W drodze na lotnisko Sin jest tak zdenerwowana, że nie może skupić się na okularach. Patrząc przez okno pociągu, zmysławia sobie, że opuszcza wyspę pierwszy raz od ośmiu lat. Wtedy był to wyjazd do południowej Hiszpanii na super tanie wakacje last minute, które zafundowała sobie i córce. Dla wii była to jak dotąd jedyna podróż samolotem. Sportowa torba z ubraniami na dwa dni z laptopem leży na półce nad jej głową. Gorączkowo grzebie w torebce: paszport, portfel, smartfon. Z trudem powstrzymuje się, by nie zadzwonić jeszcze do Wii i upewnić się, czy wszystko w porządku. Przecież wiadomo, że wszystko jest w porządku, bo dlaczego by nie? Poza tym, Wii tak siedzi na lekcji i nie mogłaby odebrać. Odprawę zrobiła za nią poprzedniego wieczora przez internet asystentka Antoniego. Ponieważ syn nie musi nadawać swojego skromnego bagażu po przybyciu na lotnisko. Idzie od razu do kontroli bezpieczeństwa Potem spotyka szefa i czendera, Którego spojrzenie powoduje, że robi się spięta Brakuje jej rad Peggy Czuje się niepewna, jakby podczas jazdy autem Przez obce miasto wysiadła jej nawigacja Postanowiła jednak, że do występów telewizji Z członkiem zarządu Frimi Nie będzie korzystać ze wskazówek swojej nowej przyjaciółki No jak, gotowa na nową przygodę? pytają, z promiennym uśmiechem Chander. Nie mogę się doczekać. Pozwól, że wezmę od ciebie tę ciężką torbę. Dżentelmen w każdym calu. Dziękuję. Stawia jej niekształtny tobołek na swojej walizeczce na kółkach. Widzę, że wziąłeś jeszcze mniej rzeczy niż ja. Stwierdza syn. Resztę nadałem na bagaż. Antony wita ją przelotnie, po czym odwraca się i kontynuuje rozmowę telefoniczną przez okulary. Mamy jeszcze czas na kawę, stwierdza Chander. Siadają więc w najbliższym barku na wysokich stołkach i zamawiają latte. Antony wciąż rozmawia. Syn musi w końcu zapanować nad swoim rozedrganiem. Jak tam dyskusja na forum Daily? pyta. Synchronizuj się z moimi okularami, mówi Chander. Syn wykonuje jego polecenia, gdy ma już przed oczami to samo co on, jej towarzysz zaczyna wyjaśniać. Jak należało się spodziewać, metadane zostały szybko odkryte. Potem ktoś wpadł też na błąd w 3 d Na szczęście poruszono ten temat jedynie jako wątek poboczny. Większość użytkowników w ogóle się nim nie zainteresowała, bo chyba wydawał się zbyt techniczny. Ale wiedeński adres IP nie pojawia się już nigdzie, stwierdza syn po chwili poszukiwania czyli zero mógł zostać ostrzeżony. — Możliwe, choć niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, na ile wnikliwie ludzie Zero śledzą te dyskusje. W końcu to są tysiące wpisów. Ruszają w kierunku bramek. Antony nadal rozmawia, Chander zaś zdejmuje okulary. Jego oczy błyszczą. — Z powodu Zero i paru innych spraw też muszę być w Nowym Jorku. — oznajmia. Chyba polecę prosto z Wiednia. Znasz Nowy Jork? Syn czuje, że się czerwieni. Nie, nigdy jeszcze tam nie byłam. To bardzo chętnie ci go pokażę, mówi z entuzjazmem. Wspaniałe miasto, naprawdę. Może zostaniesz kilka dni dłużej. Zobaczymy, czy to będzie możliwe. Mamy sporo roboty, Peggy, przemyka jej przez głowę. W samolocie przeciskają się na swoje miejsca. Klasa ekonomiczna, wzdycha ciężko, Antony. Co za bezczelność. Ale co zrobić, cięcia oszczędnościowe właścicieli? Panowie ustępują, syn miejsce przy oknie. Chandler siada na fotelu po środku. Antony wciąż jeszcze nie skończył rozmowy. Wreszcie, Stewartesa prosi go o wyłączenie telefonu. Ważniak. Roześlony, podnosi okulary na czoło i patrzy na głowy pasażerów w rzędzie przed sobą. Palcami bębni nerwowo w podłokietnik. Maszyna przyspiesza, odrywa się od ziemi. Minuty ciszy, wszyscy wciśnięci w fotele odchylają się do tyłu. Sin zaś zerka przez okno. Świat w dole staje się coraz mniejszy. A co zrobimy, jak rzeczywiście znajdziemy zero? pyta cicho syn, gdy za oknem pojawiły się już chmury. Zrobimy z nim wywiad i tyle, odpowiada równie cicho Antony. Albo z nią, uzupełnia syn. Przecież nie możemy wykluczyć, że tam są kobiety. Albo z nią. A jeśli nie będą chcieli rozmawiać, to zrobimy film i puścimy go do sieci, na żywo. Ale przecież oni są poszukiwani przez Stany. Już na nic się nie poważą, kiedy ludzie będą patrzeć im na ręce. Uprzedzam z góry, że nie chcę brać w czymś takim udziału. Syczy przez zęby syn. Wywiad? Okej. Okay. Wydanie? Nie. No dobrze, dobrze. Rzuca Antony. I tak będziemy musieli podjąć decyzję w zależności od sytuacji. Rozlega się głos pilota podającego informacje o czasie lotu i pogodzie w Wiedniu, słonecznie z lekkim zachmurzeniem. Następnie po raz nie wiadomo który wspólnie szukają jakichś punktów zaczepienia w filmikach Zero, oglądając je na laptopie Antoniego. Szczególnie starsze z nich wydają się dziś przestarzałe pod względem treści, albo wręcz przeciwnie, okazały się prorocze. Dane osobowe są nie tylko nową ropą naftową. Oznajmia człowiek o wysmarowanej twarzy pod brudnym kaskiem. Jak niektórzy, próbują przedstawiać to obrazowo, ale w niektórych dziedzinach od dawna wręcz zastąpiły klasyczny pieniądz jako walutę. Są firmy takie jak Cycoin, Freemi czy Bid.You, które zaczynają w innowacyjny sposób czynić z tego podstawę swojego modelu biznesowego. Freeze make the world go round. Zero śpiewa i tańczy jak Liza Minelli w kabarecie. Tylko poczekajcie. Niedługo ktoś wpadnie na pomysł obłożenia danych podatkiem. Pojawi się inflacja i deflacja danych. Powstaną wyrafinowane instrumenty finansowe i bańki spekulacyjne, które od czasu do czasu pękają. Cierki przechodzą mi po plecach, odzywa się syn. Czy naprawdę nie zostanie nam chociaż resztka prywatności? Daj spokój, syn wtrąca z wyrazem politowania Antony. Wcześniej czy później wszyscy będziemy musieli nauczyć się żyć ze świadomością, że świat wie o nas to i owo. Na dobrą sprawę zawsze tak było. Dorastałem w Sussex, w prawdziwej dziurze zabitej deskami. Tam każdy znał każdego, wiedział co kto robi, kto pije, kto jest chory, kto jest impotentem albo planuje jakiś interes, a dzisiaj żyje po prostu w globalnej wiosce. Ale ta dawna wioska była do ogarnięcia. To był ograniczony krąg. Co nie znaczy, że było w niej fajniej. Biada, jeśli nie tańczyłeś tak, jak ci zagrali i nie stosowałeś się do niepisanych norm. Nie poszedłeś w niedzielę do kościoła, opuściłeś święto strażaka, albo nie należałeś do rady rodziców w szkole. Anonimowość? Sfera prywatna? Zapomnij. Od ludek nie ma życia na wsi. Te wsi można się wynieść, powietrze w mieście wyzwala. Dlaczego mieszkasz w Londynie? Bo tam, w Sussex, można skończyć co najwyżej jako pastuch albo alkoholik. Albo zostać jednym i drugim. Z globalnej wioski nie da się uciec. A chcesz tego? Marzyłoby mi się takie miejsce, gdzie nikt by mnie nie podglądał. Ja nie mam nic do ukrycia, stwierdza jowialnie, Antony. Czyli jesteś strasznie nudny. Rzuca syn, ubawiona osłupiałą miną szefa. Chander na fotelu obok śmieje się razem z nią. Ile ty tak naprawdę zarabiasz? pyta syn. co to ma do rzeczy? Odpowiada jej pytaniem Antony. No powiedz, ile zarabiasz? <grytanie> <grytanie> jąka naczelny. A widzisz, a jaki jest twój ulubiony utwór? No proszę, powiedz, namawia go ze śmiechem Chander. Wiem, do czego zmierzacie. Mówi Antony z pobłażliwym uśmieszkiem. Chcecie mi udowodnić, że każdy ma swoje małe tajemnice. Przyłapałacie, mój drogi, drwi czander. Ludziom całkiem dobrze się żyło bez sfery prywatnej, dopóki sto lat temu nie wynalazł jej pewien kuty na cztery nogi mecenas. Odpowiada Antony, starając się zachować twarz. On jej nie wynalazł, tylko wtedy dopiero objęto ją przepisami prawa, sprzeciwia się syn. Przepisy prawa powstają i znikają. Sfera prywatna też nie jest wieczna. Oczy, duże i małe, tkwią w dziurkach nosa syn. W jej ustach oraz wszystkich otworach jej nagiego ciała. i chcą wniknąć coraz głębiej. Obracają się, poszeptują ze sobą, wywracają źrenice na wszystkie strony. Ich widok przyprawia syn o zawrót głowy. Pobudka! Chander trąca ją delikatnie. Zaraz lądujemy. Syn potrzebuje chwili, aby zorientować się, gdzie jest. Niemal zaraz potem maszyna siada trochę niezgrabnie na betonowym pasie. Witamy w Wiedniu. Niebo nad miastem na razie pokrywają chmury, ale jest przyjemnie ciepło. Taksówka zawozi ich do hotelu leżącego w uroczej części Starego Miasta, niedaleko miejsca, gdzie mają nadzieję znaleźć swojego podejrzanego. Syn chętnie pozwiedzałaby trochę. Praca jednak ma pierwszeństwo. Po odświeżeniu się w swoich pokojach wszyscy troje spotykają się w holu na dole. Chander czeka już na nich i wręcza każdemu mały plecak. Co w nim jest? pyta Antony. Niedługo się przekonasz, odpowiada Chander. Chodźmy już. Idą uliczkami ze starymi domami po obu stronach, aż w końcu otwiera się przed nimi rozległy plac otoczony historycznymi okazałymi budowlami. Przez wysoką bramę sklepioną łukiem wchodzą na ogromny dziedziniec barokowego kompleksu, mieszczącego między innymi dwa nowoczesne muzea, jak głoszą napisy, a także liczne kafejki na świeżym powietrzu z kolorowymi, plastikowymi siedziskami, na których setki ludzi wystawia twarzy do słońca. Między nimi spacerują turyści, dokazują dzieci, mieszkańcy prowadzą rowery. Sin czuje się jak na festynie ludowym bez kramów. Obyśmy nie musieli szukać naszego podejrzanego w tym nieprzebranym tłumie, myśli. To jest wiedeńska dzielnica muzeów, wyjaśnia Chander, oprócz tego wielkiego dziedzińca. Są jeszcze dwa mniejsze, dwa muzea, sześć restauracji i różne inne lokale. Osoba, której szukamy, zarejestrowała się z publicznej sieci WLAN właśnie w tej dzielnicy. Nie mamy szans, jęczy Antony. Przecież tu nie sposób kogokolwiek znaleźć. To jest o wiele prostsze niż myślisz, uspokaja go Czander, zmierzając w stronę baru przekąskowego o futurystycznym wystroju. Zamówmy sobie coś najpierw. Zabawne, że w Wiedniu nie sprzedają wiedeńskich parówek, stwierdza Antony. Decyduje się na kiełbaskę o jakiejś dziwnej nazwie. Syn i Chander natomiast wybierają sałatki. Siadają na szerokim, charakterystycznym dla tego miejsca wygodnym siedzisku, które właśnie zwolniła grupa młodych ludzi. Spróbujemy zrobić podobnie jak przy lokalizacji telefonów komórkowych, mówi Czander między dwoma kęsami. Wejdziemy do sieci w LAN i poczekamy, aż poszukiwany komputer też się do niej zaloguje. Będziemy wtedy wiedzieli, że jest gdzieś w pobliżu. Następnie dokonamy triangulacji. Teraz możecie otworzyć plecaki. Sin znajduje w swoim laptop jakieś urządzenie w kształcie pałki, którego nie zna i podłużną puszkę z chipsami. Nie, puszka jest pusta. Antony wyjmuje identyczne utensylia. Komputery mamy po to, żeby w razie konieczności nie musieć robić wszystkiego przez okulary. A ta pałeczka to coś w rodzaju mikrofonu kierunkowego, objaśnia dalej Chander. Możemy się rozejść w różnych kierunkach i za jego pomocą spróbować namierzyć sygnał poszukiwanego komputera. Kiedy wszyscy na niego natrafimy, musimy tylko sprawdzić, gdzie przecinają się nasze promienie. To będzie to miejsce, w którym go znajdziemy. Antena kierunkowa? Powtarza syn. Czy to nie będzie za bardzo rzucać się w oczy? Po to mamy puszki po chipsach. W nich schowamy nasze anteny. W środku są nawet wyłożone aluminium, co dodatkowo wzmocni działanie. Położysz po prostu puszkę na stoliku albo na jednym z tych śmiesznych siedzisk i zaczniesz nią powoli obracać, jakbyś się nudziła i nią bawiła. Nikt się nie domyśli, że w środku jest antena. Syn wsuwa do pojemnika po chipsach pałeczkę, która chowa się w nim cała i kładzie go przed sobą. Rzeczywiście, trudno cokolwiek podejrzewać. James Bond kontra MacGyver. Nie może wprost uwierzyć w to, gdzie jest i co robi. Ukradkiem rozgląda się dookoła. Nikt nie zwraca na nich najmniejszej uwagi. Hajtech rzuca. No co ty, oburza się Chander. Zabawka dla amatorów, coś takiego dostaniesz w każdym lepszym sklepie elektronicznym. Czy to jest legalne? Dopytuje się syn. Czy to jest nielegalne? odpowiada i pytaniem Chander. Nieważne, trzeba zrobić próbę. Wszystkie urządzenia są już skonfigurowane, musicie je tylko włączyć. Sin i Antony wykonują polecenie. Nasz podejrzany przychodzi tu zazwyczaj co dwa, trzy dni w porze obiadowej. Ostatnio był dwa dni temu. Niewykluczone, że jest dzisiaj, a jeśli nie, istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że spotkamy go tutaj jutro. Niezależnie od tego, nie zaszkodzi nam poćwiczyć triangulację już teraz. Chandler zainstalował na wszystkich laptopach oprogramowanie obrazowo ilustrujące ich poszukiwania. Na zdjęciach satelitarnych Internetowego Centrum Map trzy czerwone punkty oznaczają ich aktualne lokalizacje. Transparentne czerwonawe smugi wizualizują fale rozchodzące się od anten kierunkowych. Chandler objaśnia im symbole na monitorze. Po przekręceniu anten zauważają na nim zmiany. Następnie wszyscy troje rozchodzą się po dziedzińcu. Sin przedziera się między tłumami turystów. Wreszcie na skraju schodów prowadzących do szarego muzeum, dominującego nad tą częścią placu, znajduje trochę wolnego miejsca w pewnej odległości od grup młodzieży, które zajęły niemal całe stopnie. Antony siada po przeciwległej stronie dziedzińca w cieniu białego budynku muzeum. Chandler natomiast zajmuje miejsce na ławce w pobliżu wejścia pośrodku. Obok syn leży puszka po chipsach z ukrytą w środku anteną. Wszyscy troje pozostają ze sobą w kontakcie przez smartfony lub okulary. Gotowi? pyta czander. Syn i Antony potwierdzają. Czander informuje ich, że teraz zaloguje się do sieci i sprawdzi, czy pojawi się w niej numer szukanego terminala. Na razie nic na to nie wskazuje. Chyba go nie ma, stwierdza. Wobec tego trochę poćwiczymy. Wybiera dowolny adres Mac i uruchamia lokalizowanie. Również syn zaczyna obracać swoją puszką. W ciągu kilku minut namierzają cel. We wskazanym przez urządzenia miejscu przy stoliku jednej z kawiarni siedzą trzy młode dziewczyny i piszą coś w swoich smartfonach. Jedna z nich posługuje się naszym testowym urządzeniem, mówi Chander. Nie jesteśmy w stanie ustalić, która konkretnie, ponieważ siedzą zbyt blisko siebie. Podaje im kolejny adres. Niecałe dwie minuty później, nie mają wątpliwości, że poszukiwanego komputera używa mężczyzna z brodą siedzący na jednym z dziwnych podestów z laptopem na kolanach. Syn jest pod wrażeniem. Mimo woli bawi się puszką, obserwując jednocześnie ruch na dziedzińcu. Promienie słońca i ciepło bijące od murów sprawiają, że robi się senna opiera się o ścianę muzeum i na moment zamyka oczy. Gdy słyszy głos Chandera, stwierdza z przerażeniem, że chyba musiała się zdrzemnąć. — Słyszycie mnie? — Jasno i wyraźnie — odpowiada Antony. — Tak, ja też — potwierdza syn, lekko nieprzytomna. — Okej, OK. wobec tego zacznijcie lokalizację. Ukierunkowałem już wasze anteny na odpowiedni adres. Chander wyśledził w sieci podejrzanego, a ona to przespała. Powoli obraca puszką dookoła. Na monitorze czerwonawa smuga przesuwa się po dziedzińcu. Chander jako pierwszy natrafia na sygnał szukanego urządzenia. Zatrzymuje swój promień. Delikwent musi siedzieć gdzieś na tej linii. Sin naprowadza na nią swoją wiązkę, to samo robi Antony. Ostrożnie obraca anteną, aż wreszcie laptop daje jej sygnał. Kilka sekund później alarm podnosi również komputer szefa. — Mamy go! — słyszy jego okrzyk. Podniecona próbuje odnaleźć oznaczone na zdjęciu satelitarnym miejsce w rzeczywistości. Musi być gdzieś na środku dziedzińca. Syn gorączkowo wiedzie spojrzeniem po ogromnych siedziskach. Na jednym z nich opiera się dryblasowaty młody mężczyzna obrany w dżinsy i t-shirt, w czapce z daszkiem i okularach przeciwsłonecznych na głowie, jak wielu innych. Na jego kolanach spoczywa mały laptop. Ten gość w granatowej czapce i w ciemnych okularach? pyta Antony. Tak, potwierdza Chander. Na podestach po prawej i lewej od niego wylegują się młodzi ludzie, rozmawiają ze sobą, niektórzy dłubią coś w laptopach lub smartfonach. Standardowy obrazek. Spróbuję dostać się do jego komputera, oznajmia Chander. Może będziemy wtedy mądrzejsi. To możliwe? Pyta z niedowierzaniem syn. Jeśli nie jest zabezpieczony. Syn za pomocą okularów przybliża twarz nieznajomego. Kolejna praktyczna opcja tego urządzenia. Wbudowany cyfrowy obiektyw. Chociaż obiekt siedzi w odległości co najmniej 30 metrów od niej, wydaje się, że jest w zasięgu ręki. Ma gęste ciemne wąsy, nieogolone policzki. Sprawia wrażenie skoncentrowanego, ale dosyć beztroskiego. Od czasu do czasu odrywa wzrok od komputera, jakby nad czymś myślał. To nie jest nerwowe rozglądanie się. Ten gość czuje się bezpieczny. Jestem raczej pewny, że to jest nasz człowiek. Słyszy głos Chandera. I co znalazłeś w jego komputerze? Chcę wiedzieć Antonę. Nic odpowiada Chander. Jest perfekcyjnie zabezpieczony. Zwykły Ksiński nie robi czegoś takiego. Już samo to jest dosyć podejrzane. Jeśli w ogóle uda mi się złamać wszystkie kody i szyfry, potrzebowałbym na to ładnych paru godzin albo i dni. Ten gość dobrze wie, co robi. Mam do niego podejść i go zagadnąć? pyta Sin. – O wywiad? – Zrobimy to przez internet. – Online – oznajmia Antony. – Co? Jak to? – oburza się syn. – Przecież rozmawialiśmy, ale sytuacja się zmieniła. – Ucina dyskusję naczelny. – On się zaraz zorientuje. – Możliwe i zareaguje. Nas jest troje, a on jeden – odpowiada Antony. – Nie ucieknie nam. Chodzi o show. W końcu miała się relacjonować poszukiwania. O znalezieniu nigdy nie było mowy. – Co u diabła? – Syn przybliża twarz Antonego. Rozmawia z kimś przez swoje okulary. Potem zwraca się znowu do niej i do Chandera. Transmituję obrazy z moich okularów do Daily. Jak chcecie, możecie się podłączyć. Reżyserią zajmie się Londyn. Syn nie zrobi tego. Skonsternowana obserwuje przez okulary i smartfon, jak staje się częścią międzynarodowej transmisji na żywo. Ci durnie faktycznie nadają na żywo, pomstuje John. To nie ułatwia nam sprawy. Bąka Marten. Do tej pory obserwowali cały ten teatr przez kamery w okularach czterech ludzi CIA będących na miejscu. Zidentyfikowali gościa dosłownie tuż przed cyrkową trupą Hista, ponieważ Austriacy nie spieszyli się zbytnio z realizacją ich oficjalnej prośby o pomoc. Nie możemy sobie pozwolić na kolejną kompromitację jak w Dniu Prezydentów. Przecież nikt oprócz nas nie wie, że tam jesteśmy. Odpowiada Marten. Na tle ujęć na żywo z placu wypełnionego nieprzebranymi tłumami Hist opowiada całą historię, począwszy od 3D WIS, przez numery licencyjne do metadanych, które ostatecznie zaprowadziły ich do Wiednia. Kamera w okularach Hista przesyła się po całym placu. Pokazuje podobne obrazy do tych przesyłanych przez agentów CIA. Co ten kretyn wyprawia? Po co upublicznia swoje poszukiwania i tym samym być może ostrzega ofiarę? Również agenci są zaniepokojeni. Langley poinformowało ich o bezpośredniej relacji i teraz mają świadomość, że plac jest obserwowany na całym świecie. Nie możecie go jakoś unieszkodliwić? pyta jeden z nich. Przecież on nam psuje całą robotę. Możemy? Powtarza John, zwracając się do Martena i Luisa. Teoretycznie tak. Odpowiada Luis. Tyle, że nie tak szybko. Poza tym to nie nasza działka, tylko sprawa CIA. powinni zrobić sami, co uważają za konieczne. My możemy się tylko przyglądać. Martin coraz bardziej zły, śledzi transmisję i żałuje, że to nie on obsługuje kamerę. Hist próbuje bowiem niczym trzeciorzędny reżyser thrillera stworzyć z poszukiwań zero pełną napięcia i scenizację. Aby podnieść je dodatkowo, stosuje odwrócenie uwagi. Pokazuje scenki rodzajowe z dziedzińca. Jak będzie robił tak dalej, niedługo straci ostatniego widza, skrzeczy John. Sprawne oko Martena zauważa, że hist nie panuje jednak nad własną podświadomością. Sam się zdradza. Jego kamera raz po raz zatrzymuje się na ułamek sekundy w jednym konkretnym miejscu. Martin widzi centralnie po środku faceta z laptopem w granatowej czapce z daszkiem nad okularami przeciwsłonecznymi, którego wypatrzyli też agenci CIA. Jak długo jeszcze będziemy tu bezczynnie siedzieć? Syn pyta Chandera. Podczas gdy Antony podnieconym głosem stara się podtrzymać temperaturę relacji, młody człowiek podejrzewany przez Chandera, jak gdyby nigdy nic, pisze coś na swoim laptopie. Nie widać po nim najmniejszej nerwowości czy lęku. Syn zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem się nie pomylili. Na monitorze zmieniają się obrazy wysyłane przez Antonego na stronę Daily. Przez ułamek sekundy dostrzega nawet siebie, gdy kamera pokazuje szerokie ujęcie. W tym momencie na ekranie otwiera się okienko, w którym widzi ujęcia na żywo z Daily. Czy to też sprawka Antonego? W odróżnieniu od zdjęć widocznych na stronie Daily, anonimowa para oczu śmiga po dziedzińcu i zagląda ludziom przez ramię, podgląda ich, jakiejś dziewczynie wślizguje się za dekolt i już pędzi dalej. Powyżej widoczny jest wklejony tekst. Uwaga! Jesteś właśnie obserwowany w wiedeńskiej dzielnicy muzeów, a twoje zdjęcia wysyłane są do internetu. Czy ktoś spytał cię o pozwolenie? Godzisz się na to? Sprawcą tego jest ten człowiek Antony Hist, redaktor naczelny brytyjskiej gazety Daily. Powiedz mu, że sobie tego nie życzysz. Cholera jasna! Słyszy syn wściekłego Chandera. W okienku pokazuje się zbliżenie Antonego, stojącego po drugiej stronie placu. Po chwili ten sam tekst pojawia się w wersji angielskiej. Syn patrzy dookoła. Niektórzy obok niej, akurat pracujący na swoich laptopach czy szukający czegoś w smartfonach, zdumieni podnoszą głowy. Wielu rozgląda się z ciekawością. — Ten skurczybyk przejął wlan! — syczy Chander w okularach syn. Każdy, kto akurat jest w tym miejscu w sieci, widzi to na swoim ekranie albo wyświetlaczu. Zaczyna się wyraźne poruszenie wśród kolejnych grup osób przebywających na dziedzińcu. Wersja angielska przechodzi teraz we włoską. Coraz więcej głów zwraca się w stronę hista. Inni poszeptują między sobą, wyciągają telefony, tablety i laptopy. Antony też zaczyna nerwowo się rozglądać. Przerwij transmisję, myśli syn. Wzburzenie wśród tłumu narasta z każdą chwilą. Są już tacy, którzy wstają i ruszają ku niemu. Zauważywszy to, Antony pospiesznie wciska puszkę po chipsach do plecaka. W jego kierunku zmierzają już ludzie ze wszystkich stron placu. Niektórzy coś wykrzykują. Chander, czy możesz coś z tym zrobić? pyta Antony, poważnie zaniepokojony. Syn jest w rozterce. Jej szef sam naważył sobie tego piwa, mimo to nie chciałaby teraz być w jego skórze. Z myśliwego zamienił się w ofiarę. Na swoim laptopie ma obraz tego, co Antony widzi w okularach. Spory tłum ludzi o surowych twarzach idzie prosto na niego. Przestań nadawać, wzywa go Chander. Cały plac jest już w ruchu. Co najmniej trzysta osób się podniosło i z wartym kręgiem zaczyna otaczać Antonego. On zaś nerwowymi ruchami wskazuje na mężczyznę w czapce z daszkiem po środku dziedzińca. Do niego idźcie! Do niego! Ten człowiek jest poszukiwany przez policję wielu krajów! Na monitorze syn widać wzburzone twarze. Antony przerywa relacje na żywo. Na krótko znikają też obrazy wysyłane przez zero, ale po chwili wracają. To skurczybyk! — klnie znowu czander. Wykorzystuje kamerę internetową jakiegoś przypadkowego człowieka, tu z placu, albo jedną z kamer monitoringu. Widać Antonego, otoczonego przez zwartą masę ludzi wypełniającą już połowę dziedzińca. Z każdą chwilą przybywają nowi. Gwałtownie gestykulują, wskazując na swoje laptopy i smartfony. Wygląda na to, że nie da się ich tak łatwo uspokoić. Okulary Antonego przekazują jeszcze dźwięk. Słychać wzburzone komentarze i zarzuty wykrzykiwane w różnych językach. Niektórzy głośno domagają się wezwania policji. Kilka osób już dzwoni. Inni filmują Antonego smartfonami. Jakiś mężczyzna z długą brodą uderza w jego plecak, na co on unosi ręce w obronnym geście. Inteligentne, zauważa z uznaniem Marten. Za pośrednictwem okularów dwóch agentów CIA obserwuje wrzawy wokół Hista. Nie wszyscy wydają się agresywni. Wiele osób jest tam wyłącznie z ciekawości. Hitra riposta zero. Jeśli to rzeczywiście on, potwierdza John. Nie rozumiem skąd to całe poruszenie, odzywa się Louis. Na stronie dzielnicy muzeów cały czas na bieżąco wstawiane są relacje zwiedzających, między innymi ze zdjęciami i z wideo skąd nagle takie oburzenie z powodu akurat tej relacji? Zastanawiam się, jak długo jeszcze będzie potrzebny ktoś taki jak my, skoro ludzie już teraz sami nawzajem się monitorują i od razu reagują. Rzuca pytanie, Marten. W różnych miejscach dziedzińca, w pewnej odległości od zgromadzonego wokół Hista tłumu, stoją grupki dyskutujących ludzi. Od strony poszczególnych wejść wciąż napływają nowi turyści i większość z nich bardzo szybko też przyłącza się do dyskusji. Marten dostrzega także pierwszych mundurowych. Jedynie facet w granatowej czapce z daszkiem zdaje się nie zwracać najmniejszej uwagi na to, co dzieje się wokół niego. Bez trosko zamyka swój laptop, wkłada go do pokrowca i rusza powoli w kierunku wyjścia. I to nie najbliższego. Tylko idzie specjalnie obok angielskiej dziennikarki, która siedzi jak gdyby nigdy nic na schodach i nawet go nie zauważa. Pozwoli mu się wymknąć, prycha John, amatorka. Jak wygląda w tym mieście sytuacja z kamerami? Martin pyta Luisa. Nie najlepiej, odpowiada jego sąsiad. Mamy wprawdzie dostęp do kamer monitoringu w metrze, na dworcach kolejowych i dozoru ruchu drogowego, ale ich zasięg nie jest duży. A jak możemy się do nich dostać? Luis parska śmiechem. Przecież nawet Anonymous się do nich dostał. Kilka lat temu publicznił e-maile austriackiej policji, w których przesyłano funkcjonariuszom niezaszyfrowane hasła do kamer dworcowych. Co prawda rzecznik policji wyjaśniał potem, że to były tylko hasła testowe, ale sam wiesz jak to jest. Martin uśmiecha się w duchu. Owszem, dobrze wie jak to jest. Mimo to nie musi się martwić, bo czterech agentów CIA idzie za podejrzanym w różnych odległościach. Syn obserwuje młodego mężczyznę w czapce, jak przechodzi zaledwie kilka metrów od niej. Gdy tylko zaczął kontratak, ani na chwilę nie spuściła go z oczu. Sądząc po wzburzeniu Chandera, nie ma wątpliwości, że to właśnie on wywołał ten bunt. Szacunek. Jego nonszalancka postawa robi na niej wrażenie. Syn udaje, że go nie widzi, kiedy ją mija. On zwiewa, informuje Chander szeptem, choć wcale nie jest to konieczne, bo Zgiełk na dziedzińcu zagłusza wszystko. Syn chce mu odpowiedzieć, ale w tym samym momencie zgłasza się, Antony. Nie mogę się stąd wydostać, skarży się. Chyba zaraz będę potrzebował pomocy. Policja już jest w drodze, odpowiada Chander. Bardzo śmieszne. Mówię poważnie. Chyba jest nawet tutaj, ale nie martw się, nie robiłeś nic nielegalnego. Bądź po prostu miły. Spotkamy się potem w hotelu. Syn i ja postaramy się nie zgubić tego typa. Syn? To znaczy, że powinna dołączyć do pościgu. Anton musi jakoś sam wydostać się z opałów. Moglibyście nadawać to online! woła jeszcze za nimi. Jeśli ten typ nie nosi inteligentnych soczewek, a wątpię, żeby je miał, bo na razie istnieją tylko wersje prototypowe. Wobec tego nie wie, że jest śledzony, stwierdza Will. Te jego okulary przeciwsłoneczne to nie jest żaden terminal, tylko całkiem normalne okulary. Ale jego kumples zero na pewno mają na wszystko oko i go informują, zauważa Alice. Will przygląda się, jak jej usta dalej się poruszają, jakby chciała zakląć przeznaczenie niemą modlitwą. Ona naprawdę się przejmuje, myśli rozbawione. W Nowym Jorku jest jeszcze dosyć wcześnie, a oni siedzą już w biurze Willa i wgapiają się w ścianę z monitorami. Za pośrednictwem streamingu przekazywanego z kamery Chandera Argawala na stronę Daily widzą plecy ściganego. Idzie wąskimi uliczkami wśród domów zdających się pamiętać wiele stuleci, jakie można spotkać tylko w Europie. Szander w przeciwieństwie do Hista nie zadaje sobie trudu, żeby dodawać jakikolwiek komentarz, a Bonsant chyba w ogóle nie nadaje. Rozchwiane obrazy ilustrujące pościg oraz brak pewności, czy ścigany jest świadom, że ma za sobą cienie, a także pytanie, czy uda mu się uciec, tworzą atmosferę napięcia. Teraz, mówi Alice wskazując na monitor. Mężczyzna wyjmuje smartfon i przykłada go do ucha. Rozmowa jest krótka. Z powrotem chowa telefon i idzie dalej. No, ciekawa jestem, mam rocze Alice. Zakładamy się, czy dostał ostrzeżenie? Najwyraźniej jeden z techników w Londynie przejął reżyserię relacji. Na monitorze bowiem pokazuje się teraz Antony, który znowu uruchomił swoje okulary. Wciąż jeszcze otoczony jest przez grupę ludzi, wśród nich są już dwaj policjanci w mundurach. Rozmowa z redaktorem naczelnym Daily odbywa się w bardzo uproszczonej wersji angielskiego. Will nie rozumie wszystkiego. Antony pokazuje im zawartość swojego plecaka: laptop, puszka chipsów. Sprytnie zdążył ją wcześniej zamknąć, ponieważ w swoich relacjach nie wspominał ani słowem o antenach. Funkcjonariusze niczego nie podejrzewają. Obraz się kołysze i nagle widać twarz Antonego. Jeden z mundurowych musiał chyba włożyć okulary. Pacet w czapce wystawił ich do wiatru, bąka Alice. Ktokolwiek w Londynie zarządza transmisją, w tym momencie przełącza znowu na Chandera. Jego okulary pokazują już większe budynki przy szerszej ulicy, którą po środku jedzie tramwaj. Mężczyzna w granatowej czapce przyspieszył kroku. Raz po raz znika między przechodniami. Ścigający zachowują odpowiedni dystans, aby go nie zgubić. Will równolegle śledzi reakcje w portalach społecznościowych. Na Twitterze i FreeMi setki osób z całego świata przedstawiają już swoje spojrzenie na zaistniałą sytuację. Oczywiście fanów faceta w czapce jest zdecydowanie więcej, stwierdza Will. Dodają mu otuchy i ostrzegają, inni pomstują na ścigających, część używa niecenzuralnych określeń, są tacy, którzy nawet im grożą. Tramwaj zatrzymuje się na przystanku, gość w czapce wsiada. Obraz faluje, robi się nieostry, rozpikselowany. Chander biegnie, słychać jego przyspieszony oddech. Ciemna dłoń wciska się między zasuwające się skrzydła drzwi, odciąga je. Wagon jest pełen. Will na próżno wypatruje granatowej czapki. Jest w pierwszym wagonie, mówi Alice. Zdaje się, że Chander też to zauważył. Przepycha się między pasażerami do przodu. Na najbliższym przystanku wysiada, rozgląda się, sprawdza. W kadrze pokazuje się Cynthia Bonsant. Zaraz znika. Przesiadają się do pierwszego wagonu. Kiedy drzwi się zamykają, ktoś wyskakuje w ostatniej chwili przed nimi drzwiami. Młody mężczyzna w czapce z Daszkiem. Stary trik. Chander po raz drugi wkłada rękę między zasuwające się drzwi. Też wyskakuje. Teraz sprawa jest jasna. Will i inni widzą z perspektywy Chandera, jak mężczyzna w granatowej czapce stoi jakieś dziesięć metrów dalej i bezceremonialnie lustruje Hindusa, podczas gdy tramwaj ze stukotem odjeżdża z przystanku. Następnie się odwraca i zaczyna biec. Co to nam da? dyszy syn. Cholera zupełnie nie ma formy, długo tak nie wytrzyma. Na szczęście w okularach pokazuje się plan miasta z zaznaczonym miejscem, gdzie się teraz znajduje. To nas donikąd nie zaprowadzi, wyrzuca z siebie, łapczywie chwytając powietrze. A przecież nie wolno nam go aresztować. Czander nie odpowiada. I słusznie powietrze jest mu potrzebne, żeby mógł biec, a nie gadać. Przebiegli może około dwustu metrów, a uda już ją niemiłosiernie bolą. Mężczyzna omija jakiś rower i po chwili błyskawicznie przemyka na czerwonym świetle przez skrzyżowanie. Trąbienie klaksonów, pisk opon. Laptop w dłoni przeszkadza mu. Kiedy dobiegają do skrzyżowania, zapala się zielone. Syn poznaje po sylwetce mężczyzny, że też jest zmęczony. Cofa ramiona, głowę odchyla na plecy, biegnie wolniej, ogląda się za siebie. Syn coraz bardziej zostaje z tyłu, podczas gdy odległość między nim a Chanderem stopniowo się zmniejsza. Nagle ku jej zaskoczeniu wymijają ją szybko dwaj mężczyźni, jakby oni też pędzili za facetem w czapce. Gdy on właśnie na ułamek sekundy się odwraca, z drzwi domu obok wychodzi jakaś kobieta. Oboje wpadają na siebie z impetem, kobieta zatacza się i niemal traci równowagę, ale w ostatniej chwili chwyta się muru domu. On potyka się i upada. Puszcza laptop. Trochę zdezorientowany wstaje, rozgląda się za komputerem, który w pokrowcu ześliznął się z chodnika pod zaparkowane obok auto. Kobieta podnosi krzyk. Chander i dwaj mężczyźni są już prawie przy niej. Tamten coś woła, gdy dostrzega swoich prześladowców, gorączkowo szuka laptopa. Widzi go, ale w tym momencie dopada go Czander. Wyciąga rękę do jego twarzy, chce ściągnąć mu okulary i czapkę. Mężczyzna się broni. Po krótkiej szamotaninie wyrywa się i puszcza pędem przed siebie, ścigany przez tamtych dwóch. Chander ciężko dysząc patrzy za nimi, następnie przeprasza kobietę, która zaraz odchodzi, a on grzebie w swoim plecaku i coś z niego wyciąga. W tym momencie dociera do niego syn. Jest zlana potem. Chander trzyma w dłoni urządzenie wielkości myszy z dwoma śmigłami. To teraz zabawimy się w dziennikarstwo powietrzne. Rzuca to coś w górę. Dziwny helikopterek wznosi się coraz wyżej. Syn spogląda na smartfon w drugiej ręce czandera. Zdalne sterowanie, wyjaśnia. Czy to jest dron? Dziwi się syn. Poręczny, prawda? A w środku ma coś takiego, czego zero użył w swojej akcji podczas dnia prezydentów. Bardzo łatwy do nawigowania. Skąd go masz? Dopytuje. Coś takiego dostaniesz bez problemu w internecie, w dobrych sklepach z zabawkami albo z urządzeniami technicznymi. Przesuwa kciukiem po wyświetlaczu telefonu. Na obrazach z kamery tego małego latającego ustrojstwa błyskają symbole nawigacji. Widać na nich ulice, na której stoją. Syn rozpoznaje Chandera i siebie widzianych z góry. Na najbliższym skrzyżowaniu miga chyba granatowa czapka. Dwaj mężczyźni są kawałek za nim. I to jest legalne? Pyta syn. Dopóki ten gruby trzmiel będzie pozostawał w zasięgu naszego wzroku i nie sfilmujemy ani jednej osoby z bliska, zachowujemy się jak ekipa telewizyjna na deptaku. A kim są ci dwaj faceci? Nie mam pojęcia. Dziennikarstwo powietrzne. Ten cynizm przyprawia synom mdłości. Powinna była nie ruszać się z dziedzińca. Cała ta nagonka zupełnie jej nie odpowiada. Czy mogłabyś wyjąć laptop spod samochodu? Prosi ją Chander. Myślę, że znajdziemy w nim sporo interesujących rzeczy. Przecież nie możemy go sobie tak po prostu zabrać. On nie należy do nas. Później ewentualnie oddamy go policji, ale najpierw sprawdzimy, co w nim jest. Syn niechętnie schyla się i wyciąga komputer z pod auta. Chander natomiast dalej śledzi chłopaka, nie odrywając wzroku od wyświetlacza swojego smartfonu. Syn nie jest w stanie nic na nim rozpoznać. Chodnik wzdłuż ulicy wygląda z góry jak usiany mrówkami. Jedna z nich pędzi przed siebie, ścigana już nie przez dwie, ale cztery inne. Nagle stają im na drodze kolejne trzy, którym co prawda nie udaje się zatrzymać tamtych czterech, ale skutecznie je wyhamowują. Dobrze przynajmniej, że syn nie musi już biec. Wyczerpana powłóczy nogami obok czandera z obcym laptopem pod pachą. Bezwolna uczestniczka. Dosłownie. Co ona tak naprawdę tu robi? Sama nie wie, dlaczego nagle ogarnęły ją skrupuły przed wydaniem tego faceta. Przecież Zero nie zawahał się i skompromitował ją przed całym światem na wideo po śmierci Adama. Mimo to, czterech przeciw jednemu to nie fair. Poza tym ci obcy faceci wydają się jacyś podejrzani. O co tu chodzi? Znowu dzwoni, Mam rocze Chander. Chętnie bym się dowiedział, kto jeszcze go ściga. Czy ktoś nam pomaga? A może to agenci, którzy chcą go dorwać po akcji z prezydentem? To na jego miejscu dodałbym jeszcze gazu. Jeśli syn go dobrze zrozumiała, stracili z oczu swój dron, który najprawdopodobniej szybuje gdzieś nad boczną uliczką. Obraz na smartfonie Chandera faluje bez przerwy. Albo brakuje mu wprawy w obsłudze takich urządzeń, albo ten mały gadżet jest wyjątkowo wrażliwy na podmuchy wiatru, bądź jedno i drugie. Cholera, on biegnie do metra, krzyczy Chander i natychmiast puszcza się pędem do przodu. Syn nie widzi żadnej stacji metra, rusza szybszym krokiem, nie siląc się na to, żeby dogonić swojego towarzysza. Właśnie znika jej z oczu za rogiem. Kiedy ona dociera w to miejsce, on jest już pięćdziesiąt metrów dalej. Do stacji metra zostało jakieś trzysta metrów. Oprócz Chandera w tym samym kierunku biegnie jeszcze kilka osób, co najmniej szóstka. Młody mężczyzna natomiast zniknął już pod ziemią. Chander zatrzymuje się przed schodami w dół i pospiesznie wstukuje coś w telefonie. Potem schyla się, obraca. Syn domyśla się, że próbuje ściągnąć dron. Na próżno jednak podskakuje jak najwyżej, wyrzucając ręce w górę. Syn dławi się od śmiechu. Że powinnam przez okulary przesłać tę scenkę na żywo na stronę Daily? Zastanawia się, ale nagle słyszy za sobą groźne brzęczenie. Schyl się! wrzeszczy Chander. Najpierw czuć niespodziewany podmuch, a zaraz potem dron roztrzaskuje się na kawałki kilka metrów dalej na asfalcie. Szyt! Chander w pośpiechu zbiera jego szczątki i zbiega na stację metra, pokonując po dwa stopnie. Sin rusza za nim, wpychając laptop do plecaka, który robi się jeszcze cięższy. Udało Wam się dojść, kto do niego zadzwonił i go ostrzegł? Chce wiedzieć John. Nie, odpowiada Louis. Karty prepaid, nie przypisane nikomu. barten przeklina pod nosem. Ciekawe, dokąd on się teraz wybiera. Na monitorach drżą rozkołysane niewyraźne obrazy. Na wszystkich widoczny jest młody mężczyzna w granatowej czapce, widziany od tyłu z różnej odległości. Wychodzi ze stacji metra po drugiej stronie, na pełną przechodniów ulicę ze straganami po lewej i po prawej. Waha się przez moment, co ich ludziom daje szansę na zmniejszenie dystansu. Zaraz jednak znowu puszcza się pędem przez parking, aż w końcu znika za jakimś ogrodzeniem, jakby schodził gdzieś w dół. Gdy agenci jej dobiegają na miejsce, Marten dostrzega między dwiema ulicami coś w rodzaju głębokiego, wybetonowanego koryta rzeki. Wienflos wyświetlają mu okulary. Agenci schodzą po drabince. Koryto wpada do tunelu. Wbiegają do niego i rozmywają się w ciemności. Słychać echo ich kroków. Ich postacie rzucają najpierw długie cienie na ścianie, a potem Marten rozpoznaje jedynie niewyraźne zarysy. Kamery przy okularach nie są dostosowane do takich warunków świetlnych. – I co teraz? – szepcze Marten. – Trzeci człowiek czy co? – z kilkusekundowym opóźnieniem Daily pokazuje identyczne obrazy. Pewnie transmituje je ten Hindus. Agenci CIA są na nich całkowicie niewidoczni w ciemnościach. Jego kamera jest zbyt kiepska, by sprostać tak raptownej zmianie warunków. Tam przynajmniej nie będzie widzów, rzuca John. Miejmy nadzieję, mówi Martin. Chyba żartujesz. Jęczy syn, gdy czander znika w tunelu. Wybetonowane koryto ma szerokość około dziesięciu metrów. Po lewej i po prawej stronie wznoszą się wysokie ściany. Syn czuje się między nimi jak okruch. W środkiem płynie szeroki, może na dwa metry i niespełna pół metra głęboki strumień. Razem z nim za nieznajomym pędzi już około trzydziestu osób. Syn nie ma pojęcia, kim są ci ludzie, ani czego od niego chcą. Cała ta zgraja zdobywa razem z nią tunel, w którym echo kroków i głosów zlewa się z szemraniem wody. Wszyscy mają okulary, jak przypuszcza syn, inteligentne, albo trzymają smartfony w dłoniach, którymi prawdopodobnie filmują. Małe ekraniki świecą niczym robaczki świętojańskie. U jej zaskoczeniu nie jest całkiem ciemno. Z przodu odkrywa światło pod stropem nieco dalej jeszcze jedno. Dzięki niemu. Rozpoznaje sylwetki innych ścigających, którzy powoli zostawiają ją w tyle. Po chwili okazuje się, że to nie lampy, tylko kratki kanalizacyjne, przez które przesącza się z góry słabe światło dnia. W regularnych odstępach po obu stronach szerokiego kanału wpada woda z ujść mniejszych koryt. Syn woli nie myśleć, co ze sobą niesie. Na szczęście na razie czuć tylko wilgocią i stęchlizną. Ktoś popycha ją mocno. Cyn przewraca się do wody, słyszy echo własnego krzyku, wyczuwa pod rękami i stopami dno, twarz zanurza się pod powierzchnią. Woda nie jest głęboka, ale podłoże śliskie. Wstrzymuje oddech, zaciska mocno usta, znajduje oparcie pod kolanami i dłońmi, aby podczągać się do brzegu, gdy nagle kolejne uderzenie wciska jej głowę pod wodę. Desperacko wymachuje rękami i szarpie się, by pozbyć się ciężaru ze swojego karku. Woda wdziera się jej do nosa, do ust, łapie się czegoś, co wydaje się czyimś ramieniem, wpija w nie palce, mając nadzieję, że ten ktoś ją wyciągnie. Tymczasem brutalny chwyt w nadgarstku pozbawia ją złudzeń. Na dodatek coś jeszcze uciska jej plecy. Panice syn wierzga nogami i wali na oślep rękami, osuwając się coraz niżej na śliskie dno. Ma wrażenie, że ktoś kładzie się na niej całym ciężarem i za wszelką cenę nie pozwala się wynurzyć. Brak jej powietrza. Płuca zaraz się rozerwą. Wie, że za kilka sekund może stracić świadomość. Widzi twarz wi, próbuje coś powiedzieć. Ostatkiem sił, jakie jej zostały, rzuca się w bok. Ciężar na plecach nie ustępuje. Przyciska ją jeszcze mocniej do podłoża. Syn nie potrafi już odróżnić, gdzie jest góra, gdzie dół. Nagle przed oczami robi się jaśniej, mięśnie się rozluźniają. Zaraz będzie oddychać, głęboko i długo. Nie czuje już żadnego ciężaru. Unosi się, szybuje, słyszy muzykę. Skrzypce, fortepian, flet i miękki, męski głos śpiewa o wiatrakach. W blasku popołudniowego słońca kroczy po łące pełnej kwiatów, jak w filmie o miłości z lat siedemdziesiątych. Miękkie, białe, ulotne aksamity i błyszczące owady towarzyszą jej bezgłośnie w drodze do raju. Marten ma przed sobą czarny obraz. Ich agenci i inni prowadzący transmisję biegną przez podziemną hale pełną filarów, schodów, stopni, różnych wejść i wyjść, o ile dobrze rozpoznaje, ponieważ kamery okularów nie są dostosowane do takiego oświetlenia. Poza tym coraz częściej połączenie ulega zerwaniu. To wygląda jak któryś z labiryntu weszera, stwierdza John. Jeśli ten gość zna to miejsce i ma w nim rozeznanie, nie dopadniemy go, prorokuje Marten. Oprócz ich agentów po podziemiu błądzi jeszcze co najmniej dwadzieścia kilka osób i ciągle pojawiają się kolejne. Co to w ogóle za ludzie? Dziwi się John. Inne tajne służby, które też szukają zero? Tylko darowały sobie uzgodnienie tego z nami? Raczej mi wyglądają na myśliwych amatorów. Może poszukujący zero, chcą skorzystać z jego nowej popularności. Dywaguje Marten. Albo to jego fani, którzy próbują powstrzymać tych, którzy go ścigają. Obrazy na stronie Daily nie wyglądają wcale lepiej. Migoczą na ekranie przerywane co rusz sekwencjami absolutnej czerni Ciemne cienie i zarysy trudno przypisać jakimś konkretnym postaciom Wszyscy dobiegają do labiryntu schodów Owczy pęd, myśli Marten. Jeden biegnie za drugim, choć pewnie każdy stracił już z oczu tego, za którym pędzą Nie wygląda to najlepiej Niech pan puści jeszcze raz ten moment, kiedy nasz znajomy w granatowej czapce gubi laptop, poleca John. Louis zapisał całe nagranie, cofa się do miejsca, gdy młodemu mężczyźnie wyślizguje się z rąk komputer i wpada pod samochód. Nasi ludzie najzwyczajniej w świecie tego nie zauważyli. Pojękuje John. Na kolejnych, niewyraźnych kadrach trudno rozpoznać, czy hindus albo dziennikarka sięgnęli po niego. Zabrali go czy nie? Tak czy inaczej widać, że mężczyzna nie ma już laptopa. Co prawda, w Langley zauważyli ten incydent i natychmiast kazali jednemu z agentów zawrócić, lecz kiedy dotarł na miejsce, pod samochodem niczego już nie było. Ci z Daly na pewno nie przepuścili takiej okazji stwierdza Martin. A może znalazł go jakiś przypadkowy przechodzień? zastanawia się Louis. Będą musieli to potem sprawdzić. Na monitorze martena rozbłyskują światła. Jakiekolwiek obrazy dochodzą już tylko z dwóch par okularów. Przez szum wody i trzaski wynikające z zakłóceń transmisji słychać podniesione głosy. A w ladym świetle czyjegoś smartfonu widać, że dochodzi do jakiejś przepychanki albo bójki. Co się stało? Pyta John. Złapali go? To mi raczej wygląda na kłótnie między różnymi grupami ścigających zauważa Marten. Dwóch agentów szamoce się z obcymi osobami. Ludzie, opamiętajcie się, choć jesteście w cuchnącym kanale środkowej Europy, denerwuje się John. Cały świat na was patrzy. To nie on, mówi Alice. Will nie widzi niczego poza cieniami poruszającymi się nerwowo oraz palcami wskazującymi w różnych kierunkach, a oprócz tego słyszy urywane nawoływania i ich echo. No to macie swoją promocję! Odzywa się za ich plecami Karl, który wszedł niepostrzeżenie do salki. Przez kilka minut na monitorze panuje podejrzany chaos, a na dodatek towarzyszy mu niezrozumiały hałas. Kim są ci wszyscy ludzie? pyta Karl. Wyglądają mi na mędrków, którzy nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem mówi Will. Brawo! syczy zjadliwie Karl. Teraz to naprawdę przypomina ściganego. Will przełączy okulary na media społecznościowe Daily i również te obrazy przerzuca na monitor. Co sekunda pojawiają się nowe komentarze, podobnie jak na głównej stronie gazety. Są już dziesiątki tysięcy wpisów od początku transmisji próbuje przekonać Karla. W większości ludzie kibicują ściganemu. Wiele stacji telewizyjnych pokazało te zdjęcia. Na niezliczonych stronach internetowych ludzie piszą blogi na żywo. To mi przypomina nagonkę na sprawców zamachu podczas maratonu w Bostonie w 2013, rąca Alice. Jak mieszkańcy i zupełnie przypadkowi ludzie z całego świata, godzinami twitowali, blogowali i publikowali zdjęcia nocnej strzelaniny w Watertown, interpretowali doniesienia policji, dyskutowali, a przede wszystkim rozpowszechniali plotki, różne informacje na niekorzyść podejrzanych. Otrząsa się. Wolę nawet nie myśleć, co zrobiłaby ta wirtualna wataha, gdyby wtedy w jej prawdziwe ręce dostała się jedna z tamtych osób. Niektórzy uważali, że to był ostateczny koniec klasycznych mediów i ich sposobu relacjonowania, mówi Will, albo nowoczesne wydanie o widiuszowskiej famy. Oponuje Alice. Choć Will powinien być bardziej niż zadowolony, narasta w nim jednak niemiłe uczucie. Coś w całej tej sprawie jest nie tak. Myśli. Lecz na razie nie potrafi stwierdzić co. Nie widzę nikogo przed nimi, zauważa Alice. Wydaje mi się, że oni go zgubili. Na szczęście, dodaje. Dlaczego? pyta Karl, zaciskając powieki. Alice spogląda na niego zirytowana. Bo to by oznaczało koniec naszej promocji, wyjaśnia. Od uderzenia w żołądek syn napływają łzy do oczu. Z głową w dół zwisa z czegoś w rodzaju belki. Kaszląc i dławiąc się, wyrzuca z siebie potoki wody. Jeszcze jeden cios w brzuch. Kolejna kaskada. Z trudem łapie oddech, krztusi się, rzęzi i zachłystuje, pluje i wymiotuje wodą, podczas gdy czyjeś dwa silne ramiona oplatają jej tułów i pomagają się podnieść. Będąc na czworakach, powoli dochodzi do siebie. Pod kolanami i dłońmi czuje zimne i mokre kamienne dno kanału. Ktoś dotyka jej pleców. Syn odruchowo się cofa. Lepiej pani? pyta cicho męski głos dziwnym angielskim. Proszę się nie bać, nic pani nie zrobię. Ten typ, który panią podtapiał, zwiał z paroma porządnymi guzami. Syn nie potrafi zidentyfikować tego osobliwego akcentu. W końcu siada i podnosi wzrok. Po wąsach i granatowej czapce rozpoznaje przed sobą mężczyznę, którego ścigali. Czego on od pani chciał? Pyta nieznajomy, ciężko dysząc, wydaje się spięty. Cyn jedynie kręci głową. Nie ma pojęcia. A gdzie, gdzie jest reszta? Pyta, sapiąc. Pobiegli w złym kierunku, szepcze mężczyzna, po czym pomaga jej wstać. Sin poddaje się bez oporu, on zaś ciągnie ją w jakiś wąski korytarz, z którego odbija dwa razy w bok, aż w końcu zatrzymują się w niedużej niszy. Jego twarz skrywa ciemność. Jedynie kształt głowy rysuje się niewyraźnie w mroku rozjaśnionym przez ledwie dostrzegalne światło od tyłu. Dziękuję, bąka syn równie cicho jak on. Zdaje się, że uratował mi pan życie. I to po tym wszystkim, co zrobiliśmy. Drży na całym ciele. Mężczyzna rusza dalej korytarzem, ciągnąc ją za sobą. Niewykluczone, że to pani mnie uratowała. Ja powinienem dziękować. Oprócz pani gonili mnie jeszcze inni, i to całkiem innego kalibru prawdopodobnie amerykańskie służby. Gdyby nie wasza publikacja, nic bym nie wiedział. Kto by przypuszczał, że ci z Wonder Vision mają taki cholerny apetyt na dane. Idziemy dalej. To pan nie śledził dyskusji na ten temat na forach Daily? Pyta syn, potykając się za nim. Nie sposób śledzić wszystkich. A były jakieś na ten temat? Owszem. No cóż, jeszcze raz się udało. Docierają na miejsce, w którym tunel rozwidla się na dwa mniejsze. Mężczyzna wyciąga do niej rękę, rozglądając się nerwowo. Proszę mi zwrócić komputer. Kiedy syn nie reaguje, uzupełnia szybko. Choć po tej podwodnej kąpieli pewnie i tak do niczego się nie nadaje. Syn dopiero teraz poczuła, że rzemienie plecaka, o którym zupełnie zapomniała, wpijają jej się w ramiona. Zdejmuje go i otwiera. Wszystko w nim jest tak samo mokre jak ona sama. Podaje mu laptop. Uzmysławia sobie jednocześnie, że podczas walki z napastnikiem z pewnością zgubiła okulary. A komórka, tkwiąca w kieszeni spodni, raczej też przestała działać. Czyli to pan jest zero? Albo należy pan do tego ruchu? Musimy się stąd wynosić, zanim ktokolwiek tu wróci. Najwyraźniej nie tylko mnie mają na celowniku. Niech pani idzie za mną. Syn ciągle jeszcze czuje, jakby nogi wrosły jej w ziemię. Czy powinna zaufać temu człowiekowi? A może to on próbował ją utopić? Nieznajomy zaczyna iść, lecz gdy zauważa, że ona się waha, przystaje i czeka. Cyn stoi opartą o chłodną i wilgotną ścianę. W końcu jednak rusza za nim. Trzęsie się z zimna. Przemoczone ubranie klei się do ciała. Chyba jestem w szoku, przemyka jej przez głowę. Jest to jedna z niewielu jasnych myśli, na jakie ją stać w tym momencie. Po dziękowaniu powiem coś pani. Odzywa się cień przed nią, gdy po omacku posyłają się do przodu. Ale pod warunkiem, że nikomu pani tego nie przekaże. W żadnym razie przez telefon ani e-mailem, czy inną drogą elektroniczną. Sin idzie ostrożnie, cały czas czujna, nic jednak nie wskazuje na to, by mężczyzna chciał ją zaatakować. Tak czy inaczej, nie jest w stanie zapamiętać drogi, którą pokonują. Ucieczka nie miałaby więc najmniejszego sensu. Obiecuję. Mówi. Zapowiedź usłyszenia jakiejś tajemnicy obudziła w niej zawodową ciekawość. Poza tym pozwoliła na chwilę zapomnieć o lęku. Antony Heast i Daly podjęli poszukiwania zero, przystawszy na propozycję firmy o nazwie Shield. Mają za to dostać miliony. Tymczasem Shield to tylko przykrywka, ale tego nie wie ani wasz naczelny, ani wasz dział reklamy. A kto się kryje za Shieldem? Pieniądze pochodzą tak naprawdę od Frimi. Syn potyka się. Pod jej stopami rozlega się pisk. Krzyczy przerażona. To szczury, wyjaśnia mężczyzna i przystaje. Syn nieruchomieje. Gdy nieznajome chwyta ją za ramię, cofa się, lecz on trzyma ją mocno i ciągnie za sobą. Po co? Dlaczego Frimi to robi? Gdy widzi, że syn się nie opiera, puszcza jej ramię, wciąż idąc dalej. Ten silny uścisk wyostrzył jej zmysły. Nieustające relacje na temat zero przysparzają FRIMI użytkowników skuteczniej niż jakiekolwiek inne akcje promocyjne. To nasze poszukiwania mają służyć reklamie FRIMI? Hist jest przekonany, że to promocja firmy Shield. Na jedno wychodzi, skąd pan to wszystko wie? Mam swoje źródła, ale aby nie narażać ich na niebezpieczeństwo, nie wolno pani powiedzieć o tym nikomu. Nikomu słyszy pani. Pomyślałem jednak, że pani może się to przydać. Jasne, syn potyka się znowu. Nagle sobie przypomina. Dzisiaj rano mój przyjaciel chciał mi opowiedzieć coś o Frimi, tylko wolał nie mówić tego przez telefon. Zdaje się, że to było coś ważnego. Czy mogło chodzić właśnie o to? Syn wpada na mężczyznę, który nagle zatrzymuje się tuż przed nią. Mało prawdopodobne ocenia. Niczego nie zasugerował? Nie. To o co mogłoby mu chodzić? Jej przewodnik znowu rusza przed siebie. Nie mam pojęcia. Odgłosy popiskujących szczurów w pobliżu już jej nie płoszą, ponieważ jest pochłonięta własnymi myślami. Gdy młody mężczyzna wchodzi do kanału niewiele szerszego od jego ramion, syn znowu zaczyna się bać i mieć wątpliwości. Kiedy stąd wyjdziemy? Pyta. Jej głos brzmi nienaturalnie wysoko. Jeszcze dwie minuty. Sin posuwa się za nim między wilgotnymi ścianami. Wybrano Daily ze względu na panią. Frimi zależało na tym, aby to właśnie pani relacjonowała poszukiwania Zero. Ja? Sin aż przystaje ze zdziwienia. Dlaczego? Została pani wytypowana. Przez program. Jako osoba najbardziej nadająca się do realizacji celu w tym konkretnym momencie to absurd. Mówię to, co wiem, odpowiada mężczyzna. To dlatego Antony mnie nie zwolnił, myśli syn. Docierają w końcu do szerszego przejścia, na którego końcu syn z ulgą dostrzega światło. Tam może pani wyjść, mówi jej towarzysz. A pan? Ja pójdę inną drogą. Oznajmia i cofa się w ciemność. Skąd? Jak? Można się z panem skontaktować, woła za nim. On jednak już zniknął. Po chwili ucicha chlupot stóp brodzących w wodzie i słychać już tylko monotonne, delikatne szemranie. Ten komputer jest niezbędny, stwierdza John, sięgając po telefon. Najpierw spróbujemy załatwić to drogą służbową. Wybiera numer oficera łącznikowego w Interpolu przedstawia mu pokrótce wydarzenia w Wiedniu. Członkowie Zero są poszukiwani z powodu utworzenia przestępczego stowarzyszenia i przypuszczalnej działalności terrorystycznej wyjaśnia. Musimy natychmiast mieć w Wiedniu policjantów, którzy wykonają międzynarodowy nakaz aresztowania. Najważniejszym tropem prowadzącym do podejrzanego jest komputer, który może być teraz w rękach trzech osób, albo został oddany jako przedmiot znaleziony. Podaję mu nazwiska i adres hotelu Hista, Argawala i Bonsand. Później prześlemy wszelkie oficjalne dokumenty. Chodzi nam o wdrożenie jak najszybszej ścieżki postępowania. Nie wiem, co da się zrobić, odpowiada jego rozmówca. Bez oficjalnego zlecenia? Cholera, przecież mówię, że doślemy. Teraz po prostu nie ma na to czasu. Doskonale się pan orientuje, jak to jest z kolegami z innych krajów. Wiem, ale przecież nie pierwszy raz trzeba działać w przyspieszonym trybie. Niektórzy partnerzy europejscy nie mają o nas zbyt dobrego zdania. To będą mieli o wiele gorsze, jeżeli na własnej skórze poczują skutki swojej krnąbrności. Niech im pan to uświadomi. I ciska słuchawkę. Najwyższa pora, żeby ludzie z CIA w końcu się czymś wykazali, skoro zawalili już całą resztę. Zirytowany bębni palcami o blat stołu. – Co za tempaki! – warczy. Relacja na stronie Daily straciła już na uroku, co najwyraźniej stwierdzili także reżyserzy transmisji w Londynie. Raz po raz na ekranie widoczny jest Antony Hist, który obserwuje liczne radiowozy austriackiej policji i jednocześnie opowiada, jak to funkcjonariusze w mundurach próbują zapanować nad sytuacją w podziemiach. Gdy kolejny utytłany błotem mężczyzna wypełza z otworów ziemi, natychmiast przejmuje go kilku policjantów i prowadzi do jednego z radiowozów. Po spisaniu personaliów zostaje puszczony wolno. Odzywa się zabezpieczony przed podsłuchami telefon Johna. To Erben. Prezydent nie ma nic lepszego do roboty i ogląda historię z Wiednia. Byliśmy tam? John odchrząkuje. Tak. Z sukcesem? Nie mam jeszcze meldunku. Mam nadzieję, że nie dojdzie do drugiej kompromitacji w ciągu zaledwie kilku dni. Erwin kończy rozmowę bez słowa pożegnania. John odkłada telefon. Na monitorach nie widać nic nowego. Niech to szlak! kipi. Jeśli ten młody typek należał do zero, to właśnie nam czmychnął. A wszystko przez tych kretynów z Daily. Coś takiego nie może się już nigdy zdarzyć. Naśle na nich naszych brytyjskich kolegów. Już oni będą się mieli spyszna. Z, z furią zwraca się do Luisa. Macie coś w końcu o tym archibaldzie Tatlu? Nie. A macie w ogóle cokolwiek? Do dwóch dostawców WPN w Stanach poszły nakazy wydania nam danych ich użytkowników. Razem z National Letter of Security, zabraniającym im wspominania o tym choćby w rozmowie. To nic nowego, odpowiada zjedliwie John. Czy to coś nam da? Luis nie traci opanowania. Zobaczymy. W szparze pod starymi drzwiami zbitymi z drewnianych żerdzi połyskuje światło. Syn po omacku natrafia dłonią na zimny, żelazny uchwyt. Naciska go od dołu. Drzwi otwierają się ze skrzypnięciem i jej oczom ukazuje się pomieszczenie wyglądem przypominające zabytkową piwnicę. Kilka metrów dalej widać kolejne drzwi, gdzieś z oddali, dobiega zgiełk głosów. Syn podchodzi ostrożnie i spogląda przez szczelinę. Jasno oświetlony korytarz, drewniana podłoga, na ścianach plakaty zapowiadające jakąś imprezę. Po schodach idzie na dół starsza kobieta, po czym znika za drzwiami w korytarzu. Sin wychodzi z ukrycia. Głosy, które zdają się dobiegać z jakiegoś lokalu, stają się donośniejsze. Na drzwiach, za którymi przed chwilą zniknęła kobieta, widnieje metalowa figurka niewiasty w staroświeckiej długiej sukni, a na drzwiach naprzeciwko postać mężczyzny ubrana jest w surdut. Czyli Zero pokierował ją do toalety jakiejś restauracji. Dowcipniś. Syn z ulgą wchodzi do damskiej łazienki. Jej odbicie w lustrze nie stanowi miłego widoku. Poza tym mu zauważa, że czuć od niej tak, jakby wyszła prosto z kloaki. Gdy próbuje umyć się, chociaż z grubsza pod kranem umywalki, z kabiny wyłania się tamta kobieta. Na widok syn ze wstrętem cofa się o pół kroku. Syn bierze nogi za pas. Przeciska się przez urządzony w rustykalnym stylu zatłoczony lokal w piwnicy o łukowym sklepieniu, w którym rozbrzmiewa wesoła muzyka na żywo. Najchętniej stałaby się niewidzialna. Na szczęście jednak rozbawieni goście w większości starszej daty w ogóle nie zwracają na nią uwagi. W końcu z ulgą wychodzi na dwór, na wąską uliczkę między starymi domami. Zapadł już zmrok. Teraz musi tylko trafić do hotelu. Wprawdzie zna nazwy i adres, lecz bez jakiegokolwiek sprzętu nie znajdzie drogi do niego. Papierowego planu miasta też oczywiście nie ma. Zresztą i tak byłby cały przemoczony i do niczego się nie nadawał. Obrzuca siebie spojrzeniem z góry na dół. Pewnie przechodnie biorą ją za bezdomną. I może ma pieniądze, może zapomnieć o taksówce. Nikt przecież nie zabrałby jej w takim stanie. Nie pozostaje nic innego, jak spytać kogoś o drogę. Starsza pani, w której jej stronę właśnie zmierza, wymija ją zręcznie, udając, że w ogóle jej nie widzi. Także dwie kolejne próby uzyskania informacji okazują się daremne. Dopiero jakiś młody mężczyzna z brodą i dredami, z trudem zebranymi w jeden pęk, na karku zatrzymuje się, lustruje ją podejrzliwie, ale mimo wszystko słucha. Syn dostrzega ulgę w jego oczach, kiedy zwraca się do niego z prośbą nie o pieniądze, tylko o wskazanie drogi. Ochoczo opisuje jej bardzo przyzwoitym angielskim trasę, wyraźnie jednak zachowując odpowiedni dystans. Boże, ależ ja muszę cuchnąć, myśli syn. Zadaje dodatkowe pytania, aby dobrze zapamiętać marszrutę, jest bowiem świadoma, że nie tak szybko znalazłaby znowu kogoś, kto byłby gotów z nią porozmawiać. Mężczyzna pyta nawet, czy nie potrzebuje pomocy. Na co syn zaprzecza i podziękowawszy, rusza przed siebie. Z opuszczoną głową przemyka w letni wieczór przez pełne ludzi ulice. Kto dostrzega ją w porę, umyka w bok, inni starają się wyminąć ją jak najszybciej. Syn odczuwa zmęczenie w każdej komórce ciała. W głowie kłębią się obrazy minionego popołudnia. Znowu czuje ucisk czyjejś mocnej dłoni na karku. Niewiele brakowało, aby utonęła. Z trudem powstrzymuje łzy i drżenie. Dwadzieścia minut później recepcjonistka nie chce jej wpuścić do hotelu. Syn bliska jest albo wybuchu, albo załamania nerwowego. Ostatkiem sił prosi kobietę, aby zadzwoniła do pokoju Chandera lub Antonego. Liczy na to, że są na miejscu, choć tak naprawdę nie ma pojęcia, czym ostatecznie skończył się pościg i gdzie obaj mogą się teraz podziewać. Recepcjonistka spełnia jednak jej prośbę i dzwoni. Dwie minuty później Antony wpada jak burza do holu. Rany boskie, jak ty wyglądasz? Co się stało? Później ci opowiem, teraz muszę się przede wszystkim wykąpać. Też byłbym za tym. Chander nie wyglądał wcale lepiej. Naprawdę musieliście zejść do tych ścieków? Coś musiał, skoro ty świetnie bawiłeś się na placu, odpowiada, wciskając mu do ręki swój plecak, który on chwyta końcami palców. W tej samej chwili w jego komórce rozlega się jakiś rokowy kawałek. Sin idzie do pokoju i zamyka się w nim. Nie decyduje się jednak na kąpiel w wannie. Dosyć już należała się dzisiaj w wodzie. Bierze najdłuższy prysznic w swoim życiu. Godzinę później spotyka się z Antonem i Chanderem w hotelowym barze. Obaj siedzą na dziedzińcu, każdy z laptopem przed sobą i w okularach na nosie. Na wielkim grillu pieką się jakieś pyszności. Jeden i drugi pytają z zatroskaniem o jej samopoczucie. Syn zamawia drinka z dużą ilością ginu. właśnie tego teraz potrzebuje. Potem zaczyna opowiadać. Najpierw się waha, w końcu jednak opisuje, jak o mały włos nie została utopiona. Ktoś wepchnął cię pod wodę? Antony ze zdenerwowania wychyla jednym haustem całą szklankę piwa. — Uratował cię ten facet w czapce? — dopytuje z niedowierzaniem Czander, unosząc brwi. — To on tak twierdzi — mówi Antony. — A może najpierw się na nią rzucił i podtopił, żeby odzyskać komputer? Albo odpłacić pięknym za nadobne za pościg. Trzeba koniecznie iść na policję. — Nie mam żadnych dowodów. Sin odwraca się i opuszcza głowę, żeby pokazać im kark, a następnie podwija rękawy bluzki aż do łokci. Widzicie cokolwiek? Odciski? Siniaki? Nie, odpowiadają obaj zgodnie po krótkiej ilustracji. No właśnie. Dlatego pójście na policję nie ma najmniejszego sensu, stwierdza syn, chcąc kontynuować swoją relację, gdy Antony odwraca wzrok i korzystając z telefonu przyjmuje jakieś połączenie. Odchodzi kilka kroków dalej, aby móc swobodnie rozmawiać. I tak jest przez cały czas, mówi Chander, patrząc za nim. Pościg za domniemanym zero wywołał sporą sensację. Bez przerwy dzwonią do niego różne media. Ale powiedz lepiej, jak ty się czujesz, pyta ze współczuciem. Może mógłbym coś dla ciebie zrobić? Mógłbyś mnie objąć, myśli syn, głośno jednak mówi tylko. Dziękuję, to miło z twojej strony. Ale wszystko jest w porządku. Po chwili wraca Antony. No to co robimy? Idziemy na policję? Daj spokój, odpowiada syn. Jeszcze nie skończyłaś opowiadać. Co stało się potem? On tak po prostu sobie poszedł? Rozmawialiście? Syn mierzy go spojrzeniem, po czym mówi. Nie. Chciał odzyskać swój laptop. I ty mu. Niech to szlak. Przecież i tak już do niczego się nie nadawał, skoro syn znalazła się z nim pod wodą. Zauważa Chander. A kim byli ci pozostali ludzie, którzy za nim biegli? Pyta syn, chcąc skierować rozmowę na inne tory. Właśnie trwa analiza, wyjaśnia Anton z entuzjazmem w głosie i na tablecie pokazuje zdumionej sin stronę Daily, poświęconą poszukiwaniom zero. Setki tysięcy ludzi z całego świata uczestniczy w dyskusji. W pościgu brali udział głównie reporterzy amatorzy, którzy postanowili śledzić nasze poszukiwania i wstawili na swoje konta społecznościowe livestream. To jest po prostu chore, parska syn. Nie wszyscy to zrobili, mówi Chander. Nasi sieciowi pomocnicy także to zdążyli już ustalić. Po prostu niewiarygodne, do jakiego stopnia ludzie się w to zaangażowali. Antony wręcz tryska entuzjazmem. Porównując opublikowane nagrania, ustalili na przykład, że z uczestników pościgu ośmiu biegło za tym facetem już od dzielnicy muzeów, ale pięciu z nich nie wysyłało relacji na żywo. Gorączkowo otwiera odpowiednie klipy ilustrujące jego słowa. Tych pięciu widać na nagraniach pozostałych ścigających. Niestety zdjęcia nie są wystarczająco ostre, aby móc je przepuścić przez programy rozpoznawania twarzy. Poza tym, każdy ze ścigających nosi przyciemnione okulary i czapkę z daszkiem. Ludzie w sieci wymieniają się opiniami nawet o tych dziwnych modelach okularów. Wygląda na to, że są w nie wmontowane jakieś mechanizmy oślepiające programy rozpoznawania twarzy i uniemożliwiające dalszą identyfikację. Teraz szukają innych cech charakterystycznych, na przykład znamion czy tatuaży po prostu ekstra. Kilku twierdzi, że dwaj z nich są podobni do gości, którzy pojawili się w innych sprawach jako agenci CIA. Ludzie kochają takie teorie spiskowe, zauważa sceptycznie sin. Jednocześnie przypomina sobie słowa mężczyzny, który wyciągnął ją z wody. Według niego ścigali go osobnicy całkiem innego kalibru. To wcale nie jest takie niedorzeczne, ocenia Chander. Prawdopodobieństwo, że mieliśmy na celowniku rzeczywiście członka zero, jest całkiem spore. Przecież specjalnie przyjechaliśmy za nim aż do wiednia. Dlaczego miałyby tego nie zrobić także służby wywiadu? Czyli on się nie mylił, mówi syn w zadumie. Czuję, jak przeszywają dreszcz. Co masz na myśli, dopytuje Chander. CIA, Shield Frimi. Przez łamek sekundy Sin marzy o tym, aby Antony poszedł sobie gdzieś, a ona zaś mogłaby wtedy zwierzyć się Chanderowi. Po chwili jednak bierze się w garść. – To my naprowadziliśmy na Zero wywiad – wyjaśnia. – Myślę, że oni świetnie poradziliby sobie i bez nas. – To z naszego powodu Zero puścił tamto wideo z Kosakiem i Washington. Z błędem, który naprowadził na jego trop nie tylko nas, lecz także innych. Jestem przekonany, że niedługo puściłby je tak czy inaczej, mówi Chander. Wcale mi się to nie podoba, stwierdza syn, kręcąc z dezaprobatą głową. Jak oddzielimy w tym chaosie plotek ziarno od plew? Ludzie zrobią to sami wcześniej czy później, uspokaja ją czander. Frances jako moderująca na forum na pewno im w tym pomoże. Zatrudniliśmy jeszcze dwóch dodatkowych praktykantów. Wtrąca Antony. Ona w pojedynkę nie dałaby rady, chociaż jest bardzo utalentowana. Jeff nadzoruje całość, a Charlie robi research. Jesteśmy najgorętszym medium. Mamy setki milionów wejść z całego świata. Najwyższa pora, syn, żebyś znowu się pokazała. Syn w zamyśleniu patrzy w pustkę przed siebie. Wspomnienia minionego południa ożywają z każdą chwilą. Nagonka na nieznajomego coraz więcej ludzi wdziera się do tunelu. Nożą się jak szczury, duszkiem dopija koktajl. Okej, okay, mówi, to włącz nas na żywo. Opowiem o swoich przeżyciach w kanale. Po łebkach, jak to ładnie nazywasz. Tutaj? pyta Antony z irytacją w głosie. Sin rozgląda się dookoła. Przecież sceneria jest doskonała, prawda? O co ci chodzi? W porządku, zgadza się naczelny. Wypowiada szeptem kilka poleceń, po czym wszystko jest gotowe. Spogląda na syn. Witam, ponownie zgłasza się Antony Heast z Daily. — Obok mnie jest właśnie nasza reporterka Cynthia Bonsant, która dzisiaj dotarła za zero aż w podziemny labirynt wiedeńskiej kanalizacji. — Cynthia, opowiedz nam, jak to wyglądało. Cyn uśmiecha się do kamery, po czym zaczyna mówić. — To jedno wielkie gówno, Antony — patrzy, ubawiona na jego przerażoną twarz. Ścigaliśmy człowieka, który nie zrobił nic innego, tylko dobrał się do skóry największemu donosicielowi świata, temu, który razem z wiernymi mu oprychami śledzi nas w każdej sekundzie dnia i nocy. Ja ze swej strony chciałam przeprosić za to zero i oświadczam, że się wycofuję. To jest nienormalne, co wyprawiamy. Ścigani powinni być inni. Jak chcecie, to szukajcie zero dalej, ale bezemnie. mnie. Antony patrzy na nią osłupiały. Po chwili z irytacją coś szepcze, prawdopodobnie wydaje jakieś wskazówki zespołowi realizacyjnemu w Londynie. Następnie zdejmuje okulary i odkłada je jak najdalej. Musisz, słyszysz? nakazuje jej. Przypomnij sobie naszą umowę. Nic nie muszę. odpowiada syn. Już w samolocie powiedziałam ci jasno, że nie zamierzam uczestniczyć w czymś takim. W tym momencie staje obok nich młoda kobieta z hotelowej recepcji — Czy pani Cynthia Bonsand? — pyta. Gdy syn potwierdza, recepcjonistka wyjaśnia. — Pani córka prosi o odzwonienie. Odniosłam wrażenie, że to coś bardzo pilnego. — Mój telefon — przypomina sobie syn. — Wi nie ma jak się ze mną skontaktować. Z telefonu w swoim pokoju wybiera numer jej komórki. Wi odbiera od razu. Syn nie zdążyła nawet się odezwać, gdy słyszy ochrypły głos córki. Edi nie żyje. Syn patrzy przez okno na ozdobioną stiukami fasadę leżącej po przeciwnej stronie kamienicy. Co powiedziałaś? Edi nie żyje? Dopytuje. Tak. Przysiada na brzegu łóżka. Boże, drogi. Bąka. Edi. Biedna wi. Drugi przyjaciel w ciągu zaledwie kilku dni. Skarbie, jak ty się czujesz? Ogarnia ją drżenie, nie jest w stanie nad nim zapanować. Wi mamrocze coś w słuchawce, potem zaczyna płakać. Syn jest zrozpaczona, że nie może wziąć jej w ramiona. Co ona ma teraz zrobić? Myśli o Annie. Gdyby nie chodziło o Ediego, posłałaby do niej córkę. Dygocze już tak bardzo, że niemal nie jest w stanie utrzymać słuchawki. Spogląda na zegar. O tej porze nie ma już żadnego samolotu do domu. Posłuchaj, skarbie. Jutro z samego rana wrócę do Londynu, oświadcza. Bierze się w garść, chociaż najchętniej też by się rozszlochała. Zadzwonię do Gwen. Może przenocowałabyś u niej? Nie trzeba. Wi pociąga nosem. Poradzę sobie. Dzisiaj rano jeszcze rozmawiałam z nim przez telefon. Wspomina Sin. Widzi przed sobą twarze Diego, gdy siedział u nich przy stole w kuchni po śmierci Adama. Czy to możliwe? To musiało się stać niedługo potem, mówi v, Po jej głosie słychać, że stara się zapanować nad sobą. Wiesz jak? pyta Sin ostrożnie. Spadł na tory w metrze. Spadł? Policja mówi, że na peronie był straszny tłok. Jak to rano? Będą jeszcze analizować nagrania z kamer monitoringu. Powracają wspomnienia wydarzeń w tunelu. Sin czuje się nagle całkowicie otępiała. Biedna Ani. Rozmawiałaś z nią? Jak ona się trzyma? Milczenie po drugiej stronie. A jak myślisz? Odchodzi od zmysłów. Pocieszają się nawzajem jeszcze przez kilka minut, po czym kończą rozmowę, umawiając się na kolejny telefon. Syn siedzi jak ogłuszona na łóżku. Znowu ogarnia ją drżenie. Nie jest pewna, czy zdobędzie się na to, aby zadzwonić jeszcze do Ani. Nagle usmysławia sobie, że nie zna na pamięć jej numeru. Był zapisany w komórce, która utonęła w kanale. Niewiele brakowało, a ją też by to spotkało. Eti nie żyje. Ją ktoś próbował zamordować, bo przecież to nie było nic innego jak usiłowanie zabójstwa. Przypadek? Witamy w paranoi, Sin. Na chwiejnych nogach schodzi do hotelowego lobby. Recepcjonistka znajduje w internecie numer Annie i zapisuje go na karteczce. Syn bierze ją od niej niczym automat i sztywno rusza z powrotem do pokoju. Annie Brickle nie odbiera także za piątym razem. Syn grzebie widelcem w talerzu. Nie ma apetytu. Tym więcej za to pije wina. Powiedziała Antonemu i Czanderowi o śmierci Diego. W obliczu tej informacji Antony nie kontynuuje już dyskusji o jej odmowie dalszej współpracy przy poszukiwaniu Zero. W przerwach między śledzeniem wydarzeń na stronie Daily przez okulary, w smartfonie czy tablecie bez przerwy gdzieś dzwoni. Co kilka minut podtyka im pod nos najświeższe doniesienia na temat pościgu. Ta akcja rzeczywiście wywołała ogromne poruszenie na całym świecie. Sin zauważa, że jego nieznośne zachowanie odrywa ją od czarnych myśli. Czuje się niemal wzruszona. To pewnie działanie alkoholu. Za zgodą Antonego, Chander rezerwuje trzy bilety na następne przedpołudnie. Tu i tak już nic nie wskuramy, stwierdza naczelny. Tylko dla mnie zamów klasy biznes. Po kolejnym telefonie oznajmia. W wieczornych wiadomościach tutejszej publicznej telewizji mam poprowadzić dyskusję razem z moderatorem. Audycja zaczyna się za godzinę. Muszę jechać. Ledwie zniknął, Chandler ujmuje syn za rękę i mocno ściska jej dłoń. Sin z trudem powstrzymuje łzy, również alkohol lekko zaciera jej spojrzenie. znasz tak źle? pyta Chandler ze współczuciem. Za dużo naraz. Obejmuje ją ramieniem i prowadzi do baru. Porządny drink dobrze ci zrobi. Już jestem wstawiona. Dzisiaj możesz pozwolić sobie na więcej. Zamawia dwa koktajle. Syn się nie wzbrania. Potem czander pytają ją o Ediego. Zaczyna mu opowiadać. Wyobraź sobie, że dzwonił do mnie jeszcze dziś rano. Już to mówiłaś. Przypomina jej delikatnie Chander Syn wypija drinka jednym haustem. Wstrząsa się i zamawia następnego. I mózg powoli zamienia się w mokrą watę. — Nie wspomniał ci, o czym chciał powiedzieć? — dopytuje Czander. Zastanawia się jeszcze raz. — Nie wiem. — Nie. Syn kręci głową. Ma wrażenie, że to ciężka, dojrzała kapusta na bardzo cienkiej łodydze. — Po tej szklance muszę już skończyć. — Postanawia, gdy barman stawia przed nią drugi koktajl. Kiedy Czander delikatnie i czule głaszczy ją po plecach, Przebiega ją dreszcz. Nie wzbrania się jednak. Chandler zmienia temat. Opowiada o swoich wcześniejszych pobytach w Wiedniu i innych podróżach. Sporo jeździ po świecie. Jego opowiadania docierają do jej uszu niezbyt wyraźnie. Jakby on znajdował się gdzieś daleko, ona zaś była pod wodą. Nagle mu przerywa. Bez pytania sięga po jego smartfon, żeby zadzwonić do wi. Gdy idzie w spokojniejszy kąt baru, czuje, że niezbyt pewnie trzyma się na nogach. Głos córki jest już spokojniejszy i bardziej opanowany niż poprzednio. Sin pilnuje się, aby nie bełkotać. Co robisz? pyta. Nic specjalnego. Czatuję, dzwonię, a ty? Zalewam smutki, przyznaje się. Dobry pomysł. Ciąż jeszcze nie dodzwoniłam się do Ani, mówi syn. Ja też drugi raz jej nie złapałam. Przylatuję jutro w południe. Niedługo się zobaczymy, Dodaje jeszcze. Żegnają się, po czym syn próbuje kolejny raz skontaktować się z Ani. Na próżno. Na szczęście Bar zapełnił się gośćmi i syn nie może iść z powrotem na miejsce najkrótszą drogą, dzięki czemu jej chwiejny krok nie jest tak bardzo zauważalny. Kilkakrotnie prostuje się i wyżej unosi głowę. W końcu dociera do Chandera, nie wpadając na nikogo. Nie ma już siły panować nad emocjami. Opowiada mu wszystko po kolei. Alkohol sprawia, że sytuacja wydaje jej się mniej tragiczna niż jest w rzeczywistości. Czy mimo wszystko polecisz do Nowego Jorku? Pyta Chander. Nie wiem jeszcze, mówi. Najpierw musi zobaczyć się z Vi i Ani. Dopiero wtedy zdecyduje. Po tym, co usłyszała od tamtego młodego mężczyzny w kanale, czuje się niemal zobowiązana, aby tam pojechać. Przecież musi się dowiedzieć, co za tym wszystkim się kryje. Muszę się położyć, oznajmia wreszcie. Poli nie myśleć o jutrzejszym kacu i bólu głowy. Odprowadzę cię na górę, proponuje Chander, otaczając ją ramieniem. Ich pokoje sąsiadują ze sobą. Przed drzwiami Chandera czekają dwaj mężczyźni. Jeden pokazuje mu legitymację policyjną i kilka urzędowych pism. Przyszliśmy po komputer, który pan dziś zabrał. Musimy go zarekwirować. Syn natychmiast trzeźwieje. Znowu czuje lęk. Chander nawet nie zadaje sobie trudu, żeby przyjrzeć się papierom. My nic nie mamy, odpowiada otwierając drzwi do pokoju. Proszę wejść i wszystko przeszukać. Również u mojej koleżanki obok. Syn potakuje. Zgubiłam go w kanale, wyjaśnia. Wpadł mi do wody. Jeśli mi nie wierzycie, sprawdźcie u mnie w pokoju. Policjanci patrzą na siebie z powątpiewaniem, po czym wchodzą do pokoju Chandera. Podnoszą poduszki na kanapie, szperają w szafkach, zaglądają do łóżka i podnie. Zajmuje im to kilka minut. Identyczną procedurę powtarzają w pokoju syn. A pan Hist? Jest teraz w telewizji, wyjaśnia Chander. Musicie na niego poczekać, albo poprosić personel hotelowy o klucz do jego pokoju. Tyle, że to nic nie zmieni. Nie mamy tego komputera, przykro mi. Dwaj funkcjonariusze żegnają się obcesowo i odchodzą. Wizyta na najwyższym szczeblu bąka czander, gdy tylko tamci znikają z pola widzenia. Kładąc rękę na plecach, syn, delikatnie, ale stanowczo kieruje ją do swojego pokoju. Od razu przedstawiły mi tych gości mówi głośno, wskazując na okulary. Austriacka policja, akurat to ludzie z wiedeńskiego oddziału jakiegoś amerykańskiego przedsiębiorstwa. Moim zdaniem to firma, będąca przykrywką CIA, wyjaśnia idąc do łazienki. Niewykluczone, że ktoś z niej brał udział dziś w pościgu. Wraca z łazienki i podaje jej proszek od bólu głowy, po czym nalewa wody do szklanki. Proszę, łyknij. Profilaktycznie. Syn czuje znowu działanie alkoholu i to intensywniej niż przedtem. Jej język robi się sztywny. To pewnie nie cieszyli się z naszej transmisji na żywo. Możesz być tego pewna. Super. Czyli znalazłam się na czarnej liście u Amerykanów. Przeklina w duchu syn, połykając tabletkę. Chander bierze od niej szklankę. Jego palce muskają jej dłoń. Przez krótką chwilę oboje stoją niezdecydowanie naprzeciw siebie. Trochę lepiej? pyta z troską, głaszcząc ją po ramieniu. Tak, odpowiada. Czuję jego ciepły oddech, a po chwili dotyk jego warg. Rander obejmuje ją delikatnie. Przez łamek sekundy syn się waha, następnie odwzajemnia pocałunek. RCT. A niech to niewiele brakowało. Puchacz. Wszystko ok? RCT. Tak, na razie jestem w Berlinie. Lots of ZS. Uratowali nas ci kretyni z Daily. Submarine. Czy jeszcze gdzieś zdarzyło się takie szambo jak z 3 Lots of ZS. Powiem tylko metadane. Snowman. Sorry. Arcie Co robimy z Bonsand? Sobota. Mimo tabletki przeciwbólowej od Chandera, która miała zapobiec Kacowi, syn budzi się z pękającą głową. Po zapachu poznaje od razu, że nie jest w swoim pokoju. Otwiera oczy, ból rozsadza jej czaszkę. Natychmiast więc opuszcza powieki. Przypomina sobie, że sporo wypiła, pamięta też Chandera. Ostrożnie sięga w bok ręką, dotyka jego ciała. Śpi tuż przy niej. Gdyby nie głowa czułaby się wspaniale. Z rozkoszą wsłuchuje się w jego regularny oddech. Próbuje ułożyć się wygodniej i wtedy przypomina sobie o bliźnie. Blizna. Instynktownie zakrywa ją ręką i najciszej jak potrafi, wyślizguje się spod kołdy, po czym zbiera swoje rzeczy porozrzucane po całym pokoju. Przemyka do łazienki. Szybko się ubiera i porządkuje włosy. Potem na palcach skrada się znowu do łóżka i lekko całuje Chandera w usta, szepcząc na razie. Jego powieki unoszą się o ciężale, a gdy wyciąga rękę, aby jej dotknąć, ona jest już przy drzwiach i po chwili na korytarzu. Syn bierze u siebie długi prysznic. Ciepła woda lekko łagodzi pól głowy, lecz wydarzenia poprzedniego dnia... Bardzo szybko i niepodzielnie opanowują jej myśli. Przypomina sobie, jak o mało nie została utopiona. Nagle zaczyna się dusić. Potykając się, wychodzi z kabiny i stojąc przed lustrem, łapczywie chwyta powietrze. Niezbyt miły widok. Rozdygotana owija się w płaszcz kąpielowy i czesze włosy. Oparta plecami o ścianę, wpatruje się w lustro. Płaszcz rozsuwa się nieco i odsłania bliznę. Szybko go poprawia Myśli o Edim Czy istnieją jakieś powiązania? Witamy w paranoi Jeszcze raz przeciąga grzebieniem po włosach A potem smaruje bliznę kremem Dotykając skóry Przypomina sobie ostatnią noc Przez łamek sekundy Tęskni za Chanderem W taksówce na lotnisko Antony ponownie opowiada O swoim udziale we wczorajszym programie Wprawdzie mówił tylko dwie minuty Ale wszystko było wspaniałe i co najważniejsze, wystąpił w telewizji w związku z poszukiwaniami. Zero jako pierwszy, przed syn, jak przystało na redaktora naczelnego. Przy śniadaniu nie zdołał przedstawić im wszystkich detali własnego występu. Wziął z hotelu austriackie i zagraniczne gazety relacjonujące wydarzenia w Wiedniu, pełno w nich zdjęć. Teraz pokazuje każdy artykuł po kolei syn i Chanderowi, którzy siedzą na tylnym siedzeniu. Papier głośno szeleści. Jesteśmy teraz gwiazdami, brzmi, a Daily skoczył pod względem rozpoznawalności za granicą o kilkadziesiąt miejsc do góry. Wejść na naszą stronę też były miliony. Już choćby z tego powodu ta podróż się opłaciła. Tyle, że zostaliśmy przez zero wystrychnięci na dudka, zauważył Chander. Bo nie potrafisz obsługiwać tych swoich dronów, śmieje się, Antony. Ponieważ nadawaliśmy na żywo. W przeciwnym razie być może udałoby się nam zrobić z nim wywiad. Sin. Albo zapnęłoby go CIA, odpowiada Antony. Co się z tobą dzieje? Chyba wczoraj nie mówiłaś poważnie. Mam na myśli to, że nie będziesz już szukać zero. Jak najbardziej poważnie potwierdza syn. Antony macha ręką. Porozmawiamy o tym na spokojnie w Londynie podsumowuje, po czym otwiera jedną z gazet na stronach gospodarczych. Dziś po południu nie będzie mnie w redakcji oświadcza syn grubowym głosem. Muszę zająć się córką i pomóc matce tego zmarłego chłopca. Naczelny zupełnie zapomniał o tej historii. Jasne, rzuca nie odrywając spojrzenia od kursów giełdowych. Przebiega je pobieżnie wzrokiem, następnie odkłada gazetę i uruchamia okulary, gdy z tylnego siedzenia dochodzi podniecony głos Chandera. Właśnie zostałem ostrzeżony, że z powodu wczorajszej akcji Anonymous rekrutuje ludzi do ataku przeciw Daily. O czym on gada? Rekrutuje ludzi? Antony marszczy czoło. Do ataku? Jakiego znowu ataku? Powinieneś jak najszybciej uprzedzić swoich informatyków, chyba że oni też korzystają z tej samej opcji powiadamiania alarmowego co ja. Co to ma być? Oburza się hist. Myślałem, że hakerzy z anonimą już pracują w ukryciu, jak wskazuje ich nazwa. Anonimowo, ale nie w ukryciu. To jest sprawdzony sposób postępowania tej grupy. Posługując się anonimowymi kontami, wstawiają filmiki, wideo na YouTube, tweetują itd. Każdy może się dołączyć. Wystarczy tylko ściągnąć z sieci pewne darmowe programy na swój komputer albo wejść na określone strony internetowe. Za ich pośrednictwem będą potem przeprowadzone ataki DOS i im podobne. Czyli nasza strona zostanie zalana nadmiarową liczbą zapytań, aplikacja przeciąży się i przestanie działać. Zgadza się. Nie możemy do tego dopuścić. Da się przed tym jakoś obronić? W pewnym stopniu tak, ale pod warunkiem, że zaczniemy coś robić natychmiast. Już dzwonię do Jeffa, mówi Antony i dodaje pod nosem A to skurczwyki. Podczas gdy wzburzony Antony dyskutuje z informatykami w Londynie, a Chander komentuje na chłodno, syn obserwuje krajobraz za oknem. Taksówka pędzi autostradą. Za szybą peryferie miasta stopniowo przechodzą w tereny przemysłowe i w końcu w pola. Syn myśli wciąż o Ani i Edim. Także o wi nagle czuje blisko kolano Chandera. Przesuwa swoje udo do jego, czujnie obserwując Antonego. Aby gdy tylko się obejrzy, od razu je cofnąć. Chander odpowiada jej uśmiechem, po czym wraca do rozmowy. Syn znowu patrzy przez szybę. Co powie przyjaciółce? Rój szpaków zbija się właśnie w wielką chmurę szybującą nad polami. Gdy wysiadają z taksówki i regulują rachunek, Anton rozmawia jednocześnie z taksówkarzem i przez swoje okulary. Po nadaniu bagażu i kontroli bezpieczeństwa oznajmia im. Pójdę do saloniku trochę popracować. Na razie, gołąbeczki. Dodaje z dwuznacznym uśmieszkiem i znika. Syn oblewa się rumieńcem aż po nasadę włosów. Chander natomiast tylko wzrusza ramionami i proponuje jej z uśmiechem. Chodźmy wobec tego na kawę. Po wylądowaniu w Londynie, całej trójce tuż przed wyjściem zastępuje drogę kilku celników. Państwo pójdą z nami, wydają im polecenie. Zanim syn zdąży otworzyć usta, dwie funkcjonariuszki już oddzielają ją od towarzyszy podróży. Jest pani podejrzana o wspieranie terrorystów, oświadcza jedna z nich. Sin przystaje i nieruchomieje. Obie opiekunki niezbyt delikatnie popychają ją dalej. Panie musiały mnie z kimś pomylić, mówi, zastanawiając się gorączkowo, co to może znaczyć. Przypominają się jej mężczyźni z hotelu poszukujący komputera. I skandal z 2013 roku, kiedy partner amerykańskiego dziennikarza był przetrzymywany przez dziewięć godzin na lotnisku. Mocne dłonie na jej plecach popychają ją do przodu. To już wyjaśni pani śledczym, odpowiada jedna z kobiet. Prowadzają ją do odrażającego, ponurego pomieszczenia. Po środku stoi stół i dwa krzesła, pod ścianą leżanka. Zanim syn zdąża się zorientować, jedna z funkcjonariuszek zabiera jej torebkę i wysypuje całą zawartość na blad stołu. Rozbierać się, rozkazuje druga. Słucham? Rewizja osobista. Z jakiej racji? Ogarnia ją panika. Nieuchronnie myśli o ataku z poprzedniego dnia. Czuje śmiertelny strach, taki sam jak wtedy pod wodą. Nie macie prawa. Mamy, odpowiada ostro kobieta, po czym dodaje z irytacją. Niech pani nie utrudnia sobie i nam. Rozbierze się pani na chwilę, my panią zbadamy i będzie po wszystkim. Syn rozgląda się po pomieszczeniu. W dwóch rogach pod sufitem odkrywa kamery. Jeszcze będę przy tym filmowana? Takie przepisy dla naszego bezpieczeństwa. Waszego! No już! Funkcjonariuszka daje jej znak ręką, żeby się pospieszyła. Syn usiłuje się uspokoić. Zaczyna się domyślać, o co w tym wszystkim chodzi. To czysta szykana, próba zastraszenia. Nie! oświadcza, krzyżując ręce na piersi. Kobieta, westchnąwszy ciężko, rusza w jej stronę. Niech mnie pani nie dotyka! Syn zdobywa się na najbardziej kategoryczny ton, na jaki ją stać w tej sytuacji. A wskazując na kamery dodaje: Jesteśmy filmowane, sama pani powiedziała. Kobieta zatrzymuje się, opuszcza rękę i cofa się o krok. Czeka. Syn nie ma pojęcia jakie prawa przysługują tym babom. Stoją tak przez kilka sekund, które jej wydają się minutami. Okej, mówi w końcu tamta i pokazuje na krzesło. Niech pani siada. Odwraca się i otwiera drzwi. Małe zwycięstwo, myśli syn. Czy prrusowe zwycięstwo? Wybiera drugie krzesło. Taka drobna gra psychologiczna. Z trudem opanowuje drżenie całego ciała. Przejście kilku kroków do krzesła wydaje się zadaniem nie do pokonania, ponieważ nogi uginają się jej w kolanach. Na pewno nie pokażę wam słabości. Do środka wchodzi inna kobieta i jeden mężczyzna, oboje ubrani po cywilnemu. Wymieniają swoje nazwiska i stopnie. Syn jednak jest tak wyprowadzona z równowagi, że od razu je zapomina. Przesłuchujemy panią na podstawie ustawy o terroryzmie z 2004 roku, wyjaśnia kobieta. Jestem dziennikarką, oznajmia syn. Domagam się adwokata. To nie jest serial telewizyjny, proszę pani, odzywa się chłodnym tonem mężczyzna. Albo będzie pani z nami współpracować? Albo nie? O jakiej współpracy pan mówi? Rzuca syn wzburzona. Ja po prostu tylko wykonuję swoje obowiązki zawodowe. A my nasze. Gdzie jest laptop tamtego młodego mężczyzny? Będąc w Wiedniu, podniosła go pani z ulicy i zabrała. A potem wetknęłam go sobie w tyłek, żeby przeszmuglować do kraju? Odbiło wam czy co? Zgubiłam go w czasie pościgu w kanałach. Syn czuje, że wściekłość wywołana przez to samowolne i w żaden sposób nieuzasadnione przesłuchanie budzi w niej ducha przekory. Przecież wy to na pewno wszystko wiecie. Jestem przekonana, że zabezpieczyliście wszystkie materiały, jakie ludzie wstawili do sieci, a także nagrania z kamer monitoringu w Wiedniu. Możecie na nich zobaczyć, że wyszłam spod ziemi bez laptopa. Mężczyzna przygląda się przedmiotom na stole wyjętym z jej bagażu podręcznego. Bierze do ręki komórkę i mówi. Rekwirujemy ją. Proszę bardzo, śmieje się syn. I tak nie działa. Nie miała żadnych innych urządzeń przy sobie? Pyta mężczyzna kobiety w mundurach. Nie, sir. Jego partnerka zwraca się do syn. Swoją akcją pomogła pani w ucieczce do terroryście. To kompletny absurd i dobrze o tym wiecie. Ani ja mu w niczym nie pomogłam, ani on nie jest żadnym terrorystą. Nawet mimo udziału w akcji w dniu prezydentów. Sin kipi wściekłością. Musi się opanować, żeby nie zacząć krzyczeć. A teraz, może łaskawie, pozwolicie mi już pójść. Wczoraj zmarł mój znajomy, muszę zaopiekować się jego matką. Możliwe, że wypuścimy panią dopiero za 48 godzin oświadcza mężczyzna. Mamy prawo zatrzymać panią na tak długo. Przez kolejną godzinę zadają jej wciąż te same pytania. Syn jednak uparcie trzyma się swojej wersji. Grożą jej, próbują zastraszyć. W końcu syn zamyka się i w ogóle się nie odzywa. Niedługo potem do pomieszczenia wchodzi jeszcze jeden mężczyzna i szepcze coś obojgu śledczym w cywilu. Wszyscy troje mierzą syn nieprzyjaznym wzrokiem, po czym kobieta parska. Jest pani wolna. Syn pakuje rzeczy do torby, zostawia tylko komórkę. Na zewnątrz czekają na nią Antony i Chander. Również oni byli przesłuchiwani. Jeszcze porozmawiamy, rzuca z wściekłością Antony w stronę funkcjonariuszy. Ona jednak nie ma ochoty dyskutować na ten temat. Ma ważniejsze rzeczy przed sobą. W końcu dostają swój bagaż z powrotem. Syn od razu poznaje, że ktoś musiał grzebać w jej sportowej torbie, bo nawet porządnie nie zamknął suwaka. Antony i Chander jadą prosto do redakcji, aby zająć się obroną przed atakiem grupy Anonymous. Na nią czeka córka. Zastaje V bladą i rozdygotaną. Również ona nie potrafi już dłużej hamować łez. Przytula córkę. Stoją tak kilka minut, obejmując się nawzajem i szlochając. Pierwsza opanowuje się syn. Przy herbacie V opowiada, na jakim etapie jest śledztwo. Według policji to był wypadek. Sin nie potrafił uwolnić się od wątpliwości. Edi zadzwonił do mnie tuż przed moim wylotem do Wiednia. Zdradza córce. Chciał mi o czymś powiedzieć. Wspominał ci coś o tym? V kręci głową. Nie, nie mam zielonego pojęcia o co mu mogło chodzić. Może. Nie. No mów. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu Edi się we mnie bujał. A ty? Lubiłam go, ale tak zwyczajnie, jak przyjaciela. Myślisz, że o tym chciał ze mną pogadać? Wi, wzrusza ramionami. To tylko takie moje przypuszczenie. Może rzeczywiście chodziło mu jedynie o to? Ma nadzieję, syn. Po co w takim razie wspominałby o Frimi? Z telefonu stacjonarnego próbuje znowu dodzwonić się do Ani. Gdy ktoś podnosi słuchawkę, jej żołądek skręca się w węzeł. Ledwie rozpoznaje głos przyjaciółki. Jej własny też się łamie, gdy jąkając się mówi: „Eni, tak mi przykro, może wpadnę do ciebie. Mogłabym być za trzy kwadranse. Naprawdę? Mogłabyś? Szlocha matka Ediego. To na razie. Pojedziesz ze mną? Pyta córkę. Bij kręci głową. Może lepiej nie. Rozumiem. W porządku syn bierze taksówkę w niej czuje się bezpieczniejsza nie wspomniała córce nic o wypadkach w wiedeńskich kanałach woli niepotrzebnie jej nie niepokoić gdy Ani otwiera drzwi wygląda na kompletnie zdruzgotaną syn obejmuje ją i nic nie mówiąc prowadzi do kuchni drżącymi rękami przyjaciółka próbuje zrobić herbatę wreszcie syn bierze od niej czajnik i wlewa gorącą wodę do dzbanka to był wypadek, zaczyna Ani, zająkując się. Tak mówi policja, tłok na peronie. Na nagraniach z kamer nic nie widać dokładnie. Świadkowie niczego nie zauważyli twierdzą, że nikt nie jest winny. Siedzi, patrząc tempo przed siebie. Po jej policzkach spływają stróżki łez zbiegające się na podbródku. Syn stawia na stole przed nią filiżankę. Chętnie. Obejrzałabym to wideo, myśli, chociaż chętnie to może niezbyt odpowiednie słowo. Wybiera myśl, która wbiła się w jej mózg jak kleszcz i ciągle nabrzmiewa. Tak bardzo się cieszył, że zrobi prawo jazdy, mówi ani bezbarwnym głosem. Syn milczy, popija gorącą herbatę. Przez kilka minut żadna z nich się nie odzywa. Syn przysłuchuje się odgłosom kuchni, dźwiękom dobiegającym z ulicy. Oczami wyobraźni widzi Ediego przed sobą, jak bawi się z winą na placu zabaw. Refleksyjny mały chłopiec o dużych, brązowych oczach, który nigdy nie szalał tak jak jej córka. Jego nieśmiały uśmiech, który w okresie dojrzewania przerodził się w bardzo ujmujący. Ona... Też zauważyła, że od kilku miesięcy czuł do Wii chyba coś więcej niż wcześniej. Co ja mam teraz zrobić? Pyta Ani drżącymi ustami. Syn staje za nią i mocno ją obejmuje. Czuje jak szloch wstrząsa jej ciałem. Stoi tak niemal całą wieczność, dopóki przyjaciółka w końcu się nie uspokoi. Przepraszam. Ani pociąga nosem i wyciera łzy z policzków. No co ty, nie masz za co mnie przepraszać? odpowiadała godnie syn. Przypomina jej się ostatnia rozmowa z Edym. Zastanawia się, czy nie wspomnieć o niej przyjaciółce. Podobno zaczyna Ani, urywa i mówi dalej. Podobno przed śmiercią dzwonił do ciebie, tak mówi policja. Owszem, odpowiada syn ze ściśniętym gardłem to musiało być na krótko przed tym jak to się stało to była jego ostatnia rozmowa w ogóle co ci powiedział syn usiłuje przypomnieć sobie dokładnie brzmienie jego słów co jednak okazuje się niemożliwe chciał mi o czymś opowiedzieć o pewnej firmie nie wiem co napomknął że być może ma dla mnie temat Wiesz coś o tym? Temat? Ani patrzy na ją bezradnie. Co za temat? Nie, nic nie wiem. Jakby nieobecna duchem, wygładza sobie sukienkę dłonią, poprawia włosy. Sin jest w stanie sobie wyobrazić, co ona teraz czuje. Pozbawione znaczenia ostatnie słowa, nieskierowane do własnej matki. A czy wiesz, może, czym Eddie ostatnio się zajmował? Ani wzrusza ramionami. Wiadomo, po całych nocach siedział przed komputerem. Jak zwykle. Sin waha się przez chwilę, po czym mimo wszystko pyta. Czy jego komputer jest tutaj? Ani bez słowa prowadzi ją do pokoju syna. Wygląda tak, jakby jego lokator za chwilę miał wrócić do domu. Plakaty z raperami naklejone na drzwi i szafę. Zapach chłopięcego pokoju. Ani zatrzymuje się w progu, najwyraźniej nie jest w stanie zrobić ani kroku dalej. Syn ostrożnie wchodzi do środka. Laptop leży zamknięty na biurku. Wypadek zastanawia się, gdyby ktoś zamordował go z powodu odkrycia, o którym Edy chciał jej opowiedzieć, czy nie zabrałby mu komputera. To, że ktoś zaatakował ciebie nie musi wcale oznaczać, że targnięto się na życie Diego tłumaczy sobie w duchu Wiążesz wydarzenia tylko dlatego, że zdarzyły się tego samego dnia, a prawdopodobnie nie mają ze sobą nic wspólnego. Otwiera laptop i naciska odpowiedni guzik, aby go uruchomić. Chciał mieć takie okulary jak tamten drugi chłopiec. Mówi otępiałym głosem Ani. Oni wszyscy chcą je mieć, odpowiada syn. Na monitorze pojawia się okienko, w którym należy wpisać hasło. Znasz hasło? pyta. Ani kręci głową. Syn zamyka komputer, nie cofając palców sklapy. Czy. zaczyna i urywa. Czy mogłabym go wziąć ze sobą? Oczywiście zwrócę ci go potem. Jest zakodowany. Do czego miałby ci się przydać? Syn bierze laptop pod pachę i opuszcza pokoje Diego. Kiedy. próbuje spytać. Słowa nie przechodzą jej jednak przez gardło. Ani domyśla się, o co jej chodzi. Jeszcze nie wiadomo, odpowiada. W najbliższych dniach. Cyn obejmuje ją znowu. Czy masz kogoś, kto będzie z tobą? Dziękuję. Niedługo powinna zjawić się moja siostra. Ja muszę niestety pilnie wyjechać, ale o dowolnej porze dnia i nocy możesz do mnie dzwonić. Najpierw muszę załatwić sobie nowy telefon, przychodzi jej do głowy. Za kilka dni będę z powrotem. Nie przejmuj się. Mali, Ben, jeszcze kilka innych osób troszczy się o mnie. Dziękuję, że wpadłaś. Marten, chodź no tutaj, Woła Luis przez kilka pomieszczeń. Marten opuszcza swój szklany boks i szybkim krokiem idzie do informatyków. Na jednym z monitorów Luisa widzi stronę z wodospadami. Monitor obok jest cały wypełniony drobnym tekstem. To przyszło przed chwilą z NSA, wyjaśnia Luis. Wskazuje na listę adresów IP i e-mailowych oraz na całą resztę mało czytelnych informacji. Sprawdzili osoby odwiedzające tę stronę i natknęli się na IP, z pod którego korzystano między innymi z adresu e-mailowego da da-betta-trill-cu-małpa. Po bliższym przyjrzeniu się, Martin uzmysławia sobie, czym w istocie jest ten adres. Przecież to anagram nazwiska Archibald Tatu. Tak jest, potwierdza Louis. Nasi koledzy pogrzebali trochę głębiej i w końcu okrężną drogą udało im się znaleźć powiązanie z wiedeńskim tatlem. Nasz poczciwy Archie okazał się nieostrożny w młodych latach, nie tylko przy rejestracji wersji programu 3D Whiz. Da Betta Thrill CU alias Archibald Tatl odwiedził stronę z wodospadami tylko raz w 2010 roku, tuż po jej powstaniu. Potem już nigdy więcej. Mimo to nie wierzę, że to był przypadek. Według ciebie kryje się za tym coś innego? Tak. Tylko, że nie mam żadnego. Co ty powiedziałeś? Według ciebie kryje się za tym coś innego? Jesteś genialny. To wiem, ale powiedz dlaczego. Jako geniusz powinieneś sam wiedzieć. No to, co takiego powiedziałem? Kryje się za tym coś innego. Pamiętasz taką scenę z parku jurajskiego, gdy dzieci chowają się za wodospadem? No jasne. Jeszcze lepszy przykład jest w komiksie Świątynia Słońca z cyklu przygody Tintina. Nie znam tego. Młody podróżnik, reporter Tintin, odkrywa za wodospadem tajne wejście do azteckiej świątyni Słońca. Filmy przygodowe i komiksy. Coś mi się zdaje, że przy najbliższej okazji powinniśmy porozmawiać o twojej edukacji kulturalnej. I o twojej, skoro nie znasz przygód Tintina. Marten wybucha śmiechem. No i co, niby ma się kryć za tymi wodospadami? To jest tylko strona w internecie. Demonstracyjnie przechyla się ponad monitorami i zagląda za nie. Nie widzę tu nic poza kablami. Moje wykształcenie nie jest jednak takie złe, bo podpowiada mi rozwiązanie, mówi Luis. Wystarczy powiązać ze sobą kilka luźnych końców. Widziałeś może film Kontakt? Jodie Foster spotyka istoty pozaziemskie. A pamiętasz scenę, kiedy Jodie Foster i jej niewidomy kolega pod jednym sygnałem odkrywają drugi? Przemówienie Adolfa Hitlera na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Uważasz, że... Luis potwierdza ruchem głowy. Steganografia. Nagle Martin poważnieje. Już jako chłopiec uwielbiał tworzyć ukryte wiadomości, na przykład za pomocą soku z cytryny na papierze. Tekst stawał się czytelny dopiero wtedy, gdy kartkę trzymano nad świecą i wyschnięty sok przybierał brązowy odcień. Ukrywanie prowadzenia komunikacji przez używanie zupełnie niewinnych mediów jest jednym z podstawowych elementów prowadzenia walki z wrogiem w pracy wywiadu, wśród bojowników oporu, partyzantów czy terrorystów. Dlaczego akurat w wodospadach ktoś miałby przesyłać ukryte wiadomości? Z dwóch powodów. Są idealną kryjówką i jednocześnie medium wyjaśnia Luis. Po pierwsze, ze względów czysto technicznych potrzebny jest obraz poruszony i to w pełni poruszony. Ani jeden piksel nie może pozostać przez dany czas identyczny. Oszczędzę ci szczegółów technicznych, ale biorąc to pod uwagę, wodospady są po prostu wymarzone bo wszystko w nich porusza się nieustannie. A po drugie, całkiem niewinne otoczenie sprawia, że nikt nie ma żadnych podejrzeń. Kto by przypuszczał, że pod portalem ezoterycznym może kryć się platforma komunikacyjna aktywistów internetowych? A skąd masz pewność, że rzeczywiście tak jest? Nie mogę mieć pewności, i na tym właśnie polega genialność tej koncepcji. Dopóki nie popełnią żadnego błędu, pozostanie to strona z filmikami, i streamami wodospadów. I nawet nie będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście są w nich ukryte jakieś komunikaty, nie mówiąc już o ich odczytaniu. Marten zastanawia się nad tym, co usłyszał od Luisa. Popełnili już inne błędy, stwierdza wreszcie. Każdy kiedyś się myli. To przecież twoja teza. Według ciebie. Jest sens ich sprawdzić? Jak powiedziałeś, każdy kiedyś się myli. A jeśli ktoś ma znaleźć ich błędy, to oczywiście my, wspólnie z kolegami z innych służb. No to do roboty. W ciągu tygodnia straciłam dwóch przyjaciół. Mówi nieśmiało, Wi wydaje się jednak spokojna. Siedzą obie w kuchni przy zapiekance przygotowanej przez Wi. Jedzą bez apetytu. Stależ niewiele ubywa. Syn czuje się rozdarta. Jako matka martwi się o córkę i chciałaby też wesprzeć Anny. Z drugiej strony bardzo jej zależy na wyjeździe do Nowego Jorku, gdzie ma spotkać członka zarządu Freemi, gdzie firma ma swoją siedzibę. Może powinna mu opowiedzieć, że właśnie umarł młody człowiek, który chciał z nią porozmawiać o Frimi, a kilka godzin potem ktoś ją próbował zabić. Chętnie dowiedziałaby się także, co to ma wspólnego z twierdzeniami nieznajomego ściganego w wiedeńskich kanałach. Witamy w paranoi. O której masz jutro samolot? pyta wi. Nie jestem pewna, czy w ogóle powinnam lecieć, odpowiada syn. Choć z powodu, którego nie mogę teraz wyjawić, dobrze by było, żebym znalazła się w Nowym Jorku. Ale w gruncie rzeczy chciałabym zostać z wami i olać cały ten program. Dam sobie rady, jeśli o to ci chodzi. Uspokaja ją, wi. Mam wyrzuty sumienia. Skończyłam już osiemnaście lat, mamo. Jest dorosłą dziewczynką. Wiem. Możesz dzwonić do mnie o każdej porze. Pod jaki numer? I przytomną. Syn przynosi ze swojego pokoju kartkę, na której wypisała wszystkie numery. Ten jest do hotelu, a ten to moja nowa komórka. Daily mi zafundował. Rano dostanę ją na lotnisku. Ktoś od nich też leci? Tak, ten młody Chander. mówi syn, jak najbardziej od niechcenia. Wi kiwa głową obojętnie i patrzy na kartkę z numerami. Muszę wyruszyć z domu o dziesiątej rano, oznajmia sin. Będziemy mogły jeszcze razem zjeść śniadanie, podchwytuje Wi. Wciąż wpatruje się w listę telefonów. To wszystko jest kompletnie pokręcone, mówi szeptem, po czym nieco głośniej zwraca się do syn. Nie uważasz? Żebyś wiedziała, do jakiego stopnia pokręcone, myśli syn. Masz rację, odzywa się dzwonek do drzwi. Sin i Wii spoglądają na siebie. Spodziewasz się jeszcze kogoś? Zwraca się syn do córki. Nie. Podchodzi do drzwi i przez domofon pyta kto to. Przesyłka dla Sinti Bonsant, odpowiada kobiecy głos. O tej porze? Jest już po dwudziestej. Cynthia naciska guzik otwierający drzwi wejściowe na dole. Następnie czeka, patrząc przez Judasza. Minutę później na klatce schodowej pojawia się pracownica rowerowej firmy kurierskiej. Niesie paczkę wielkości pudełka po butach. Z kuchni dobiega pobrzękiwanie naczyń, które wijł prząta ze stołu. Syn wciąż się waha, w końcu jednak otwiera drzwi. Od kogo ta przesyłka? Pyta. Kobieta wzrusza ramionami. Po chwili podaje jej pakiet. Karton zabinięty jest w zwykły szary papier. Nie ma na nim żadnych napisów poza jej adresem. Sin obraca go na wszystkie strony i wreszcie na węższym boku zauważa duży owal namalowany flamastrem. Wygląda jak zero. Powyżej małymi, starannymi, drukowanymi literami, serdeczne pozdrowienia. Syn podpisuje potwierdzenie odbioru, po czym cofa się do przedpokoju i zamyka drzwi. Następnie niesie przesyłkę do kuchni i kładzie ją na stole. Co to jest? pytawi. Nie mam pojęcia. Serdeczne pozdrowienia, czytawi. Zero. Spogląda na syn. Jak o czy jak zero? Absurd. Może to bomba. Ci goście mają wszelkie powody, by za tobą nie przepadać. Publicznie przeprosiłam i wycofałam się z poszukiwań, przypomina jej syn. Poza tym ten nieznajomy z kanałów nie wyglądał na zamachowca, ale przecież jej córka nic o tym nie wie. Może to tylko głupi żart? Suwa palec pod papier i rozrywa go. Nie czuje się jednak zbyt pewnie. Od wewnętrznej strony papier jest powleczony cienką metalową warstwą. Mimo to szybko ustępuje. Pod spodem pokazuje się zwykły brązowy karton. Sin nieruchomieje i mówi do córki. Idź do swojego pokoju. Nie wygłupiaj się. Boławi. Jeśli według ciebie w środku jest naprawdę coś niebezpiecznego, to nie powinnaś tego w ogóle otwierać. To nie jest nic niebezpiecznego. Wobec tego mogę zostać. Wi błyskawicznie unosi nakrycie. Karton jest już otwarty. W środku znajduje się przejrzysty plastikowy pojemnik wielkości opakowania po papierosach, zawierający płytkę obwodu drukowanego i jeszcze inne drobne elementy. Serce Sin przestaje bić. Identycznie wyglądają na filmach bomby. Obok leży złożona kartka. Pod plastikowym pojemnikiem kryje się coś w rodzaju klawiatury. Nic nie tyka ani nie mruga. Wi rozkłada kartkę, aby syn mogła przeczytać. Droga Cynthia Bonsant. Okoliczności zawarcia przez nas znajomości nie były zbyt przyjemne. Natomiast twoje publiczne wycofanie się ze ścigania nas, wręcz przeciwnie, poniżej odpowiedź na Twoje ostatnie pytanie. Jeśli miałabyś ochotę uczynić coś więcej, niż tylko się wycofać, czekamy. Serdecznymi pozdrowieniami zero. Wi i sin patrzą na siebie osłupiałe. A co to za pytanie? Chce wiedzieć Wi, lecz od razu mówi dalej. Myślisz, że to nie jest żadna ściema? Nie czekając na odpowiedź, czyta dalej. W pudełku znajdziesz skonfigurowany minikomputer Raspberry Pi, małą klawiaturę i kilka przewodów. Połącz Pi za pomocą przewodu z klawiaturą i swoim telewizorem zgodnie z zamieszczonym poniżej szkicem. Urządzenie zaloguje się automatycznie do najbliższej dostępnej sieci WLAN. Zapamiętaj swoją nazwę użytkownika w okienku dialogowym, nie zapisuj jej nigdzie, nie udostępniaj tego sprzętu nikomu, do kogo nie masz 200% zaufania. Nie zabieraj go ze sobą za granicę kontrola bagażu. A gdy nie będziesz z niego korzystać, ukryj w bezpiecznym miejscu w razie konieczności, zniszcz kartę pamięci. A niech to, szepcze V. — Bezpośredni kontakt z zero. Naprawdę tak myślisz? Mam setki pytań. Teraz możesz je zadać. V chwyta pudełko i idzie szybko do pokoju. Dwie minuty później Pi jest już podłączony do klawiatury i telewizora. Na ekranie pojawia się chaos drgających obrazów. Wszystko wydaje się w ciągłym ruchu, ani jeden najmniejszy punkt nie pozostaje nawet przez ułamek sekundy w miejscu. Co to jest? Pyta syn. Nie mam pojęcia. Przypomina jakby pianę. Spójrz, to wygląda jak lejąca się woda. Oto spady. Na tle drżących obrazów wyskakuje białe okienko znane syn z jej programu poczty elektronicznej. Witaj, Syntio. Ta platforma jest bezpieczna. Wczorajsze wystąpienie miłe. Przeprosiny przyjęte i jeszcze raz dziękuję za wczoraj. Co oni mają na myśli? Dopytuje Wi. Nieważne, szepcze syn. Wygląda na to, że to chyba rzeczywiście zero. Rozgorączkowana wyrywa klawiaturę córce. Gdy zaczyna pisać, ponad tekstem ukazuje się nazwa użytkownika. UXT. Co mi tam na dole zdradziliście? Co to ma być? GuEx? Czy to jest teraz Twoja nazwa użytkownika? Pyta jej zirytowana, ale już po sekundzie przychodzi odpowiedź. Jakinta0046. Czy to jest test? Tłój finansowanie poszukiwań zero. Syn opada na oparcie kanapy. To naprawdę zero, szepcze. Ale nic z tego nie rozumiem, mówi V. Może to i lepiej. Wyjaśnię ci później. Mogłabyś mnie teraz zostawić samą? Córka obrzuca ją pełnym pretensji spojrzeniem. Sin czeka jednak, aż wi się podniesie i podejdzie do drzwi. Skąd co prawda nie może widzieć ekranu telewizora, ale stoi tam uparcie z rękami skrzyżowanymi na piersi. Syn stuka szybko w klawiaturę. Musi się dowiedzieć, co tak naprawdę się stało kanałach wspomniałam o przyjacielu, który przed moim wyjazdem chciał mi opowiedzieć coś o Frimi. On nie żyje. Wypadek. Zdarzył się tuż przed tym, jak zostałam zaatakowana w Wiedniu. Czy to zwykły zbieg okoliczności? Czy to wszystko nie ma związku z tym zamaskowanym finansowaniem? Jakinta 0046. W żadnym wypadku musi chodzić o coś innego. GUEXT. Mam jego komputer. Jest zakodowany. Pauza. Jakinta 0046 Czyli na razie się do niego nie dostaniemy. Masz do kogo się zwrócić? GUEKES. Tak, mam zamiar zrobić to jutro. Jakinta 0046 Jeśli moglibyśmy poza tym w czymś pomóc, daj znać. Wywiad z 0. Jakinta 0046. To, co mamy do powiedzenia mówimy sami. Ale być może będziemy mogli pomóc Ci przy Twoim materiale. Odezwij się, kiedy będziesz miała coś więcej. Następnym razem będziesz potrzebowała hasła. Wpisz teraz jakieś i je zapamiętaj. Musi się składać co najmniej z dziesięciu znaków, w tym z cyfr, małych i dużych liter i znaków specjalnych. Syn zastanawia się krótko. Krytyczna część dialogu zniknęła już z okienka. GUEXT mt a blondę. Yakintax 0046. Okej. mt a Pyta pytawi. Syn wystraszona podnosi wzrok nad klawiatury. Nie słyszała ani nie widziała, gdy córka podeszła znowu bliżej. Przecież ci mówiłam, zaczyna ze słością, ale wina natychmiast jej przerywa. Bez mnie w ogóle nie dałabyś sobie rady. Syn zaciska usta i rezygnuje z walki. To twoja data urodzenia i twój kolor włosów. Nie wiem, czy to bezpieczne, powątpiewa Wi. A znasz coś lepszego? Córka kręci głową. Spytaj jeszcze, co znaczą te obrazy w tle. Syn wpisuje pytanie. Jakinta 0046. Kamuflaż. Do następnego razu. Przez kilka sekund wpatrują się w milczeniu w ekran, ale oprócz szumiących widoczków nic już się na nim nie pojawia. Gdzie to schowamy? pytawi. Szczerze mówiąc, wolałabym nie trzymać tego w domu, odpowiada syn. Ma jeszcze świeżo w pamięci przesłuchanie na lotnisku. Miałyśmy kontakt z poszukiwanymi terrorystami. Kierując się instrukcją, wyjmuje z mini komputera kartę pamięci SD wielkości soczewki, odłącza przewód i wszystko razem oprócz karty pakuje z powrotem do pudełka. Może w wyciągu nad kuchnią, proponuje Wi. Przecież on i tak nie działa. Dobry pomysł. Wi kilkoma zdecydowanymi ruchami usuwa filtr z okapu pochłaniającego zapachy. Wsuwa w powstały otwór pudełko i z powrotem zakłada filtr. Kartę pamięci Sin zostawia w przedpokoju na niedużej paterze z kluczami, breloczkami, długopisami i innymi drobiazgami. Otwarta kryjówka, mówi, jak w opowiadaniach Edgara Alana Poego. Tylko żebyś mi się do tego nie dotykała. Przed pójściem spać, syn jeszcze raz sprawdza zamek w drzwiach wejściowych. Wkłada do swojej jedynej i sfatygowanej walizki trochę rzeczy na cztery dni oraz coś szykowniejszego na występ przed kamerami. Czy w tej sytuacji naprawdę może zostawić Wi samą? Czy powinna martwić się teraz dodatkowo z powodu dzisiejszej przesyłki? Przypomina sobie, z jakim zapałem jej córka podłączała całe to urządzenie. Ona jest odważniejsza ode mnie, myśli. Dlaczego miałabym się obawiać? Ponieważ ona wie mniej ode mnie? I tak jest lepiej. Bierze laptop do łóżka i w końcu znajduje chwilę, aby dowiedzieć się czegokolwiek o Shield. Mało znany startup ani koneksje personalne, ani relacje inwestorskie nie wskazują na żadne powiązania z Freemi. Sin nie może zasnąć. Zbyt wiele się zdarzyło w ciągu ostatnich 48 godzin i za mało z tego wszystkiego rozumie. Puchacz. Ufacie tej Bonsant? Snowman. Masz na myśli tamtą historię? R.C.T. A co ten chłopak mógł odkryć na temat Freemi? Pikabu 777. Nie mam pojęcia. Niedziela. Następnego ranka sin z nabrzmiałymi powiekami z trudem zbleka się z łóżka. Przy śniadaniu V wciąż rozmawia tylko o czacie z Zero i audycji telewizyjnej w NBC. Co tam powiesz? Zależy od tego, jakie będą pytania. Sin ma tremę przed swoim wystąpieniem w talk show. Pozostali zaproszeni goście są na pewno doświadczonymi dyskutantami. Czy w ogóle dopuszczą ją do głosu? Ale ci dobrze. Zobaczysz Nowy Jork. Zachwyca się wi. Mam nadzieję, że kiedyś pojedziemy tam razem. I to nie do pracy, mówi syn. A propos pracy, muszę zakuwać francuski. Jutro mam klasówkę. Powiedziawszy to, Wi, znika w swoim pokoju. Syn, zaś czyni ostatnie przygotowania do podróży. Jak tylko wyląduję, zaraz do ciebie zadzwonię, zapewnia córkę przy pożegnaniu. Spokojnie, dasz radę, mówi Wi, wyczuwając zdenerwowanie matki. Gdy godzinę później syn na lotnisku podchodzi do odprawy, Chander już na nią czeka. Jak zawsze wygląda świeżo i młodzieńczo, posyła jej na powitanie promienny uśmiech. Ze szczerym zainteresowaniem pyta ją, jak miewa się ona sama. Chce też wiedzieć, co u wi i Ani. Syn wyraźnie odpręża się w jego obecności. Ty Chyba zwariowałaś, myśli. On jest dwanaście lat młodszy od ciebie. Przecież nawet nie masz pojęcia, w której części świata wyląduje, kiedy skończy pracę dla Daily. Mimo wszystko. Na razie nie wspominam o swojej rozmowie z Zero. Sama jeszcze dobrze nie wie, jak odnaleźć się w tej sytuacji. I co z tym atakiem Anonymous? pyta. Udało się przetrwać z niewielkimi obrażeniami. Informatycy Antonego są całkiem nieźli. Oboje nadają walizki na bagaż. Syn zostawia sobie tylko niewielki plecak. Gdy widzi przed sobą funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa, ogarnia ją i lęk, i zarazem wściekłość, dokładnie te same uczucia, które dzień wcześniej opanowały ją podczas przesłuchania. Na szczęście żaden z nich nie poświęca jej szczególnej uwagi. Mamy jeszcze prawie godzinę do wejścia na pokład, stwierdza Chandler, spoglądając na zegar. Chodź, napijemy się kawy kafejce przekazuje jej nowy smartfon i etui z okularami. — Z pozdrowieniami od Antonego i prośbą, abyś tym razem bardziej na nie uważała. Poza tym firma na dni pobytu w Nowym Jorku przyznaje ci specjalną dietę. — Nie chcę już mieć nic wspólnego z poszukiwaniem Zero. Czy to wciąż do niego nie dotarło? Chander wybucha śmiechem. — Znasz swojego szefa dłużej ode mnie. Syn rozgląda się nerwowo wokół siebie. Ja też mam coś dla ciebie. Sięga do plecaka i wyjmuje laptop. To komputer Ediego. Otwiera go i uruchamia. Tuż przed śmiercią rozmawiał ze mną przez telefon. Odniosłam wrażenie, że chciał powiedzieć mi coś bardzo ważnego. Skąd go masz? Pyta Chandler z miną, jaką zwykle przybiera, gdy mocno się koncentruje. Peggy miała rację. Komputery to coś, co całkowicie go pochłania. Od jego matki. Zakodował twardy dysk. Stwierdza Chandler, gdy na monitorze pojawia się okienko na hasło. Potrafiłbyś się do niego dostać? To tak postępują dziennikarze? Jak trzeba? Chandler ogląda sprzęt. Mogę spróbować, ale to potrwa. Do startu raczej nie dam rady. Może jednak, bardzo cię proszę. Muszę koniecznie się dowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Chandler wyjmuje swój laptop. Czy on znał się trochę na informatyce? O ile wiem, tak. To dobrze. Bo tacy ludzie zwykle uważają się za wyjątkowo sprytnych i dlatego popełniają najgłupsze błędy. Wypróbujemy na początku nieskomplikowany wariant. Jeśli hasło jest krótkie i w miarę proste, być może uda się nam dostać. Rozumiem, że chcesz zacząć od czegoś konkretnego. Tak, masz jakiś pomysł? Viola, albo wszelkie odmiany tego imienia. Chodzi o twoją córkę. On się chyba w niej kochał. Pięć minut później wszystkie dane zgromadzone przez Ediego są dla nich dostępne. Miałeś nosa, mówi z uznaniem Chander. Czego szukamy? Chciałabym wiedzieć, czym się ostatnio zajmował. Oczywiście, szkoła, gry i muzyka mnie nie interesują. Zostało nam jeszcze tylko pół godziny, stwierdza Chander. A w czasie lotu będziemy mieli mnóstwo czasu. Ale teraz też nie mamy nic do roboty. Na syn. Palce Chandera tańczą po klawiaturze. W końcu odzywa się z nad komputera. Ludzie popełniają błędy. Zawsze popełniają błędy. Ale te tutaj są wyjątkowo interesujące. Pokazuje na jeden z folderów na monitorze. Ktoś chciał go usunąć, nie tylko wrzucając pliki do kosza, ale tak na dobre. I podejrzewam, że nie był to Eddie. Więc kto? Ktoś kto dostał się do jego komputera online. Być może uda mi się ustalić, kto to, ale dopiero w Nowym Jorku. A co jest w tym folderze? Jesteś w stanie otworzyć te pliki? Skrypty programów, tabele i jakiś filmik. Obejrzyjmy go. Na widok Ediego na ekranie syn ściska się gardło. Jest blady, wygląda na niewyspanego. W tle widać ścianę jego pokoju, zawieszoną plakatami. Jeszcze jakieś dziewięć miesięcy temu Adam Denham był nieśmiałym chłopakiem mówi Eddie do kamery. Potem zaczął korzystać z aplikacji Freemi i bardzo szybko zmienił się w atrakcyjnego, beztroskiego młodego człowieka. Zbyt beztroskiego? Kilka dni temu zginął w strzelaninie podczas pościgu za poszukiwanym przestępcą. Niedługo potem ktoś, mimo poddał mi pewną myśl: Czy to możliwe? Aby aplikacje Freemi były temu winne. Sin zlewa się potem. Czy on ma ją na myśli? Szalony pomysł, szepcze Chander. Bzdura, pomyślałem wtedy. Bo w takiej sytuacji ciągle musieliby umierać ludzie, którzy za sprawą Freemi stali się zbyt śmiali. Dlatego postanowiłem sprawdzić dane. Na ekranie pojawia się wykres słupkowy, Edizaś mówi dalej. Porównałem wskaźnik śmiertelności użytkowników Freemi z takim samym wskaźnikiem wśród osób niekorzystających z Freemi. Rezultat jest jednoznaczny. Od uruchomienia Freemi przed dwoma laty te dwie liczby nie różnią się od siebie. Czyli wszystko w porządku, wtrąca Chandler. Wobec tego, gdzie jest problem? Jeśli jednak Frimi wywiera rzeczywiście tak pozytywny wpływ na nasze życie, do wypadków, samobójstw i śmierci z nienaturalnych przyczyn powinno być mniej. Wskaźnik śmiertelności wśród użytkowników Freemi powinien na dobrą sprawę spaść. A jednak tak się nie dzieje. Pomyślałem więc, że powodów może być kilka. Edi wyświetla listę. Po pierwsze, jedne i drugie liczby nie są dokładne. Po drugie, aplikacje Freemi nie są jednak tak skuteczne, jak się utrzymuje. Przy czym udaremnienie śmierci to może faktycznie zbyt wygórowane oczekiwanie. Po trzecie, różnica jest zbyt mała, by dawała się uchwycić statystycznie. Po czwarte, nie widać tego, ponieważ to jest taki swego rodzaju worek kartofli. Bystry chłopak, zauważa Chander, podczas gdy na monitorze znowu pojawia się Eddie z opakowaniem ziemniaków w ręce. W środku są dwa kilogramy. Załóżmy, że są to znane nam wskaźniki śmiertelności. Nie wiemy jednak, co dokładnie się na nie składa. Odnosząc to do naszego przykładu z kartoflami, nie wiemy, czy w torbie znajdują się same duże ziemniaki, czy kilka większych i parę mniejszych. Inaczej, czy mamy do czynienia z wieloma zgonami naturalnymi i nielicznymi nienaturalnymi? Postanowiłem doprecyzować swoje poszukiwania czyli otworzyć worek ziemniaków i poszukać nienaturalnych przyczyn śmierci wśród użytkowników RIMI, takich jak w przypadku Adama Denhama. Chodziło mi o wypadki, samobójstwa, zabójstwa. Innymi słowy, chciałem ustalić liczbę dużych i małych ziemniaków. RIMI jednak nie udostępnia informacji o przyczynach śmierci ze względu na szacunek dla zmarłych, jak mi wyjaśniono. Eddy patrzy prosto w kamerę i mówi dalej. Uznałem to za zrozumiałe, ale jednocześnie tym bardziej chciałem wiedzieć. Tyle, że do danych na ten temat nie jest tak łatwo się dostać. Na szczęście istnieje wiele innowacyjnych wyszukiwarek, jak Wolfram Alpha, czy cała masa projektów opartych na danych otwartych, na przykład statystyki urzędowe, do których każdy może mieć dostęp bez konieczności uzyskania pozwolenia. No, niezły plan. Zauważa Chander. Syn zerka na zegarek. Już niedługo powinni znaleźć się na pokładzie. Ona jednak nie może oderwać się od wideo. Również jej towarzysz wydaje się zafascynowany. Napisałem specjalny program do wyszukiwania i zebrałem rzeczywiście wystarczająco dużo informacji, aby móc sobie wyrobić pogląd. I oto wyniki. widzi na razie tylko kolorowy wykres, który nic jej nie mówi. Nie ma pojęcia, do czego tak naprawdę zmierza Eddie. Liczba zgonów z przyczyn nienaturalnych nie zmieniła się znacząco. Jaki z tego wniosek? Że trzeba przyjrzeć się zjawisku jeszcze dokładniej, szepcze pod nosem Chander. Na monitorze ukazuje się mapa Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej a na niej kolorowe obszary od żółtego po ciemnoczerwony, jakby powierzchnię Ziemi zalała lawa. Zacząłem szukać według kolejnych kryteriów wieku, miejsca zamieszkania itd. i zrobiło się ciekawie. W niektórych rejonach i w pewnych grupach pół roku temu liczba samobójstw i wypadków wśród użytkowników FRIMI znacząco wzrosła. Tak czy inaczej, powinni koniecznie zbadać to eksperci. Fak, wymyka się Chanderowi. Nie rozumiem, co on ma na myśli. Spójrz na wykres. W przypadku co najmniej dwóch grup użytkowników FRIMI zidentyfikowanych przez tego chłopaka występuje wyraźnie wyższa liczba nienaturalnych przyczyn śmierci niż w porównywalnej grupie osób niekorzystających z FRIMI. Pierwsza grupa to mieszkańcy San Francisco i okolic. A druga to niemieccy uczniowie. Mniej więcej od siedmiu miesięcy wskaźniki te podniosły się od 5 do 10% ponad średnią wartość dla całego społeczeństwa. To zdecydowanie wykracza poza błąd statystyczny. Co się tyczy pozostałych użytkowników RIMI, liczba nienaturalnych zgonów pozostała na stałym poziomie albo wręcz zmalała. I dlatego ogólna liczba zmarłych niewiele nam mówi, ponieważ plus i minus się znoszą. Jak w worku z ziemniakami. Niezależnie od tego, czy duże, czy małe, w środku są tak czy inaczej dwa kilogramy. Sin znowu spogląda na zegarek. Pora iść, musimy się pospieszyć. Chander zamyka laptop i oboje biegną do bramki. Zdaje się, że liczba nienaturalnych zgonów w ostatnich dwóch miesiącach znowu się ustabilizowała. Coś musiało się zmienić. Jeśli oczywiście zebrane przez niego dane się zgadzają, Mówi cicho Chander, stojąc już w kolejce pasażerów czekających na wejście na pokład samolotu. Chętnie bym to sprawdził. Uważasz, że te liczby nie są wiarygodne? Przecież słyszałaś, co on sam powiedział na koniec, że chciałby zweryfikować to z fachowcami. Niestety już nie zdążył, bo wkrótce po rozmowie ze mną miał wypadek. Chander spogląda na nią znowu tym swoim wzrokiem. Witamy w paranoi. Muszę szybko zadzwonić, informuje syn. Ja też, rzuca Chander. Syn w pośpiechu znajduje w swoim smartfonie główną stronę firmy z danymi kontaktowymi. Wybiera numer, mając nadzieję, że w takiej ambitnej, rozwijającej się firmie pracuje się także w sobotę. Prosi o połączenie z Willem DeKertem członkiem zarządu do spraw komunikacji. Wyjaśnia, kim jest, przypomina historię z Kosakiem i Washington, nadmienia, że następnego dnia wystąpi obok niego w programie telewizyjnym i dlatego musi z nim pilnie porozmawiać jeszcze przed odlotem do Nowego Jorku. Natychmiast. Ku swojemu zaskoczeniu zostaje zaraz przełączona. To software wychwycił tę rozmowę? Pyta Jonathan Stem, odtwarzając dialog między Cynthia Bonsant a Willem de Kertem. Dzięki różnym słowom kluczom ustalonym w odniesieniu do poszukiwań zero, potwierdza Martin, i nazwiskom podejrzanych oraz zainteresowanych. Bardzo słusznie, że od razu pan do mnie z tym przyszedł, mówi John. Jego gabinet jest mniejszy niż można by się spodziewać po człowieku o tak wysokiej pozycji. Mahoniowa, naturalna błazeria wygląda wprawdzie niezwykle szlachetnie. Sprawia jednak, że pomieszczenie wydaje się jeszcze ciaśniejsze i ciemniejsze. Obok Martana zajęli już miejsce dwaj agenci, których nie zna. Co ma wspólnego nasze poszukiwanie zero z Freemi? Pyta John. Nasze być może nic, ale to Daily. Kto wie? Rozumiem. Niech pańscy ludzie dalej go tropią. Pan natomiast skupi się na Synti Bonsant i Willu deckercie. Od tej chwili podlega pan agentowi Dambrostowi, siedzącemu po pańskiej lewej ręce. On będzie kierował całym zespołem. Obecni tu dwaj koledzy oraz cała reszta ekipy sprawdzą dokładnie treść rozmowy. Ta sprawa ma najwyższy priorytet jest ściśle tajna. Raportowanie wyłącznie do mnie. Chcę znać rezultat waszych ustaleń, zanim ta kobieta wyląduje w Nowym Jorku. To znaczy, że macie sześć godzin. Marten cieszy się, że nie musi się męczyć z całym tym statystycznym badziewiem, tylko ma teraz za zadanie ustalić tło obojga telefonujących. Standard. O co chodziło w tej rozmowie przez telefon, kompletnie nie zrozumiał. O zmarłych. Jakich zmarłych? Tak jest, sir. Przez kilka sekund Karl patrzy na Willa w milczeniu. Interesujące? Odzywa się wreszcie. Z kim na ten temat rozmawiałeś? Tylko z tobą, odpowiada Will. A Alice? Nie. A może z innymi współpracownikami? Z nikim. Na bo to przegrana dziennikarka, już dawno ma za sobą najlepsze lata i dlatego pilnie poszukuje gorącego tematu. Nie rozmawiaj z nią więcej. A jeśli będzie nalegać? To ją spławisz, bądź tego Karl. Albo wciśniesz jej pr banał, że co prawda poprawiamy standard życia, ale nie potrafimy zapobiec śmierci. Wymyśl coś, w końcu to twoja praca. Willowi nie podoba się przebieg tej rozmowy. Czy. W tamtym czasie zmieniłeś coś przy algorytmach? Pyta. Na bieżąco je optymalizujemy i rozbudowujemy. Dobrze o tym wiesz. Czyli to nie może być przyczyną. Po czyjej ty jesteś w stronie? prycha Karl. Wow, rzuca Will. Freemi ma obecnie blisko 198 milionów zachwyconych użytkowników i ich liczba rośnie. Niektórym mogliśmy w minionych miesiącach pomóc w ich problemach mniej skutecznie niż innym, ale takie przypadki stanowią wręcz niezauważalny procent. I nie powinno nas to powstrzymywać przed wspieraniem coraz większej rzeszy ludzi w dążeniu do szczęścia i sukcesu w życiu. Najważniejsza jest ich przyszłość, a nie przeszłość. Na tym należy się skoncentrować. Will zaciska mocno szczęki i powstrzymuje się od komentarza. Karl natomiast przygląda mu się wnikliwie. No dobrze, rzuca oczekiwanie. Sięga po okulary, które odłożył na początku rozmowy. Kim, Jenna, wymienia imiona swoich kolegów z zarządu. Odwołajcie wasze wszystkie przedpołudniowe spotkania. Mamy do zrobienia ważną prezentację. Widzimy się za pół godziny w bunkrze. NBC zafundowała syn miejsce w klasie biznes. Chandela najwyraźniej stać prywatnie na taki luksus. Daily bowiem na pewno nie zapłaciło mu za bilet. Miło, że jesteś obok, mówi syn. Nie chciałem przypuścić takiej okazji, odpowiada, kładąc rękę na jej udzie. Syn opiera mu głowę na ramieniu. Ta historia nie daje mi spokoju. Znałam Ediego od małego. Przepraszam, że nie jestem w nastroju do flirtowania. Już ja się postaram, żebyś w Nowym Jorku skupiła się na czymś innym zwraca się do niej z szelmowskim uśmiechem. Sin również się uśmiecha, wciąż jednak nie może przestać myśleć o wideo. Jeśli śmierć Ediego rzeczywiście ma cokolwiek wspólnego z tą sprawą to musi być coś na rzeczy. Seria śmierci zaczęła się mniej więcej siedem miesięcy temu i skończyła od miesiąca do dwóch temu podsumowuje syn. Znowu twoja paranoja? pyta Chander, przeciągając się. Chyba nie sądzisz, że tych ludzi do śmierci doprowadził Frimi. Nie z premedytacją, chociaż. No dobrze, na razie pozostawmy tego rodzaju koncepcje na boku. Może był to swego rodzaju wypadek przy pracy. Niedopracowana kryształowa kula, niestarannie zaprogramowane aplikacje, coś w tym stylu. Czarnobyl w sferze Big Data. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak często i w jakiej postaci wypuszcza się dziś na rynek różnego rodzaju oprogramowania. To są po prostu permanentne wersje testowe. My wszyscy jesteśmy jedynie króliczkami doświadczalnymi dla różnych branż. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem sceptyczny. Nie zgadza się z nią Chanter. Przyznaję, chłopak zebrał ciekawe dane. Ale nie sprawdził żadnych innych ewentualnych przyczyn tych zgonów. Mogły nimi być zła pogoda, długa zima, motywy kulturowe czy jeszcze inne. Wiadomo przecież, że w przypadku samobójstw czy katastrof w grę wchodzić może wiele różnych czynników. Musisz zweryfikować te dane. Zostałem wynajęty do poszukiwania zero. A poza tym w twojej obecności mam poważne kłopoty z koncentracją. Przekomarza się z nią. Jeśli te dane się zgadzają, trzeba je upublicznić. Chander wzdycha ciężko. Poważni dziennikarze, jak ty, potrzebują czegoś więcej. Zresztą, kogo interesuje taki temat jak internet? To zbyt abstrakcyjne. Setki zmarłych? Mogę się założyć, że nawet dla prasy bulwarowej nie ma w tym mięsa. Choć ty, oczywiście, lepiej znasz własnych kolegów. Chyba masz rację. Teraz wzdycha syn, bierze go za rękę i głaszcze jego długie palce. Nagle zamiera. Z jakiegoś głębokiego zakamarka pamięci wyłania się pewna informacja. Znowu paranoja? Powiedz mi, kto we FRIMie odpowiada za wszystkie kwestie związane ze statystyką? pyta. Statystycy, odpowiada Chander, wzruszając ramionami. To jedna z ważniejszych profesji w takiej firmie. Jeden z założycieli Frimi był właśnie statystykiem. Zginął dwa miesiące temu w wypadku. Jak Eddie, dodaje, Chander cofa dłoń. Rany boskie, syn, przecież jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Czy on już nie pamięta, co przytrawiło jej się w wiedniu niedalej jak przed wczoraj? Wideo obudziło w niej strach. Zaraz po wylądowaniu musi przede wszystkim zadzwonić do wi. Wi, czy ona na pewno jest bezpieczna? Ta Bonsant płoszy nam konie, stwierdza Henry. Dwudziestoprocentowe prawdopodobieństwo urosło do... Prawie sześćdziesięcioprocentowego, uzupełnia Kim. Już po telefonie Brickla w Wiedniu nadarzyła się wyjątkowo korzystna okazja... Dlatego nawet nie podjęliśmy próby rozmowy z nią. Niestety ten wynajęty na miejscu gość okazał się patałachem. Teraz prawdopodobieństwo wynosi 90%. Będziemy musieli z nią pogadać. Na razie chyba nie ma co liczyć na możliwość innego rozwiązania w sposób dyskretny. Karl zdecydował się na ucieczkę do przodu i już dzisiaj zaprezentuje wyniki swoim kolegom z zarządu. Mogą liczyć na szczególne zainteresowanie z naszej strony, mówi Żakim. Jesteśmy na to przygotowani. Siedzą w biurze Henry'ego. Z jego okien roztacza się widok na Central Park. Na dworze mży krople deszczu rysują drobne kreski na szybach, a potem łączą się w niewielkie stróżki. Najwyższe piętro drapacza chmur zlewa się z szarą mgłą. W jaki sposób Bonsand dotarła do informacji chłopaka? Miała pomocnika, tego hindusa. Skrakował płytę główną brikla i znalazł usunięty folder. Skoro znalazł, to nie został usunięty. Partactwo z naszej strony? Rzekim odpowiada mu uniesieniem brwi. Nie, Henry nie ma wyboru, musi mu wierzyć, bo nie zna się tak dokładnie na tych sprawach chociaż chyba obiło mu się kiedyś o uszy że usunięcie danych z komputera bez pozostawienia jakichkolwiek śladów to dla profesjonalist nic wielkiego może za niestarannym wykonaniem zadania krył się więc jakiś zamiar co robimy z bonsant nie możemy dopuścić żeby cokolwiek upubliczniła jeśli nawet te liczby nie są wiarygodne zaraz znajdą się tacy którzy zaczną grzebać głębiej Ląduje za 3,5 godziny. Najpierw pojedzie do hotelu, żeby odebrać oświadczenie Willa Dekerta, którego on najpierw jej odmówi. Kiedy tylko komputer będzie znowu osiągalny, usuniemy z niego dane definitywnie na 100% albo go zabierzemy. A potem? Mamy przygotowane plany wyeliminowania, o ile Bonsand nie zdecyduje się na współpracę. W przeciwieństwie do Wiednia, do dyspozycji jest dwunastoosobowy zespół. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli go użyć. Co mówią kryształowe kule? Wiele wskazuje na to, że spotka się z dekertem. Prognozy dotyczące jego postawy po prezentacji Montika są niestety dość nieokreślone. Programy analityczne Frimi są w stanie przewidzieć z dużą dokładnością sytuacje standardowe. A tu nie mamy z taką do czynienia. Z kolei nie dysponujemy też wystarczającą liczbą porównywalnych danych. Czy to znaczy, że on może jej wszystko powiedzieć, a na koniec jeszcze dodać coś od siebie? Naprawdę chcemy do tego dopuścić? Dekert jest w tej kwestii trudny do określenia. Zasadniczo sprzyja freemi i tym samym pilnuje własnej kieszeni. Wykazuje jednak także inne cechy charakteru. Które nie czynią z niego wiarygodnego partnera. Może to jest najlepszy moment, żeby złożyć jej propozycję. Jeśli on będzie skłonny to zrobić. Karl wie o ich rozmowie telefonicznej, pogada z Dekertem, a my oczywiście będziemy przez cały czas w pobliżu, deklaruje Rzekim z uśmiechem mającym upewnić Henry'ego, w przekonaniu, że sprawa jest w dobrych rękach. Wiem, że jesteś zajęty, mówi Louis przez telefon. Mimo wszystko powinieneś wpaść tutaj na kilka minut. Chyba natrafiliśmy na trop zero. Martin przeprasza kolegów, z którymi pracuje nad Bonsond i Dekertem. Wkrótce potem jest już dwa piętra niżej, w drugim końcu J. Hoover Building, u swoich współpracowników. Dostaliśmy dane dwóch dostawców VPN ze Stanów, przeanalizowane przez kolegów z NSA. Adresy IP, z których miano w dostęp do wodospadów, porównali ze wszystkimi osobami, które w jakikolwiek sposób, choćby bardzo luźny, mają związek z całą tą sprawą. W ten sposób natrafili na niezwykle interesującą okoliczność. Trzy lata temu strona z wodospadami była odwiedzana między innymi z adresu IP należącego do pewnej kawiarenki internetowej. Ta kawiarenka znajduje się zaledwie 200 metrów od miejsca zamieszkania kobiety, która dzisiaj jest współpracownicą Freemi. Znowu Freemi, odzywa się Marten. Przecież to jest na wskroś amerykańska firma. Ta współpracownica też jest Amerykanką. No i co z tego? Przecież jej nie nadzorujemy, stwierdza obojętnie Marten. Obaj wybuchają gromkim śmiechem. No dobra, mówi Marten, gdy już się uspokoił. Uważasz, że to wystarczy, iż kawiarenka internetowa sąsiaduje z miejscem zamieszkania pewnej obywatelki Stanów Zjednoczonych, pracującej dla odnoszącego sukcesy startupu, aby powziąć podejrzenie? Jest jeszcze coś. Podczas studiów ta Amerykanka zajmowała się intensywnie kwestiami prywatności i ochrony danych osobowych. To są tematy zero. Pewnie dzięki temu dostała pracę we Freemi. Coś poza tym? Od mniej więcej trzech lat ta pani nie korzysta z sieci anonimowych, jak Tor, czy VPN. Martin ściąga brwi. A to ciekawe, pogadam ze stemem Dlaczego? Pyta John. Jej model poruszania się w sieci uległ raptownej zmianie trzy lata temu, wyjaśnia Martin. Zakładamy, że posługuje się dwoma rodzajami instrumentów oficjalnymi. Nieanonimizowanymi, które w konsekwencji możemy jej przypisać, oraz innymi, których używa wyłącznie do anonimowej komunikacji. Albo wtedy drastycznie zmieniły się jej okoliczności życiowe. Już to sprawdziliśmy, nie zmieniły się, a przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje, ale będziemy drążyć dalej. Może zmiana wynika z tego, że stała się wówczas aktywistką? Nawiasem mówiąc, niewiele wcześniej wodospady pojawiły się w wersji online. Niektóre rzeczy do siebie pasują. A jak Twoim zdaniem aktywistka pasuje do takiej firmy jak Freemi? Wystarczy mieć naprawdę niewielkie rozeznanie, żeby się zorientować, że to też jest ośmiornica żywiąca się danymi osobowymi. Choć może trochę inna niż pozostałe tego rodzaju twory. Kto wie, czy to właśnie nie był jej motyw? Pomyśl chociażby o Edwardzie Snowdenie. To by się nawet zgadzało, biorąc pod uwagę jej dzisiejszą pozycję i to, za co jest obecnie współodpowiedzialna. To znaczy? Wiele wskazuje na to, że szef Rimi, Karl Montik, wspiera niezwykle spektakularny pościg za zero prowadzony przez brytyjską gazetę Daily. Nie można też wykluczyć, że Rimi wymyślił całą tę historię, a nawet ją wręcz finansuje, z jakichkolwiek względów. Właśnie badamy przepływy pieniężne. Jako osoba kierująca komunikacją marketingową całej firmy, niewątpliwie uczestniczy w tego rodzaju kampanii. Jeśli należy do zero, miałoby to nawet sens, bo w tej sytuacji Freemi opłacałby promocję zero. Nie mając oczywiście o tym pojęcia. Prawdopodobnie, ale kto wie. Okej, okay, mówi stanowczo John. Złożymy wniosek o totalne monitorowanie. Podsłuch, pluskwy, trojany, obstawa na ulicy, pełny program. Bunkier leży w centrum sześciopiętrowej dawnej fabryki mydła, do której Frimi wprowadził się dopiero pół roku temu. A mimo to już zrobiło się w niej za ciasno. Metrowej grubości ściany wykonane są z żelazo-betonu, z wbudowanymi weń przeróżnymi urządzonkami uniemożliwiającymi podsłuchiwanie od zewnątrz. Każdy gość przed wejściem do środka musi oddać wszystkie sprzęty elektroniczne i przejść przez śluzę bezpieczeństwa, włącznie z rewizją osobistą. Obecni są tylko członkowie zarządów RIMI: Sam Karl, Kim Huang, Jenna Wojczewski i Will Decker. Karl nie lubi długich wstępów. No dobrze, moi drodzy, mam dobre i złe wiadomości. Zacznę od dobrych. Niemal 90% użytkowników RIMI stosuje się do zaleceń naszych ACT-APPS. Aby podnieść wartość swoich parametrów. Przykład. W każdej szkole jest określona grupa młodzieży tak zwanych liderów opinii to są ci fajni wszyscy chcą należeć do tej grupy. Dzięki naszym instrumentom wiemy wcześniej niż oni, jakie marki będą niebawem trendy. Gdy więc ktoś chce przynależeć do fajnych, aplikacja podpowiada, aby on także się w to ubrał, jeszcze zanim ci fajni pierwszy raz pojawią się w czymś takim w szkole. Na razie nic nowego, zauważa Jenna. Will mierzy ją wzrokiem. Czy ona schudła? Jej przedramiona i szyja wyglądają na wyjątkowo żelaste. Być może. Kilka miesięcy temu pozwoliłem sobie dokonać optymalizacji programu i zainicjować kilka drobnych eksperymentów. Z powodów, które za chwilę zrozumiecie, nikogo o tym nie poinformowałem. Rezultaty są tak spektakularne, że na razie zaprezentuję je wyłącznie ustnie, aby nie produkować zbędnej dokumentacji. Cholera! szepcze Jenna. Również Will domyśla się, na czym mogły polegać te eksperymenty. No proszę, wybucha śmiechem Karl. Po waszych minach widzę, że już przeczuwacie, do czego to zmierza. Tak, nie mylicie się. Bez obawy programiści, których w to włączyłem, nie wiedzą, czemu służy zlecone im przeze mnie przekodowanie. Will czuje coś nieprzyjemnego w żołądku. Objąłem programem trzy miliony młodych ludzi z różnych regionów Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec, Francji i Skandynawii. Wszędzie tam mamy dużą liczbę użytkowników o wysokich parametrach. W pierwszym doświadczeniu zastosowałem wspomniany już przykład. Co się stanie, jeśli aplikacje wskażą liderom opinii i innym młodym ludziom markę, która niezbyt odpowiada ich systemowi wartości? Czy mimo wszystko kupią ją sobie, jeśli w ten sposób będą mogli podnieść wartość swoich parametrów? Mówiąc krótko, Chciałem oszacować wpływ aplikacji na osoby testowane w przypadku, gdy zachodzi nieznaczna zgodność wartości wyznawanych przez jednostkę z daną marką, bądź też taka zgodność nie istnieje wcale. Kazałem więc odpowiednio przekodować algorytmy. No i co z tego wyniknęło? Mając przed nosem marchewkę w postaci możliwości podniesienia swoich parametrów, młodzi ludzie kupowali to, co zalecały im aplikacje. Karl obrzuca zebranych spojrzeniem pełnym dumy. Oczywiście, przyznaję, że są tu jednak pewne granice. Cholera rzuca znowu Jena. Czy to znaczy, że nastolatki kupują to, co podpowiadają im Act Apps, niezależnie od tego, czy dana rzecz im się podoba, czy nie? Nie uśmiecha się chytrzy Karl. Nasze Act Apps mówią młodym ludziom, co im się podoba. I dlatego kupują potem właśnie to, a nieco innego. Przez kilka sekund w pomieszczeniu panuje cisza. Wszyscy muszą najpierw przetrawić te informacje. W głowie Willa kłębią się myśli. Karl manipuluje ludźmi jak marionetkami, jeżeli to wyjdzie na jaw, po tym pozytywnym wyniku podjąłem dalsze testy z różnymi produktami, między innymi z określonymi markami butów, artykułów sportowych. Sprzętu elektronicznego pomocy do nauki relacjonuje dalej. I dołączyłem jeszcze inne grupy testowe. Algorytmy działają we wszystkich zakresach. Jenna, kręcąc głową z niedowierzaniem, mówi: Czyli ludzie postępują wbrew własnym wyobrażeniom wartości, ponieważ chcą podnieść swoją wartość. To jest schizofreniczne, Karl wzrusza ramionami. Nie. Oni nie postępują wbrew nim, tylko je zmieniają. Ty je zmieniasz. Nikogo nie zmuszam. Ludzie po prostu tacy są. Każdy z nas z biegiem lat modyfikuje swoje pojęcia wartości. Jedni bardziej, inni mniej. Przecież ty pewnie też nieraz zrobiłaś wiele, żeby zapunktować w czyichś oczach, żeby komuś się spodobać. Jenna niechętnie potakuje głową. Karl ją przyłapał, myśli Will. Prowadząc kolejne testy, zaobserwowałem zadziwiającą rzecz. Zmiana pojęcia wartości w jednej dziedzinie u większości testowanych wywołała również modyfikacje zachowania w sferach, na które w ogóle nie wywierałem wpływu. Mówiąc obrazowo, ze skatera możemy zrobić golfistę, a tym samym z pseudorewolucjonisty potulnego, ukochanego zięcia i odwrotnie. Zmiany sięgają aż po postawy polityczne. Will pojękuje. Nie wierzę, mówi Jenna. Jak wspomniałem, tacy są ludzie. Prawie wszystko można obliczyć, przewidzieć, ukierunkować. Nie, nie wierzę, że ty naprawdę to zrobiłeś. Przecież dalszy rozwój naszych aplikacji jest tylko logicznym następstwem twojego pierwotnego projektu. Jeżeli ktoś się o tym dowie, podniesie się krzyk, że wykorzystujemy młodzież jak szczury w laboratorium. Karl ponownie wybucha śmiechem. Dla weryfikacji musiałem poddać eksperymentowi oczywiście także dorosłych. Will czuje ostry ból rozchodzący się od napiętych mięśni karku aż po wnętrze czaszki. Pociera sobie skronie. Do czego to doprowadzi? O co wam chodzi? Przecież to jest nic innego jak to, co od dziesiątków lat robi reklama. Próbuje wpłynąć na nasze zachowanie i preferencje. Wielkie portale internetowe manipulują informacjami, udostępniając wybrane treści w określony sposób. Tym samym oddziałują na postępowanie ludzi. A ja w swoich eksperymentach ostatecznie nakłaniałem dorosłych do tego, aby korzystali z wyrobów przyjaznych środowisku i kupowali żywność ekologiczną. I żeby popełniali samobójstwa, myśli Will. Za pomocą Act Apps. Da się wpływać na ludzkie wybory w sposób znacznie bardziej bezpośredni, dodaje karl. Powinieneś był najpierw omówić to z nami, zarzuca mu kim. Tak uważasz? Kim milczy. Wil też na razie wstrzymuje się od komentarza. Karl odnotowuje to, ale nic nie mówi. W tym miejscu dochodzimy do wyborów burmistrza w Emerstown. Kontynuuje. Chyba nie wybucha Jena. Musiałem. Karl uśmiecha się chytrze. Wielkie nieba. Czemu tak na mnie patrzycie? Nie udawajcie, że nigdy nie przeszło wam to przez myśl, a przynajmniej w ostatnich minutach. Mówiąc szczerze, zaczyna Jenna. No widzisz, dlatego powinnaś się cieszyć, że uwolniłem cię od takich decyzji. Ty zajmujesz się finansami. Zauważa, że jego palce bębnią nerwowo w stół, przyciska więc dłoń do blatu, a ja zajmuję się strategią i techniką. A technika umożliwia doprawdy zdumiewające rzeczy. Zresztą, już przy okazji wyborów w ubiegłych latach, big data i algorytmy stanowiły największą pomoc w walce wyborczej. Tyle, że do niewielu ludzi to dotarło. Algorytm nie puka do drzwi i cię nie nagabuje, ani nie wciskać do ręki ulotki w centrum handlowym. On wskazuje jedynie kierującym kampanią, Dokąd mają posłać swoich agitatorów wyborczych z krwi i kości. I to precyzyjnie, co do numeru mieszkania. Emmerstown było po prostu logicznym następnym krokiem. To pięćdziesięciotysięczne miasto w Massachusetts. Kandydat demokratów już od ośmiu lat piastował w nim stanowisko burmistrza. Mieszkańcy byli z niego zadowoleni. Jak wynikało z rankingów, na pół roku przed wyborami miał 20% przewagę nad swoim republikańskim rywalem i dwoma innymi kandydatami. I właśnie wtedy wkroczyłem do akcji. Tu było trudniej niż w innych doświadczeniach. Nie mogłem bowiem sugerować naszym użytkownikom niczego wprost, ponieważ zgodnie ze statusem Frimi jest apolityczny. Reasumując, podobnie jak ze skatera uczyniłem golfistę. Tak tutaj mogłem Republikanów, Demokratów czy niezdecydowanych wyborców przekształcić w zwolenników zielonych, posługując się naszymi aplikacjami, które rekomendowały im produkty, marki i sposoby postępowania zgodnie z systemem wartości jednego z niezależnych kandydatów. Napędzani chęcią podniesienia swoich parametrów, testowani poddawali się tym sugestiom i zaczęli zmieniać własne postępowanie, a w konsekwencji także postawę. Zadanie było łatwiejsze o tyle, że nie musiałem wpływać na wszystkich wyborców. Wystarczyło tylko 30%. To dużo. Gdybym zdecydował się jedynie na zrobienie z demokratów republikanów, wystarczyłyby zaledwie 12%. Ku zaskoczeniu wszystkich, poza mną rzecz jasna, zwyciężył kandydat Zielonych. Karl śmieje się głośno. Niewiele brakowało, a powiedziałbym mój kandydat. Will czuje, jak w bunkrze krążą i brzęczą atomy. Karl objaśnia im właśnie, że są nowymi panami świata. Czy to była ta dobra czy zła wiadomość, od której zacząłeś? Pyta Jenna. Wszyscy się śmieją, dopóki można się śmiać, sytuacja nie jest poważna, myśli Will, czy beznadziejna, jakby powiedzieli pesymiści. Ale w tych ścianach nie ma nikogo takiego. Zła wiadomość jest bardzo prosta, odpowiada Karl, zwracając się do Willa. I dotyczy ciebie. Jak mamy to sprzedać? Uprzedza Will dalsze wyjaśnienia. To rzeczywiście twardy orzech do zgryzienia. Zgadza się. Potencjał jest wprost niewyobrażalny. Możemy trwale oddziaływać praktycznie na każdą sferę życia ludzkiego, przynajmniej świata zachodniego. Oczywiście nie z dnia na dzień, lecz przez to tym bardziej skutecznie. Przy pewnym istotnym ograniczeniu, wtrąca kim, ludzie w żadnym razie nie mogą się o tym dowiedzieć. Gdyby bowiem te możliwości stały się znane, nasi użytkownicy natychmiast przestaliby nam ufać i na pewno by się wycofali. To byłby definitywny koniec FreeMi. Z moich wyliczeń wynika co innego, oponuje Karl. Dopóki ludzie sądzą, że zalety przeważają nad wadami, jest im wszystko jedno. Czy ubyło użytkowników Google, Facebooka, Amazona, komórek, kart kredytowych, bankowych i kart stałego klienta, mimo że dziś już chyba każdy zdaje sobie sprawę, jakie masy danych osobowych są przez nie zasysane? Wręcz przeciwnie, konsumentów wciąż przybywa. Oczywiście lepiej by było, gdyby cały ten mechanizm pozostał ukryty, ale jako klienci naszego nowego rozwiązania. I tak w rachubę wchodzą wyłącznie duże koncerny i organizacje, które mają dość pieniędzy na sfinansowanie takich kampanii. Boże, każemy sobie za nie nieprzyzwoicie słono płacić. Nie ulega chyba najmniejszej wątpliwości. Will widzi, jak Jenna już liczy w głowie. — To jest prawdziwe wezwanie — zauważa. — Może powinniśmy spojrzeć na to zupełnie inaczej — proponuje Kim. A mianowicie, jaki kryje się za tym model biznesowy? Wiem, do czego zmierzasz, mówi Karl. Możemy jedynie wywierać wpływ i pośrednio z tego korzystać. Lecz możemy też kupić akcję jakiejś marki odzieżowej i ją promować. Akcje pójdą w górę. Oczywiście działanie w odwrotnym kierunku też jest możliwe. O to Ci chodziło? Mniej więcej. To jest nielegalne manipulowanie kursem, wtrąca Jana. Za coś takiego idzie się na długie lata do więzienia. Och, mam nadzieję, że nikt nigdy nie zbada dokładnie trendów spadkowych dwóch znanych marek dóbr konsumpcyjnych, o których nie chcę teraz bliżej mówić, podobnie jak o krótkich pozycjach, dzięki którym ktoś, kogo nie wymienię tu z nazwiska, właśnie odniósł milionowe zyski. Z zadowoloną miną opiera się wygodnie na krześle. Jenna bez słowa opuszcza głowę na blat stołu Muszę jednak przyznać rację Jenie, odzywa się Kim. Ten pomysł zaprzecza samej istocie na której opiera się Frimi, transparentności i samokontroli. Zniszczymy w ten sposób serce marki. Nie powinniśmy tego robić. Karl wybucha niepohamowanym śmiechem. Gdy w końcu trochę się opanowuje, mówi: to dobre. Siedzimy w pozbawionym okien i zabezpieczonym przed podsłuchami bunkrze, a ten tutaj mówi mi o transparentności. Parska znowu. A gdzie niby jest u nas ta przejrzystość? Czy użytkownicy wiedzą, jak powstają algorytmy? W jaki sposób wyliczane są ich wartości? Nie mają zielonego pojęcia. Poza tym, mają to gdzieś, dopóki to działa. Zrywa się z krzesła i zaczyna krążyć dookoła stołu. A kontrola? W świecie, będącym jedną wielką siecią, kontrola nad własnym życiem to iluzja. Jeśli chcesz korzystać z zalet współczesnej cywilizacji, musisz zaakceptować też drugą stronę medalu. A tą drugą stroną jesteśmy my, cyfrowi sternicy. Przesuwa puste krzesło, które stoi krzywo. Już od 2007 roku z internetem i przez internet komunikuje się więcej maszyn niż ludzi. Cyfrowa rzeczywistość jest obecna w każdej sferze realnej rzeczywistości. W naszych telefonach i okularach, w inteligentnych zegarkach i galanterii elektronicznej, w telewizorach, ekspresach do kawy i autach. Niedługo znajdzie się też w żywności, naszych ubraniach, ziemi, ścianach, wodzie, powietrzu, w naszych ciałach. Cyfrowy świat już od dawna jest światem realnym. Przestawia kolejne dwa krzesła, by znalazł się bliżej kantu stołu. To, jak jest poza granicami tego świata, możesz zobaczyć, patrząc na pierwszego lepszego bezdomnego czy wieśniaka. Nie istnieje pośrednie rozwiązanie można tylko być albo w nim, albo poza nim to jest system zero-jedynkowy na tym polega istota cyfrowej rzeczywistości, a tym samym całego świata trzecia opcja nie istnieje nie ma tu miejsca na żadne trochę, może, ani, ani. Na jakiekolwiek niuanse. I jeszcze dwa krzesła, aby wszystkie, na których nikt nie siedzi, stały w identycznej odległości równolegle do stołu. Tak czy inaczej, odpowiada to sposobowi, w jaki większość ludzi porządkuje własny świat: czarne, białe, dobre, złe. Wiedział to już Jezus, a potem prezydent Bush. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Robi lekceważący ruch ręką. To tyle na temat kontroli własnej. Gdy znowu rozparł się na krześle, Jenna pyta z wyrozumiałością. Wyrzuciłeś już z siebie wszystko, panie profesorze? No to dobrze. Karl powtarza swój protekcjonalny gest. Uważam, kontynuuje Jenna, że najpierw powinniśmy wszyscy gruntownie przemyśleć sprawę. To zbyt duży kaliber, aby podejmować decyzję w tej chwili. Spotkajmy się znowu jutro. Do tej pory każdy wyrobi sobie własną opinię. Karl odzyskuje humor. Z rozmachem uderza płaskimi dłońmi w blat stołu. Tak jest! Śmieje się. Do jutra będziemy też wiedzieli, kogo zrobimy prezydentem Stanów Zjednoczonych, a przy okazji także kogo angielskim premierem i kanclerzem Niemiec. Jeszcze słówko. Will zatrzymuje Karla, gdy Jenna i Kim opuścili już bunkier. Statystyki zgonów są prawdziwe, tak? pyta. Karl przesuwa krzesło. O milimetr. Nie da się udowodnić związku między Frimi a czyjąkolwiek śmiercią. Ale liczby ogólne rzeczywiście nie wyglądają najlepiej. To jednak żaden dowód. Kiedy wyjdzie na jaw, że manipulowałeś przy algorytmach, stanie się to wyraźniejsze. Karl mierzy go przenikliwym spojrzeniem. Przy niczym nie manipulowałem. Tylko stosowałem alternatywne opcje. A jeżeli to się wyda, wiem już, kto będzie źródłem przecieku. Jedno z nas czworga. Jak doszło do tych przypadków śmiertelnych? Docieka Will. Powody są różne, odpowiada Karl takim tonem, jakby wyjaśniał, dlaczego danie, które przygotował, nie wygląda dokładnie tak jak w przepisie. Mogłem skupić się jedynie na próbach losowych. Niektórzy użytkownicy wyznaczają sobie w kryształowych kulach zbyt wysokie cele, innym aplikacje zalecają zbyt śmiałe rozwiązania. W konsekwencji rodzi się przesadna pewność i wiara we własne możliwości, a maleje świadomość ryzyka. Dochodzi do frustracji, która w ostateczności prowadzi do depresji, z wiadomymi konsekwencjami. W sporadycznych przypadkach mieliśmy do czynienia z fałszywie pozytywnymi lub fałszywie negatywnymi wynikami testów, na podstawie których aplikacje oczywiście wyprowadzały niewłaściwe zalecenia. Niektóre tempaki uważały, że można nakarmić system złymi danymi i mimo to z niego korzystać. A przecież klasyczna maksyma śmieci na wejściu śmieci na wyjściu mówi że wyniki przetwarzania błędnych danych będą błędne nawet wtedy, gdy sama procedura przetwarzania jest poprawna. Poddanie ludzi określonym wymaganiom na podstawie przeszacowanych wartości to jakby przypisanie im schizofrenii. Większość z nich tak czy inaczej od razu zrezygnowała albo wybrała inne aplikacje. Jedynie garść sobie nie poradziła. Mimo, że siedzą w hermetycznym pomieszczeniu, Will syczy cicho przez zęby. Garść? Mówimy o setkach ludzi. O tysiącach, precyzyjnie rzecz ujmując. Zdaje się, że twoja informatorka znalazła jedynie część danych. Frimi ma tych ludzi na sumieniu. Nie. Ci ludzie z własnej woli wybrali Frimi i korzystali z aplikacji. Z własnej woli jechali zbyt szybko samochodem albo skoczyli z mostu. To nie my dodawaliśmy gazu ani ich nie zepchnęliśmy. Dlaczego ta seria wypadków śmiertelnych relatywnie szybko się skończyła? Wyregulowaliśmy odpowiednie parametry. To język technokratów. Nazywaj to sobie, jak chcesz. W końcu język to twoja domena. Skąd się o tym dowiedziałeś? Karl powoli oblizuje wargi, świdrując wzrokiem swojego rozmówcę. Józef zwrócił mi na to uwagę, odpowiada. Jego usta we wciąż bladej twarzy wyglądają teraz na jaskrawo czerwone. Był poinformowany o Twoich eksperymentach? Wtedy jeszcze nie. Co powiedział? To samo co wy, był zbulwersowany i równocześnie zafascynowany. Według mnie to normalna reakcja. A potem zginął. Do jasnej cholery! Zaczyna znowu krążyć dookoła stołu, ustawiając na nowo wszystkie krzesła. Bez eksperymentowania do niczego się nie dojdzie. Ciągle jeszcze tkwilibyśmy na drzewach, kryli się przed lwami i walczyli z hienami o pożywienie, gdyby kiedyś w końcu ktoś się nie ośmielił i nie zlazł na ziemię. Józef był moim przyjacielem od studenckich lat. Dobrze wiesz, że nie mam innych przyjaciół. A wy tu sobie siedzicie i tylko wybrzydzacie, jednocześnie inkasując milionowe pensje. Myślicie, że dostajecie je za swoje mędrkowanie i piękne oczy? Trzeba mieć odwagę i działać. Pomysł bez realizacji nie jest nic wart. Ideał również, skoro już na ten temat mówimy. Chcesz mi robić wyrzuty? Ty? Może spójrz lepiej na siebie? Dla jakiejś zasranej promocji urządzasz nagonkę na człowieka? Uważasz, że to w porządku? Wobec tego może mi powiesz, w jaki inny sposób mielibyśmy poznawać granice aplikacji. Prowadząc testy na muszkach owocowych? Uważasz, że się ucieszyłem, kiedy się o wszystkim dowiedziałem? Krzesła stoją w idealnie równym szeregu. Możliwe, że nie rozumiem uczuć innych, ale to wcale nie znaczy, że sam ich nie mam. Kopie w jedno z krzeseł z taką furią, że aż uderza ono o ścianę. Will odskakuje do tyłu. Karl opanowuje się, podnosi krzesło. Przepraszam. Stawia je obok pozostałych, opiera się na nim. Czy ty nie rozumiesz, jakie narzędzie mamy w rękach? Pyta. Zabawa kursami akcji, czy wybory burmistrza to były tylko palcówki niezbędne dla wysądowania możliwości i granic systemu. Możemy zmienić świat w znacznie lepsze miejsce do życia. Już dziś ludzie są dzięki nam szczęśliwsi i odnoszą większe sukcesy. Sprawiamy, że są zdrowsi, szanują środowisko i żyją ze sobą w pokoju. Albo ich zabijamy. Coś takiego od tysiąclecie obiecują nam wynalazcy każdej nowej technologii, przypomina mu Will. Poza tym mówisz, my sprawiamy, my możemy. Jakie my? To ty układasz algorytmy albo instruujesz programistów. Ty decydujesz, pod jakim kątem są analizowane i interpretowane różne wartości. Ty określasz tym samym, co znaczy zdrowie, szczęście, sukces i pokój za setki milionów ludzi, a niedługo prawdopodobnie za miliardy. I to poza wszelką kontrolą. Wolna wola człowieka staje się iluzją. Twoje algorytmy to nowych dziesięć przykazań tyle tylko, że nikt nie jest tego świadom. Posłuchaj, Will, odzywa się Karl, wzdychając i nerwowo poruszając opuszkami palców po blacie stołu. Naprawdę nie musisz padać przede mną na kolana. Nie zamierzam, nie miej złudzeń. Will śmieje się, choć tak naprawdę daleko mu do śmiechu. Zawsze był ktoś, kto definiował wartości obowiązujące w społeczeństwie. Księża, filozofowie, naukowcy, politycy, prawnicy, bankierzy, przedsiębiorcy. A potem były rewolucje, które spowodowały, że przynajmniej staramy się określać te wartości na drodze dialogu, w którym wszyscy mogą uczestniczyć. Land of the free, przypomnij sobie. Nie bądź śmieszny. O wolności chyba już wystarczająco długo dzisiaj rozmawialiśmy, odparowuje Karl. Free me nie robi nic innego, jak tylko odwzorowuje procesy i mechanizmy społeczne, jak porozumiewamy się w sprawie wspólnych wartości. Właśnie stworzyliśmy nowy instrument dla tego twojego dialogu społecznego. Sprawiedliwszy, ponieważ praktycznie każdy ma do niego dostęp. A jego podstawowe reguły określiłeś ty i nikt poza tobą ich nie zna. Zgadza się, to ja ułożyłem algorytmy albo przynajmniej je zaplanowałem. Ale przecież ja też jestem produktem otaczającego mnie świata. Czyli on. Stanowi również element tych reguł, do ostatniego białego zachodniego świata, do którego i ty należysz. Powinieneś więc się cieszyć. To jest najbogatsze, najzdrowsze i najszczęśliwsze społeczeństwo, jakie kiedykolwiek istniało. Mówisz, jak dziecko nowoczesnego neoliberalizmu, dla którego wszystko jest towarem, również człowiek stanowi wyliczalny matematycznie element wielkiej machiny. Czyżbyś przeszedł na lewą stronę? Żartuje z niego Karl, otwierając szeroko oczy. Rany boskie, Will! Przecież nie jesteśmy porywaczami ciał. Nie chcemy produkować klonów pozbawionych jakichkolwiek uczuć, wręcz przeciwnie. Dzięki Frimi każdy może wreszcie w pełni wykorzystać swój indywidualny potencjał. I to mówi ktoś, kto ma ewidentne problemy z rozumieniem innych. Przepraszam cię za ten osobisty przytyk, ale uważam za chore. Że ktoś mający kłopoty z samym sobą, a także upośledzony w relacjach społecznych, określa podstawowe prawidła ludzkiego współżycia. Nie sądzisz, że to absurdalne? Gdy tak ci się przysłuchuję, zastanawiam się, czy ty w ogóle masz ochotę jeszcze tutaj pracować. Zastanów się w miarę szybko, bo czeka nas mnóstwo roboty. Możesz niewyobrażalnie dużo zyskać. Jeśli jednak nie chcesz, nie muszę ci chyba przypominać o klauzuli poufności, którą podpisałeś. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz, uśmiecha się Will. Wiedziałem, wykrzykuje Karl, mocno uderzając go w ramię. Will nie przypomina sobie, by kiedykolwiek widział u niego taki kordialny gest. Ponad tysiąc, powtarza Erben Pennycott, wpatrując się w wydruk. Zgodnie z przyjętymi zasadami, John zaszyfrował wszystkie dane i legendy, dzięki czemu nikt niepowołany nie będzie wiedział, co począć z liczbami i wykresami, gdyby ów dokument dostał się w przypadkowe ręce. Razem z Jonathanem Stemem siedzą w jednym z dwóch pomieszczeń Białego Domu, które kilka razy dziennie są sprawdzane przez różne niezależne firmy ze względu na podsłuchy. Tu mogą rozmawiać swobodnie. Prawdopodobnie uzyskała te informacje od chłopca, którego znała od lat, wyjaśnia John. Zginął kilka dni temu w wypadku. Co za zbieg okoliczności? Prawdopodobnie to nie był zbieg okoliczności. Właśnie to badamy. Nasi ludzie mają nieporównywalnie większe możliwości i inne źródła danych niż jakiś osiemnastoletni amator. Wszystkie analizy powstały w ciągu zaledwie dwóch godzin. Wystarczy tylko wpaść na odpowiedni pomysł. Co wynika z tych zestawień? Nasi statystycy uważają, że wahania wskaźnika nienaturalnych zgonów w określonych grupach odbiegają od normy. Największa trudność polega na wyodrębnieniu grup w ogóle. Są one bowiem definiowane nie na podstawie klasycznych społecznych parametrów porządkujących jak wiek, Płeć, orientacja seksualna, stan cywilny, miejsce zamieszkania czy dochód, lecz na podstawie pakietu wartości. Oczywiście to bardzo komplikuje ustalenie, czy w danych grupach dochodzi do wzrostu liczby zgonów, skoro nie wiemy, jakie pakiety wartości algorytmy przyjęte przez Frimi przypisują danej osobie. Nasze programy analizujące do tej pory zidentyfikowały pięć takich grup, prawdopodobnie jest ich więcej. Pracujemy nad nimi dalej. Ta statystyka pokazuje zatem, że z jakiegoś powodu w pewnych grupach użytkowników Freemi nastąpiła znacząco większa liczba zgonów. Zgadza się. Nie doszliśmy jeszcze, co było tym powodem. Erben zastanawia się, czy John jest świadom całkowitej wagi tych odkryć. Przypuszczalnie jest ich kilka, zauważa, ale to omówimy już osobiście z Karlem Montikiem. Zakładam, że nasi ludzie są godni zaufania? Oczywiście. Ta sprawa, ze względu na najwyższy interes państwa, jest rzecz jasna, objęta ścisłą tajemnicą. Pod żadnym pozorem nie może się wydostać poza krąg zaangażowanego zespołu, ani do opinii publicznej, ani za pośrednictwem tej dziennikarki, hindusa, czy kogokolwiek innego. Rozumiem? Nawiasem mówiąc, niewykluczone, że natrafiliśmy na pierwszy trop prowadzący do zero. O dziwo, on też wiedzie do Frimi. John relacjonuje pokrótce Erbenowi dotychczasowe ustalenia. Po jego wyjściu Erben ze staromodnego telefonu na biurku dzwoni do swojej sekretarki obok. Muszę lecieć do Nowego Jorku. Proszę wszystko zorganizować. Następnie sięga po jedną z komórek zabezpieczonych przed podsłuchami, którą zawsze nosi przy sobie. Tak czy inaczej już zbyt długo nie rozmawiał z Henrym Emeraldem. Jeszcze czekając na wyjście z samolotu, syn dzwoni do Wii. Gdy słyszy jej głos, czuje, jak opada z niej napięcie powstałe w minionych godzinach. Edi naprawdę nic ci nie powiedział, o czym chciał ze mną rozmawiać? Pyta głośno i wyraźnie, na wypadek, gdyby jej komórka była podsłuchiwana. Ani słowa, przecież już ci mówiłam, odpowiada Wi z lekką irytacją. Słyszeliście? myśli syn. Paranoja. Aby nie drażnić już córki, zmienia temat, opowiada krótko o locie, po czym się żegna. Obawia się kontroli celnej. Jeśli Amerykanie urządzą taki sam cyrk, jak wczoraj ich brytyjscy koledzy, nie odpowiada za siebie. Na szczęście jednak wszystkie formalności związane z przekroczeniem granicy przebiegają gładko i nieskomplikowanie. Zgodnie z obietnicą, przy wyjściu czeka na nią mężczyzna trzymający tabliczkę z jej nazwiskiem. Wsiadają do samochodu. Gdy dobre pół godziny później syn widzi z bliska trapacze chmur, jej inteligentny zegarek, odnotowuje przyspieszenie pulsu i intensywniejszą transpirację. Czy to urządzenie potrafi też zidentyfikować jej emocje? Zdenerwowanie i radość? Niepewność i ciekawość? Tak bardzo chciałaby teraz mieć obok siebie jej. Hotel Bedley leży w Lower East Side i jest funkcjonalną budowlą pochodzącą z lat 70., robiącą w miarę świeże wrażenie dzięki nowoczesnemu wystrojowi. Recepcji Sin otrzymuje pakiet powitalny od nadawcy telewizyjnego, zawierający niezbędne informacje i kilka wskazówek dotyczących zakupów i restauracji. Jej pokój znajduje się na siódmym piętrze, a z okna widać dziedziniec przeciwległego budynku i mnóstwo schodów przeciwpożarowych. Chandler zarezerwował sobie pokój piętro wyżej, ma po nią wstąpić, gdy oboje odświeżą się po podróży. Syn układa swoje rzeczy w szafie, następnie bierze prysznic. Wciąż nie może uwolnić się od myśli o wideo Ediego. Będąc jeszcze w płaszczu kąpielowym przegrywa filmik z jego laptopa na pendrive'a i dodatkowo do swojego komputera. Skoro już go uruchomiła, tworzy bezpieczne połączenie VPN, z którego musi korzystać, jeśli będzie chciała wejść do własnego folderu na serwerze Daily. Wpisuje nazwę użytkownika i hasło, po czym zapisuje nagranie również tam. W czasie, gdy wideo się ładuje, z komórki dzwoni do czefa. Gdzie cię złapałam? pyta. W redakcji. W niedzielę? Z powodu ataku zapowiedzianego przez Anonymous mamy wszyscy weekendowy dyżur, a ty? Jesteś już w Nowym Jorku? A no właśnie wrzuciłam do siebie pewne wideo na nasz serwer. Mówi. Jeśli ktoś ich teraz podsłuchuje, to trudno. Nic na to nie poradzi. Mógłby się obejrzeć i powiedzieć mi coś więcej? Może udało by się sprawdzić te liczby? To jest filmik Gediego, tego chłopca, który rzekomo miał wypadek, ale na razie nic nikomu nie mów. Załatwione, pa. Następnie chowa pendrive'a do pokojowego sejfu. Potem dzwoni do Willa Dekerta. Natychmiast zostaje do niego przełączona. Nieznajomy uprzejmie pyta ją o podróż, w końcu rzuca. Czy ma pani jakieś plany na dzisiejszy wieczór? Zapraszam panią na kolację. Zin czuje się jak porażona prądem. Czy Deckert spotykałby się z nią, gdyby najzwyczajniej w świecie chciał i mógł zdementować jej podejrzenia? Ma w głowie galopadę myśli. Czy w jego obecności będzie bezpieczna? Wpada na pomysł, żeby zabrać ze sobą Chandera. Cztery oczy jednak z pewnością dowiedziałaby się więcej niż w towarzystwie. Okej, okay, mówi zdecydowanie, żeby się nie rozmyślić. To pana miasto, o której i gdzie się spotkamy? Kwadrans później do drzwi puka Chander. Gotowa do wyjścia? Pyta promieniejąc. Dokąd chcesz iść najpierw? Na Times Square czy na Fifth Avenue? Gdy słyszy, że syn jest umówiona na kolację z Willem Dekertem, udaje urażonego. Lecz oczywiście rozumie, dlaczego woli spotkać się z człowiekiem z Freemi zupełnie sama. W takim razie ja w tym czasie sprawdzę dane Ediego, mówi. Daj mi jego komputer. Wejdź do środka, zaprasza syn. Wyjmuje z sejfu pamięć USB, na którą skopiowała wideo i wkłada ją do swojej torebki. Jemu zaś podaje laptop i całuje go w usta na pożegnanie. Na spotkanie jedzie taksówką. Z ciekawością patrzy przez okno na wieżowce, których ostatnich pięter nawet nie widać. Czuje się nieco zagubiona w wąskich wąwozach między budynkami. Na drzwiach restauracji widnieje tabliczka informująca o zakazie używania w niej wszelkiego rodzaju sprzętu do transmisji danych okularów, inteligentnych zegarków, smartfonów i tym podobne. Oddaje więc młodemu mężczyźnie w szatni wszystko poza zegarkiem. Chce spróbować go przemycić. Gdy jednak wchodzi w drzwi sali, drogę zastępuje jej menadżer restauracji. Bardzo panią przepraszam, mówił przejmie. Mam wrażenie, że zapomniała pani zostawić jeden ze swoich sprzętów. Sin udaje zaskoczoną i spogląda na zegarek. Rzeczywiście, jak pan to zauważył, mężczyzna wskazuje na futrynę. Mamy tu zamontowane specjalne urządzenie, jak na lotnisku. Sin oddaje zegarek w garderobie. Dziękuję. Czy ma pani rezerwację? Syn wymienia nazwisko Karta i rozgląda się dookoła. Nowoczesny lokal wydaje się elegancki i drogi. Co najmniej połowa gości spokojnie nadawałaby się na modelki i modeli. No, może w domu wysyłkowym. Czuję się jak w kapsule czasu. Nikt nie ma żadnych sensorów ani sprzętu do komunikacji. Chyba, że komuś udało się przemycić przez śluzę przy wejściu jakieś całkiem nowe, prototypowe urządzenie. Tak małe, niezauważalne, bądź też zupełnie inne od dotychczas znanych. Może na przykład koszula tamtego gościa po drugiej stronie, albo tatuaż na przedramieniu pełni taką funkcję. Chociaż akurat chip w postaci przyklejonego tatuażu nie jest już żadną nowością, jak zdążyła się dowiedzieć z ostatnich rozmów z Chanderem. Menedżer prowadzi ją do tylnej części lokalu, gdzie stoliki nie znajdują się tak blisko siebie. Przy jednym z nich rozpoznaje Willa de Jest niższy i szczuplejszy, niż sobie wyobrażała. Tryska jednak energią, gdy wstaje i zbliża się do niej. A może to nerwowość? Czyli to pani zawdzięczam całkiem spore kłopoty oznajmia z niezrównanym urokiem, z jakim jedynie rodowity Amerykanin potrafi przekuć złość w pogodny wyrzut. Proszę mówić mi, Will! Cynthia, Nigdy jeszcze nie spotkałam się z czymś takim. Wskazuje za siebie na drzwi niewidzialną śluzę. Will wybucha śmiechem. Większość tutejszej klienteli pracuje w firmach gromadzących dane. Miasto jest usiane kamerami monitoringu, więc chociaż tutaj chcemy mieć trochę spokoju. Filister drwi syn. Przy stoliku czeka butelka w wiaderku z lodem. Kelner nalewa im szampana. Podczas gdy oboje studiują kartę, Will podtrzymuje konwersację niezobowiązującymi pytaniami o jej podróż i pierwsze wrażenia z Nowego Jorku. Po złożeniu zamówienia, Dekert uważnie mierzy ją wzrokiem. Skąd pani ma te wszystkie liczby, o których pani wspominała? Wystrzela nagle. Od pewnego młodego człowieka, mówi syn, a objaśnił mi je mój kolega. Tyle wiedzy musi mu na razie wystarczyć. Chander Argawal, pyta, nim ona zdąży cokolwiek powiedzieć, on dodaje. Oczywiście zasięgnąłem niezbędnych informacji. Następnie popija szampana. Pozwoli pani, że zadam pani jedno pytanie. Dlaczego nie podała pani tych danych do publicznej wiadomości? Jeśli okazałyby się prawdziwe, miałaby pani świetny materiał prasowy. Jeszcze bardziej nośny niż rozmowa z Washington i Kosakiem czy pościg za zero w Wiedniu. Czemu on tak krąży? Syn odnosi wrażenie, że dekert chce jej coś wyjawić. Nie ma jednak odwagi. Ponieważ nierzadko przeprowadza wywiady, potrafi bezbłędnie wyczuć tego rodzaju wahanie. Postanawia, że da mu trochę czasu i w odpowiednim momencie wykorzysta słaby punkt. Nie biorę już udziału w pościgu, przyznaję. A jeśli chodzi o te liczby... Najpierw muszę je zweryfikować. Poza tym chciałabym dać Frimi możliwość zajęcia stanowiska. Zdaje się, że pan jest właściwą osobą. Próbuję znaleźć kontakt wzrokowy z Dekertem. Pytanie tylko, czy zechce mi pan powiedzieć to, co pan powinien, czy co chce mi powiedzieć? Will opróżnia kieliszek jednym haustem. Odstawia go. Następnie składa dłonie na wysokości ust, jakby się modlił. I jednocześnie chciał je sobie zamknąć palcami wskazującymi. Na chwilę opuszcza powieki. Potem je unosi, odrywa dłonie od ust i kładzie splecione na stole. A co by pani zrobiła, gdyby te liczby się zgadzały? Postukiwanie naczyń, pobrzękiwanie sztuczców, podzwanianie kieliszków, gwar głosów. Nagle wszystko staje się intensywniejsze i bardzo bliskie. Syn sądziła, że dozna czegoś w rodzaju triumfu czy dumy, z własnego instynktu, z posiadania niepowtarzalnego materiału. Tymczasem odczuwa jedynie bezradność i robi się czujna. Potwierdzenie nastąpiło tak szybko. Chciałabym wobec tego wiedzieć, jak do tego doszło, mówi. Will nalewa jej i sobie szampana. Nabiera głęboko powietrza, zwleka. I wreszcie zaczyna opowiadać. O przesadnie wyśrubowanych wartościach, o nazbyt ambitnych aplikacjach, o wątpliwych analizach i niewłaściwych rekomendacjach Act Aps i o odkryciu pierwszych statystyk przez Józefa Aberidana. Potem zmienili ustawienia, wskaźniki się zmniejszyły. Aberidan, powtarza pod nosem usłyszane nazwisko. On dwa miesiące temu zginął. Tuż przed tym, jak krzywa znowu zaczęła opadać. Chyba nie ma pani na myśli tego, co wydaje mi się, że pani ma. Jedynie stwierdzam fakty. Na zdrowie. Syn widzi, że jej rozmówca intensywnie myśli. To był wypadek, oznajmiał il, samochodowy. Wiem. Józef lubił szybką jazdę. Wcześniej miał już niejedną kraksę. Syn unosi brwi. Może wierzyć, ale nie musi. Chłopak, od którego mam te dane, też zginął w wypadku. Mówi syn. Kilka dni temu. Chciał ze mną o nich porozmawiać i krótko potem poniosł śmierć. Chyba nie mówi pani poważnie. Daleka jestem od żartów. Był mi bliski. Przykro mi, odpowiadał Will i wydaje się szczerze poruszony. Ale chyba nie dopatruje się pani w tych wydarzeniach jakiegoś związku? Syn nie wspomina nic o napadzie na nią w wiedeńskich kanałach, bo nie ma na to dowodów. Dekert mógłby w końcu uznać ją za paranoiczkę. Nie wiem, mówi. Gdy kelner przynosi im przystawki, Will zamawia butelkę wina. Sin zastanawia się, czy on zawsze tak dużo pije. Wypróbowałam kilka aplikacji, przyznaje Sin. Nie potrafię sobie jednak wyobrazić, aby przez podsunięcie paru rad czy wskazówek mogły doprowadzać ludzi do tak skrajnych zachowań. Pragnienie podniesienia własnej wartości może być przemożnym stymulatorem. Wtedy budzi się ambicja. Rywalizacja. Nie brakuje ludzi, którzy gotowi są przekraczać granice własnych możliwości, byle tylko zostać kimś, poprawić swój wizerunek, zyskać rozgłos, zdobyć kwalifikacje. Nasze parametry to nic innego jak wymierne, liczbowe odwzorowanie tych pojęć. Istnieją jednak jeszcze inne mechanizmy, które znajdują zastosowanie w aplikacjach, znacznie bardziej efektywne niż klasyczne rady. Na przykład, Zasada nieświadomych impulsów. Była bardzo popularna kilka lat temu, tyle, że najbardziej znany przykład ją ilustrujący nie byłby raczej najodpowiedniejszym tematem rozmowy przy stole. Nie jestem aż tak wrażliwa, odpowiada syna, wskazując na swój pusty talerz dodaje. Poza tym już zjadłam przystawkę. W męskich toaletach w pisuarach od kilku lat umieszcza się nieduży wizerunek muchy. To obniża koszty utrzymania czystości aż o 80%, ponieważ dzięki temu mężczyźni lepiej celują. Wow! A jak free mi wysyła te nieświadome impulsy? Na tysiące sposobów. Zaczyna się od stylu sformułowania rekomendacji, a kończy na rodzaju, wyglądzie i strukturze aplikacji. Weźmy taki przykład. Można powtarzać ludziom setki razy, że powinni starannie myć zęby, lecz dużo lepszy skutek odniesie nagrodzenie ich za to. We Freemi podniosą się twoje parametry. Musisz mieć tylko elektryczną szczoteczkę do zębów, która przesyła informacje na indywidualne konto albo zamontować przy zwykłej szczoteczce odpowiedni sensor, który przejmie to zadanie. Jeszcze bardziej motywuje rywalizacja zawody w myciu zębów przewraca oczami. W rodzinie, między przyjaciółmi i oczywiście rzut oka w przyszłość. Niepełne, brzydkie uzębienie i tak dalej. Grywalizacja. Włączenie elementów gry. I oczywiście torowanie, ramkowanie, efekt czystej ekspozycji, wykorzystywanie heurystyk, korygowanie tych niewłaściwych lub nieprzydatnych, tępienie kognitywnych deformacji, błędów w prewalencji, efekty zakotwiczenia i tym podobne. Cała gama narzędzi psychologicznych. To jest zespołowe działanie psychologii, socjologii i IT, aby w ostateczności doprowadzić do zautomatyzowania myślenia i procesu decyzyjnego. Will patrzy zamyślony na swój kieliszek, obraca jego nóżkę w palcach. To jest bardzo, bardzo skuteczne, dodaje jakby nieobecne. Spojrzenie w przyszłość czy przepowiednie kryształowej kuli w momencie ich poznania. Nie nabierają nowego znaczenia? Pyta Sin. Doskonale pamięta własną reakcję na pierwsze prognozy Peggy dotyczące Chandera. Albo wręcz w ogóle tracą jakąkolwiek wartość. Negatywne proroctwa każdy próbuje przecież obejść albo im zapobiec. Naturalnie. To jest podobna sytuacja jak wtedy, kiedy ludzie, wiedząc, że są obserwowani, zmieniają swoje zachowanie. Pokazują to liczne studia. Ktoś, kto na przykład ma zainstalowany w domu inteligentny licznik, oszczędza prąd, ale nie dlatego, że wybrał sobie korzystniejszą taryfę, tylko z tego powodu, że wie, iż spółka energetyczna może kontrolować go na bieżąco. I to sprawia, że używa prądu w sposób bardziej świadomy. Czyli już samo nadzorowanie zapewnia podporządkowanie się. Tak. Stany. Zamiast ścigać Edwarda Snowdena, powinny przyznać mu medal, drwi Dekart. Dzięki niemu wiemy, że NSA inwigiluje wszystkich. I gdy teraz z kimś się komunikujemy, może sami się cenzurujemy? Rimi też mnie obserwuje. Nie, Rimi umożliwia obserwowanie samego siebie. Ale programy w większości uwzględniają już te reakcje i strategie, odpowiada Will i dają odpowiednie rekomendacje. Potrafią nie tylko przewidzieć zachowania, lecz także prawdopodobieństwo, z jakim dane zachowanie da się zmodyfikować. Innymi słowy, wie Pan dokładnie, kim może Pan łatwiej, a kim trudniej manipulować. I kim w odniesieniu do jakich kwestii i przy jakich okazjach. Programy to wiedzą. Jest to bardzo pomocne w marketingu i przy wyborach. Można bowiem skoncentrować siły i środki, budżet, na tych, których najłatwiej da się zdobyć dla danej sprawy. Tak właśnie Barack Obama w drugiej kadencji zdobył rozstrzygające głosy w tak zwanych Swing States. Sin czuje, że musi się napić. Czyli pan wszystko potwierdza, pyta. Dlaczego to mogłoby oznaczać koniec frimi. Niekoniecznie. Ludzie nadal przecież mają wolną wolę. I nie muszą ani korzystać z FRIM, ani stosować się do rekomendacji AGDAPS. Narazili się na niebezpieczeństwo, czy wręcz sprowadzili na siebie śmierć sami. To jest typowy argument przemysłu tytoniowego i zbrojeniowego. Will bezradnie wyrzuca ręce do góry. Spytam więc jeszcze raz. Dlaczego pan mi to wszystko opowiada? Wyrzuty sumienia? Kłopoty w firmie? Raczej to pierwsze, przyznaje Will. A może to sprawka wina? Rzuca ze śmiechem. Ono raczej pomaga. Syn czuje się zdruzgotana tym, że Edi się nie mylił. Jednocześnie budzi się w niej podejrzliwość i strach. Czy ona rzeczywiście chce to wszystko wiedzieć? Jednak na rozważną, ostrożną taktykę jest już za późno. Jej potrzebne są dowody. Jednego nie rozumiem, mówi dlaczego przypadki śmierci występują w dużej liczbie jedynie w określonych grupach. Co prawda, nie znam się na statystyce, ale tak na zdrowy rozum powinny chyba równomiernie występować wśród wszystkich użytkowników Freemi, jeśli pana wyjaśnienia są prawdziwe. Will, zaskoczony, znowu wbija w nią wzrok. Ja też nie jestem statystykiem, stwierdza, nie odrywając od niej spojrzenia oparłszy łokcie na stole, pochyla się ku niemu maksymalnie blisko. — Musi pan o tym porozmawiać! Prosi go cicho, ale kategorycznie. Obserwuje ją nadal uważnie, jakby w jej twarzy miał znaleźć odpowiedź. Następnie wychyla cały kieliszek wina, napełnia go znowu i też opróżnia jednym haustem. — Okej okay, — mówi przytłumionym głosem. — Okej. Okay. Również z taką sytuacją syn wielokrotnie miała do czynienia podczas wywiadów. Will wyraźnie ma ochotę coś wyjawić. O czym jeszcze chce jej powiedzieć? Przecież już wszystko potwierdził. Nie wolno jej teraz na niego naciskać. Po chwili Deckert zaczyna niemal szeptem opowiadać o młodych ludziach, którzy ze skaterów stali się golfistami lub odwrotnie, o wyborach burmistrza i kursach akcji, o swojej dyskusji z Karlem Montikiem. Gdy tymczasem kelner uprząta jej talerz i podaje danie główne oraz przynosi kolejną butelkę wina. Po jakimś czasie zabiera również ten talerz, ona zaś nie jest nawet świadoma, czy cokolwiek z niego zjadła, ponieważ gdy dociera do niej, co tak naprawdę stało się z Wi, Adamem i Edim, ogarnia ją tak przemożny lęk o własną córkę, że nie jest w stanie nad nim zapanować. De Will dobrnął do końca, a drugą butelkę wina zastąpiła trzecia. Syn czuje, że musi zaczerpnąć powietrza. Po raz drugi w ciągu niezbyt długiego czasu odnosi wrażenie, że zaczęła się dla niej nowa epoka. Mocno przyciska dłonie do blatu stołu i napina wszystkie mięśnie, aby odzyskać kontrolę nad swoim rozedrganym ciałem. To narzędzie jest o wiele potężniejsze, niż wyobrażaliśmy sobie w naszych najśmielszych snach. Stwierdza ponorowil. W naszych najczarniejszych snach. Teraz również ona ma ochotę na porządny łyk alkoholu. Dlaczego pan mi to wszystko opowiada? Pyta powtórnie. Dekert obraca nóżkę kieliszka między palcami i w zamyśleniu obserwuje wirujący płyn. Sam dowiedziałem się tego dzisiaj. Sin zachowuje czujność. A skąd mam wiedzieć, że nie opowiada mi pan bajek? Dekert uśmiecha się krzywo. Czy to nie paradoks? Wiemy o sobie nawzajem więcej niż kiedykolwiek, a mimo to nigdy tak mało nie ufaliśmy jeden drugiemu. Potrzebuję dowodów. Nie mam ich. Na razie. Czy może je pan zdobyć, a właściwie, czy chce pan je zdobyć? Dekert znowu nosi kieliszek do ust. Syn jednak chwyta go za rękę, aby go powstrzymać. Teraz już wie, dlaczego on tyle pije podczas ich spotkania. Jest rozdarty między lojalnością wobec własnej firmy, a nakazami sumienia, o ile mówi prawdę. Paranoja. Proszę sobie wyobrazić, że istnieje narzędzie, które pozwoli uczynić ze świata lepsze miejsce do życia. Zaczyna znowu. Czy nie powinno się go wykorzystać? To zależy, kto tego chce, odpowiada syn. Hitler? Pol Pot? Bin Laden? T-Party? Czy po prostu Karl Monti i Deckert? Dzięki za porównanie. Nie ma za co. Przede wszystkim, co to znaczy lepsze? Nie ulega wątpliwości, że Freemium ma tysiące ludzi na sumieniu. I chcecie dalej tak postępować? Kto twierdzi, że chce pan zrobić ze świata rzeczywiście lepsze miejsce do życia? I czy lepsze w pańskim rozumieniu znaczy to samo, co moje lepsze? Nabiera głęboko powietrza. Nie chcę, żeby Freemi, Google, Facebook i wszyscy inni zbierali moje dane osobowe i w zamian za to oferowali mi łaskawie jakiekolwiek usługi e-mailowe, mapy, tłumaczenia czy przyjaciół, albo wychowywali moje dziecko miliony dzieci. Sama chcę decydować, co jest dla mnie korzystne. Ja. Rimi nikogo nie okrada. A w pozostałych przypadkach użytkownicy sami są sobie winni, bo chcą mieć wszystko za darmo. Rozwój wymaga pieniędzy albo nowoczesnej waluty, danych osobowych. No i już widać, do czego to prowadzi. Mamy oligarchów internetowych wcale nie lepszych od XIX-wiecznych baronów rabusiów. Jesteśmy wobec nich bezbronni. Nie ma przymusu, żeby korzystać z tych produktów. Niech pan nie będzie śmieszny. Oczywiście, że muszę z nich korzystać, żeby móc uczestniczyć we współczesnym życiu. Przecież pan też jest użytkownikiem Frimi. Przyzna pani, że stawiałoby to nas w dziwnym świetle, gdyby członkowie zarządu nie stosowali własnych produktów. Cyn zastanawia się przez chwilę. Chce być górą w tej rozmowie. Ma jeszcze jednego asa w rękawie. A jaką pan ma właściwie gwarancję, że Karl Montik nie manipuluje panem tak samo jak innymi? Dekart najpierw wpatruje się w nią tempo. To pewnie przez wino, przebiega jej przez głowę. W końcu wypił całkiem sporo. Po chwili wybucha śmiechem. <śmiech> to dobre. Jego śmiech nie brzmi dla syn szczerze. Spróbuję sformułować swoje wcześniejsze pytanie nieco inaczej. Odzywa się, gdy już się opanował. Jeżeli te zgony potraktujemy jako nieszczęśliwe wypadki fazy początkowej, które już nigdy się nie powtórzą, to co Cynthia Bonsant zrobiłaby z takim instrumentem? A skąd mam to wiedzieć? Niech pan sprawdzi w mojej kryształowej kuli odpowiada zuchwale. Może zmieniłabym świat na lepszy. Jak pan sugerował? Teraz ona nie potrafi powstrzymać śmiechu. Jak ona w ogóle może się śmiać w takiej sytuacji? To chyba działanie wina. A przy okazji zdobędę ogromny majątek i władzę. To nazywa się chyba sytuacja, w której nie ma przegranych. Tyle, że ja nie mam takiej możliwości, zwraca mu uwagę Sin. W przeciwieństwie do pana. A gdyby pani ją uzyskała? Pytał Will. Syn nieruchomieje. To po to się tutaj spotkaliśmy? Ma mi pan złożyć propozycję, żebym trzymała buzię na kłódkę? Właściwie nie. A chciałaby pani taką usłyszeć? Syn wychyla zawartość kieliszka, aby zyskać na czasie. Gdy stawia go z powrotem na stole, wie już, co odpowiedzieć. Co ona robi? Marten stoi tuż za Luisem, na którego monitorach widać obrazy z licznych kamer monitoringu ukazujące przechodniów spieszących przez wieczorny Brooklyn. Idzie do domu, odpowiada Luis. Wspólnie śledzą wzrokiem Alice Kate widoczną na ulicy pewnej lokali i sklepów. Program, który identyfikuje obiekt na podstawie sposobu poruszania się i stroju, automatycznie przełącza się do następnej kamery, tym razem znajdującej się wewnątrz całodobowego sklepu, gdzie Alice kupuje napoje, drobne przekąski, chleb, warzywa, następnie płaci i rusza dalej ulicą. Dlaczego miałaby to robić? – zadaje sobie głośno pytanie Marten. Mądra, atrakcyjna, świetnie wykształcona kobieta o obiecującej przyszłości. Może właśnie dlatego? Zastanawia się Luis. Alice wchodzi do apartamentowca typowej wysokiej kamienicy z czerwono-brązowego piaskowca. Na monitorze pokazują się ujęcia składki schodowej. Wsiada do windy i jedzie na siódme piętro. Szykowne miejsce stwierdza Louis. Stadion na to ocenia Marten. Alice otwiera drzwi apartamentu, zdejmuje buty i zanosi zakupy do kuchni. W każdym pomieszczeniu mamy swoje kamery. Nie ma ani jednego martwego punktu. Zamontowanie kamer okazało się dziecinnie proste. Ludzie nie musieli nawet podawać się za elektryków czy hydraulików. Najzwyczajniej w świecie weszli do mieszkania, kiedy ona była w pracy. W ciągu godziny spokojnie zainstalowali, co mieli do zainstalowania i się zmyli. Przy okazji stwierdzili, czy nie ma w nim urządzeń, za pomocą których Alice mogłaby się niepostrzeżenie komunikować. Niczego takiego nie znaleźli. Teraz idzie do łazienki i zaczyna się rozbierać. Louis pogwizduje z uznaniem. Zachowuj się! strofuje go Martin, gdy ona wchodzi do kabiny prysznicowej. Przez matowe plastikowe drzwi widzą jedynie zarys sylwetki i słyszą szum wody. Louis przesuwa pomniejszone obrazy w lewy róg monitora. Oprogramowanie da znać, jeśli tylko uruchomi którekolwiek z urządzeń elektronicznych oznajmia. Karl wie, że na piętrach pod nim pracuje jeszcze co najmniej połowa jego personelu, chociaż dochodzi już dziesiąta wieczór i na dodatek jest niedziela. Właśnie zastanawia się nad kilkoma kodami, gdy dzwoni jego asystent. Na dole jest ktoś z FBI i chce z tobą rozmawiać. Włącza w okularach obraz z kamery w holu wejściowym. Przy ladzie recepcji o futurystycznym designie czeka przysadzisty czterdziestolatek. Opcja rozpoznawania twarzy potwierdza, że to pracownik Policji Federalnej. Z dostępnych danych Karl może dowiedzieć się mnóstwo na jego temat, lecz nie tego, co go tutaj sprowadza o tej porze. Poleca przysłać go do swojego biura. Czeka na nieznajomego, stojąc. Asystent wprowadza policjanta w cywilu do gabinetu i znika na znak dany przez szefa. Mężczyzna przedstawia się i dodaje: Miałem to panu dostarczyć. Z tymi słowami wręcza mu smartfon. Karl widzi od razu, że jest to zabezpieczony przed podsłuchami aparat służbowy. Ledwie bierze go do ręki, od razu czuje wibrowanie. Proszę odebrać. Mówi mu człowiek z FBI. Stosuje się więc do polecenia. Choć głosu, który słyszy w słuchawce, nie poznaje, jego właściciel nie jest mu obcy. Mówi Erben Penicott. Spotykał szefa sztabu przy wielu okazjach. Ale zawsze tylko przelotnie. Zwykle wymieniali ze sobą co najwyżej kilka zdawkowych zdań. Chciałbym z panem porozmawiać, oznajmia Penikot. Dopiero teraz? Karl spodziewał się tego kontaktu dużo wcześniej. Jedyny co go niepokoi to fakt, że szef sztabu odzywa się akurat w momencie, gdy istnieje groźba zdemaskowania eksperymentu. Udaje naiwnego. Z przyjemnością co prawda, mam bardzo napięty harmonogram, ale zaraz mój człowiek przywiezie pana do mnie. Za kogo ten penikot się uważa? Karl ma zamiar odpowiedzieć mu niezbyt grzecznie, lecz jego rozmówca go uprzedza. Chodzi o tysiące podejrzanych przypadków śmiertelnych wśród użytkowników RIMI. Funkcjonariusz FBI wskazuje na okulary, smartfon i inteligentny zegarek. Te rzeczy nie będą panu potrzebne. Może je pan tu zostawić. Karl ma ogromną ochotę powiedzieć mu do słuchu, że to on decyduje, co jest mu potrzebne. Dochodzi jednak do wniosku, że byłoby to jedynie marnotrawienie jego inteligencji, bo posłaniec Penikota nie jest nawet użytkownikiem Frimi. W ostateczności więc robi, co mu polecono, i wychodzi za mężczyzną na zewnątrz. Przed siedzibą Frimi stoi Czarna limuzyna. Człowiek z FBI otwiera mu drzwi. Karl siada na tylnym siedzeniu, funkcjonariusz zaś zajmuje miejsce obok kierowcy. Dokąd jedziemy? Mężczyzna nie odpowiada. Kilka ulic dalej skręcają do podziemnego garażu. Na trzeciej kondygnacji zatrzymują się w mrocznym miejscu w jakimś kącie z tyłu. Wysiadamy, oznajmia przewodnik. Prawdopodobnie tu nie ma kamer, myśli Karl. Mimo tych osobliwych manewrów nie boi się, że coś mu zrobią. Gdyby rzeczywiście mieli taki cel, nie zadawaliby sobie aż tyle trudu. Przesiadają się do beżowego auta o przyciemnionych szybach. Czarna limuzyna znika w bladym świetle podziemnego labiryntu. Dwie minuty później kierowca nowego pojazdu opuszcza garaż. Przy wyjeździe czekają na nich dwa samochody z przodu, a za nimi dołączają jeszcze trzy. Karl zadaje sobie pytanie: po co cały ten spektakl? Czy chodzi o odwrócenie uwagi? Jeśli tak, to czyjej? Wszystkich tych, którzy chcieliby wiedzieć, z kim spotyka się szef sztabu. Po drodze z Brooklynu na Manhattan jego towarzysze przez cały czas milczą. Przejeżdżają przez most. Karl nie zwraca uwagi na grę świateł reflektorów samochodowych odbijających się w stalowej konstrukcji. Rozważa na chłodno, jakiego zachowania może spodziewać się po penikocie. Jak powinien na nie zareagować? Wielokrotnie układał sobie w głowie tę przewidywaną rozmowę. To, że szef sztabu wie o eksperymencie, oczywiście wiele zmienia. W takiej sytuacji możliwości są ograniczone. Kierowca wjeżdża do garażu hotelu Waldorf Astoria. Karl zakłada, że również tutaj jest do dyspozycji dyskretna strefa dla VIP-ów, niemonitorowana i odpowiednio przygotowana na takie okazje. Winda zawozi go wraz z mężczyzną z telefonem na czterdzieste piętro. Drzwi kabiny rozsuwają się bezszelestnie i jego oczom ukazuje się jeden z apartamentów urządzony w stylu Art Deco. Za ogromnymi podwójnymi oknami lśni panorama miasta. W środku, na rozłożystej kanapie, w przytłumionym świetle dwóch lamp stojących, siedzi Erben Penicott, ubrany w sportowe spodnie i rozpiętą pod szyją koszulę bez krawata. Obok niego, jak zawsze zadbany i w nienagannym stroju, zajął miejsce Henry Emerald. To bardzo proste, zaczyna Henry. Jak wiesz, Emersek od kilkudziesięciu lat jest wiarygodnym partnerem amerykańskich służby bezpieczeństwa. Gdy Erben zaproponował mi dzisiaj, by włączyć Frimi do architektury systemu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, uśmiecha się, względnie świata zachodniego, odebrałem to oczywiście jako ogromny zaszczyt. Mimo kilkakrotnego zaproszenia, aby usiadł na jednym z obciągniętych aksamitem foteli, Karl woli stać. Obchodzi kanapę i zatrzymuje się za plecami obu mężczyzn, powodując, że muszą wykręcać szyję, aby móc na niego spojrzeć. To jedynie potwierdza, jak bardzo poważnie Frimi jest już dzisiaj traktowane, kontynuuje Henry, który nawet w tej niewygodnej pozycji potrafi zachować wyniosłą postawę. Znaleźliśmy się na poziomie gigantów. Frimi ma przypaść w udziale rola szczególna, wtrąca Erben i wstaje. Karl zdaje sobie sprawę, że chodzi o coś więcej niż tylko o standardową współpracę w zakresie monitorowania, jaką prowadzą inne firmy z National Security Agency i podobnymi służbami, lub muszą prowadzić. Teraz chodzi o to, żeby odpowiednio rozegrać tę grę. A co z tymi zmarłymi, o których pan wspominał? Pyta szorstko. Ach, Erben lekceważąco macha ręką. Zostawmy przeszłość w spokoju lepiej porozmawiajmy o przyszłości. A Frimi ma przed sobą wspaniałą przyszłość, stwierdza, obaj zarobicie na tym bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Więcej niż jakikolwiek człowiek zarobił kiedykolwiek. Karl pozwala szefowi sztabu mówić dalej. Znudzony odwraca się w stronę okna i patrzy na panoramę miasta. W szybie widzi odbicie ciemnych zarysów postaci Penikota i Emeralda. Henry, wskazuje Erben na inwestora, potwierdził mi już to, czego się domyślałem, kiedy otrzymałem dane. Erben obchodzi Sofę, przewyższa Karla prawie o głowę. Niedbale przysiada na jej oparciu, znajdując się dzięki temu na wysokości oczu Montika. Stworzył pan niewyobrażalnie potężny instrument, mówi do niego z uznaniem, aby rozwijał się dalej z takim sukcesem jak dotychczas. 400 milionów użytkowników do końca roku. Dwa miliardy za dwa lata. Tak wynika z prognoz. Imponujące! Karl przygląda mu się wnikliwie. Henry i ja jesteśmy zgodni co do tego, że można wykorzystać niezwykłą synergię. Erben wykonuje zamaszysty ruch prawą ręką. Między możliwościami państwa, podobny gest lewą ręką, a potencjałem Frimi. Po chwili łączy obie dłonie jak do modlitwy. Henry kiwa głową za probatą. Nie wiem o jakich możliwościach państwa pan mówi odpowiada chłodno Karl. Jeśli ma pan na myśli to, że wszystkich i każdego z osobna podsłuchujecie i śledzicie, co z tego macie? Nawiasem mówiąc, my też możemy robić coś takiego w przypadku naszych użytkowników tyle, że w przeciwieństwie do was, oni udzielają nam na to pozwolenia. Więcej. Wyraźnie sobie tego życzą. Aby lepiej poznać samych siebie, aby otrzymywać lepsze wskazówki dotyczące szczęśliwszego życia, no i oczywiście, by podnieść wartość swoich danych osobowych. Mówię na przykład o wychwytywaniu uciążliwych współobywateli i ich unieszkodliwianiu, wyjaśnia Erben. Słyszałem, że najnowsze produkcje zero irytują pana w takim samym stopniu jak nas dodaje spoglądając znacząco na Henry'ego. Ale dowiaduje się również, że nasi ludzie natrafili już na gorący trop, co jednak zadziwiające, prowadzi on rzekomo do pańskiej firmy. To Frimi? To niedorzeczność. Podobno ma coś wspólnego z wodospadami. Pan próbuje mi imputować. Boże broń, niczego nie imputuje. Prawdopodobnie to zwykły przypadek. Chciałem jedynie przez to powiedzieć, że nam też nie brakuje umiejętności. A teraz my mamy pewnie uczynić z pana następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych? wnioskuje Karl. Czy tak? Chwilę ciszy, jaka zaległa po tych słowach, przerywa Henry. Głową państwa nikt się nie rodzi, Karl. Zmieniają się jedynie środki, jakich używa się do jej wykreowania. A dla nas byłoby jak najbardziej korzystne. Gdyby prezydent był naszym przyjacielem, poddaje pod rozwagę. Masz rację. Karl szczerze zęby do Erbena. Zwłaszcza prezydent nam łaskawy. Tak więc sądzę, że byłaby to dla nas wszystkich sytuacja, w której nie ma przegranych, odpowiada Erben. A Frimi może dalej robić swoje, dodaje ze znaczącym spojrzeniem. Jeśli o mnie chodzi, proszę bardzo. Mówi Karl lekko znudzony, niewykluczone, że to będzie ostatni prezydent. Erben uśmiecha się wyrozumiale. Możliwe, bo po co wybierać prezydenta czy jakiegokolwiek innego polityka, skoro w przyszłości i tak będziemy wiedzieli, czego chcą ludzie. Tylko nieliczni są w stanie sterować ich wolą. A jeśli nawet nie będzie to już możliwe, bo system okaże się zbyt złożony. Wszyscy dzięki Manrankowi i podobnym instrumentom i tak będą znali system wartości preferowanych przez społeczeństwo. Wystarczy administracja, która odczyta z rankingów man-ranku predylekcje ludzi, a potem je zrealizuje. Owa administracja będzie składać się z jednostek najlepiej nadających się według man-ranku do tego celu. Zadecydują algorytmy. To samo będzie się odnosić do zarządzania gospodarką i w ostateczności do wszystkich innych zawodów. I tak dalej. Zwierzę myślące. Człowiek zdetronizuje samego siebie, jako ukoronowanie wszelkiego stworzenia. Będziemy zmuszeni na nowo zdefiniować istotę człowieczeństwa? Śmieje się. Ewentualnie zrobią to za nas programy. Czy tak to może wyglądać? Mniej więcej, potwierdza Karl. Musi przyznać, że Penikot jest równorzędnym partnerem. Wobec tego, dlaczego chce pan w ogóle zostać prezydentem? Bo tak sobie postanowiłem przed laty. Rozumiem, mówi Karl, kolejny z punktów do odhaczenia na liście. Wydaje mu się to trochę nudne. Czyżby jednak Penikot nie był aż tak dobry? I ponieważ te zmiany nie nastąpią tak szybko, dodaje Erben, zanim dojdzie do tego, o czym mówiliśmy, jeszcze kilku prezydentów wybierzemy w sposób tradycyjny. Kiedy już poinformujesz kolegów z zarządu, tajemnicz w najbliższych tygodniach także swoich najbardziej zaufanych programistów, przerywa im Henry. Przy tej okazji dołączymy do nich także kilku ekspertów Erbena, aby mogli wspierać go w jego postępach. Wspierać? Hmm? Odzywa się Karl. A jakie zamiary ma nowy prezydent? W czym mamy mu pomóc? Za jakimi wartościami się pan opowiada? Cóż to zapytanie z pańskich ust? Śmieje się Erben. Któż jak nie pan powinien to wiedzieć? Racja. Karl uśmiecha się krzywo, poklepując się po kieszeniach, jakby czegoś szukał. Niestety akurat w tym momencie nie mogę znaleźć danych. To mi wygląda na zgodę, stwierdza John Steam w apartamencie tuż obok, gdy wykres analizujący głos Karla nie wykazuje asynchronicznych wychyleń. Karl Montig to racjonalnie kalkulujący pragmatyk. Stwierdza że Kim Proust. Dlaczego miałby rujnować swoje dzieło życia taką błahostką? Bo kieruje się innymi wartościami niż Penikot? rzuca John. Ma pan oczywiście rację. Słyszę Erbena na ekranie, na którym obserwują przebieg spotkania odbywającego się za ścianą. Chodzi o wartości. Zawsze. A Frimi unaocznił to tak wyraźnie jak nikt do tej pory. Również tym wyświadczył pan ludziom ogromną przysługę. Będzie z niego dobry prezydent, zauważa, że kim. Mało kto potrafi tak kadzić. Otwiera na drugim monitorze zestawienia wartości Erbena i Karla. Ten pierwszy nie jest co prawda użytkownikiem FRIMI, ale jako postać publiczna dobrze wypada w algorytmach FRIMI. Wyglądają dosyć podobnie. Dominujące pakiety wartości obu koncentrują się wokół uznania. Próżność, poczucie własnego znaczenia i tym podobne, wyjaśnia Rzakim, podczas gdy na pierwszym monitorze Erben podaje Karlowi rękę. Myślę, że będziemy się dobrze rozumieć, oświadcza Erben. Z zadowoloną miną podchodzi do nich Henry Emerald i kładzie swoją dłoń na splecione ręce obu młodszych mężczyzn. W swoim czarnym garniturze wygląda jak duchowny udzielający młodej parze błogosławieństwa na całe życie, myśli żakim. Znalazłszy się z powrotem w hotelu, syn dzwoni do Chandera i prosi, aby do niej przyszedł. Zjawia się dwie minuty później. Syn wciąga go do pokoju, a gdy on próbuje ją namiętnie objąć, zdejmuje mu okulary, wyciąga rękę i stanowczym głosem mówi: Twój smartfon. Osłupiały wręcza jej aparat, ona zaś kładzie go razem z okularami pod kołdrę na łóżku. Potem ciągnie go do łazienki. Aha, mruczy Chander, wspólny prysznic. Nie teraz, odpowiada syn, po czym odkręca kran i przy akompaniamencie szumu wody zaczyna opowiadać. Dobrnąwszy do końca, zwraca się do niego. Czy mógłbyś zweryfikować te twierdzenia Dekerta? Na co on kręci głową i odpowiada. Nie mam jak wyciągnąć takich informacji z powszechnie dostępnych danych, zwłaszcza, że nie do końca wiem, czego miałbym szukać. To co mówisz, jest dalece nieprecyzyjne. Pewnie dałoby się znaleźć to wszystko we FRIMI, ale w ramach usług odpłatnych. Wydałabyś bajońskie sumy, żeby dojść do właściwych danych, ale też musiałabyś najpierw wiedzieć, o co ci dokładnie chodzi. W porównaniu z tym, statystyki dotyczące zgonów były stosunkowo proste. A nawet jeśli dotrzesz do odpowiednich wskaźników objaśnia dalej Chander nie będzie to jeszcze żaden dowód. Samo potwierdzenie zmian algorytmów nie wystarczy. Pozostaje do zbadania zachowanie ludzi wynikające z rekomendacji sugerowanych przez aplikację, które zresztą też o niczym nie świadczy, bo przecież nikt ich do niczego nie zmuszał. Aby móc udowodnić różne podejście do poszczególnych grup użytkowników, trzeba by mieć dostęp do algorytmów, do standardowych i zmodyfikowanych. Mogłabyś już zakręcić? pyta wskazując na kran. Nie, dopóki nie skończymy rozmawiać. No to skończmy. Mówi z podstępnym uśmiechem i wsuwa dłoń pod jej bluzkę. Czyli nie doszło do manipulacji? Tak to widzisz? Zróżnicowane podejście, nic ponadto, odpowiada Chandler ze wzruszeniem ramion. Zindywidualizowane. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nawet matka nie traktuje jednakowo wszystkich swoich dzieci. Zresztą nie może. Ale akurat algorytmy powinny. Przeciwnie. Powinny podchodzić do każdego z nas w sposób jednostkowy. Chyba jednak nie według wyłącznych wizji Karla Montika. Po co w ogóle Dekert sprzedał ci te wszystkie historie, skoro nie potrafi niczego udowodnić? Chce, żebyś je upubliczniła? Bez dowodów tylko bym się ośmieszyła, przecież sam to powiedziałeś i zafundowałabym sobie najdroższy zarzut o zniesławienie w historii. To prawda. A może taki właśnie był cel waszego spotkania. Uważasz. Że sensacje Dekerta są zmyślone? Witaj w paranoi śmieje się Chander. To już chyba pozostanie nasze stare hasło. Statystyki dotyczące przypadków śmiertelnych potwierdził. Mówi nawet, że było ich znacznie więcej. Dowody? Brak przyznaje syn. Wobec tego, dlaczego złożył mi. Urywa. Co? Propozycje przyznaje z ociąganiem. Jaką propozycję? Przystąpienia do Frimi. Mamy porozmawiać na ten temat jutro w siedzibie firmy. Kolejny podstęp. Chander uśmiecha się chytrze. Żeby sprawdzić, czy dasz się kupić. Jeśli się zgodzisz, już na zawsze staniesz się niewiarygodna, gdybyś kiedykolwiek chciała napisać o Frimi coś negatywnego. Witaj w paranoi, Bonkassin. Nie zrozum mnie źle, wtrąca Chander. Ja ci wierzę, tylko zadaję sobie pytanie, jakimi motywami kieruje się Descartes. Ja także. A co ze mną? Przecież ja też wiem o tych śmiertelnych przypadkach. Czy ja również dostanę ofertę? Czy będziesz negocjować i w moim imieniu i oboje staniemy się bogaci? Pójdziesz ze mną. Jeżeli ich oferta będzie wystarczająco dobra. Być może już nigdy nie przyjdą ci głupie pomysły do głowy. Mówi Chander, próbując znowu zająć się czym innym. Dekart ma rację. Dzięki filmi możesz skłonić ludzi do całego mnóstwa dobrych rzeczy. Niewykluczone, odpowiada. Ale i do złych też. Po co? Obejmuje ją w pół i przyciąga do siebie. Patrząc na nią uważnie, dodaje. Jeśli to wszystko, co usłyszałaś, się zgadza, a nie wykluczam, że tak może być, to dla ciebie za duży kaliber. I to o kilka numerów. Dla każdego z nas. Możliwe, że przewidzieliśmy przyszłość. Kto się jej przeciwstawia, przegrywa. Jagedi, albo Józef Aberidan, albo mały włos ja w Wiedniu? Witaj. Och, daj już spokój. Po opowiedzeniu wszystkiego Czanderowi, syn opada napięcie. Teraz alkohol może wreszcie okazać swoje dobroczynne działanie. Czuje się śmiertelnie zmęczona i nie jest w stanie już myśleć. Nie opiera się więc, gdy czander wyciąga ją z łazienki i prowadzi do łóżka, pozwala się pocałować, wyłącza mózg. Właśnie tego teraz potrzebuje, i także odpowiada mu pocałunkiem. W Chinach też już są dostępne platformy doradcze w zakresie pomocy życiowej, przygotowane na zlecenie biura centralnego. RGT. A u nas? We Freemi udziały ma Henry Emerald, a Emersek to od dziesiątków lat ważny element kompleksu militarno-przemysłowego. Submarine. Ale nie zapominaj o Edwardzie Snowdenie, który zdobył swoje informacje także jako pracownik prywatnej firmy. XXX 67. Kompleks militarno-przemysłowy od dawna jest kompleksem militarno-informacyjnym RCT. Już od czasu Arpanetu Submarine. Tak więc w Chinach rekomendacje formułuje Komitet Centralny Partii, w Rosji Kreml a u nas Snowman. Członkowie kompleksu poniedziałek. Następnego dnia rano Will kieruje swe kroki najpierw do biura Karla. Zastaje go przy biurku, wgapionego przez okulary w tablet. Ostatnio Will też dosyć często pracuje równocześnie na obu urządzeniach. No i jak przebiegła kolacja z panią Bonsant? pyta Karl, rzucając na niego przelotne spojrzenie. Masz sińce pod oczami. Ach, ten twój wdzięk. To moja mocna strona, jak wiesz. Przyjdzie tu dziś w południe. Ze swoim kolegą Argawalem. Widziałem w terminarzu. Chodźmy do bunkra. Rzucę krótko Will. Karl unosi brwi zdziwiony. Mimo to zaraz przerywa swoją pracę. Zgodnie z wewnętrznymi regułami zostawiają wszystkie urządzenia elektroniczne przy wejściu i wchodzą do pozbawionego okien pomieszczenia. Zamykają ze za sobą drzwi. Po kilku sekundach Will pyta: A co ze mną? Obaj mierzą się wzrokiem. Czy moje parametry też ustawiłeś? Will, will, will. Karl z uśmiechem kręci głową. Chyba zostało ci jeszcze trochę alkoholu we krwi. Napisałem podstawę algorytmów, według których od dawna kierujesz swoim działaniem. Czy niuansowe zmiany stanowią tu jakąkolwiek różnicę? Wczoraj staliśmy na skraju przepaści, dzisiaj posunęliśmy się o krok dalej. To jest ta różnica. Zabawne. Nie zapominaj, że algorytmy są poprawiane na bieżąco. To ty je poprawiasz. I one siebie same prawdopodobnie również. Chciałbym wiedzieć, czy też należy do szczurów laboratoryjnych? Czy hodujesz sobie posłusznych członków zarządu? Karl mierzy go przenikliwym spojrzeniem. Nie. Skąd mogę mieć pewność? Gdybyś potrafił je czytać, dałbym ci do porównania standardowe algorytmy i protokół twojego konta danych. Dobrze wiesz, że nic mi z tego nie przyjdzie. Nic na to nie poradzę, że wy wszyscy jesteście cyfrowymi analfabetami. W tej sytuacji musisz mi po prostu zaufać. Jak mogę ci zaufać po tym wszystkim, co nam ostatnio opowiedziałeś? Właśnie dokładnie z tego powodu, bo wam opowiedziałem. Zamiast zataić to przed wami i was przeprogramować, wyprzeć z firmy i przejąć władzę nad światem. Znowu wybucha śmiechem. Moim zdaniem, Will, przeceniasz Freemi. To nie jest film o Jamesie Bondzie i jakimś super superwajdaku. Mamy konkurentów oferujących podobne modele. Wielcy starzy gracze proponują swoje pierwsze rozwiązania. Rodzi się rywalizacja systemów, jak przystało na wolne społeczeństwo. Mówisz o konkurencji? Takie jak w przypadku systemów operacyjnych, wyszukiwarek czy sklepów internetowych? Nigdzie nie ma czystej konkurencji, tylko wszędzie panują quasi monopole. Daj spokój. Microsoft to dogorywający gigant. Dawne supergwiazdy, jak America Online czy MySpace, po zaledwie kilku latach przeszły do historii. Facebook i Apple to już dinozaury, a Google chcesz przez to powiedzieć, że dajesz Frimi tak czy inaczej tylko parę lat? Chcę przez to powiedzieć, że w przyszłości nie będziemy żyli pod dyktaturą Maximo Lider Carla Montika, którą tę wizję próbujesz malować. Wyjaśnia ze śmiechem. Jego twarz znowu zamienia się w nieprzeniknioną maskę. Pragnę jedynie dać ludziom wspaniałe narzędzie do doskonalenia ich życia. Wchodzisz w to czy nie? To powiedziałby nie na tak postawione pytanie. O to samo spytamy później panią Bonsant, dodaje Karl. Chociaż jej kryształowa kula daje nam na razie jedynie 18.6% nadziei na odpowiedź twierdzącą. Staje z krzesła i przesuwa je pedantycznie do stołu. Aha, jeszcze jedno. Rzuca gdy również Will podnosi się i zamierza opuścić bunkier. Może nie czekając Postarasz się o wsparcie, jeśli chodzi o pomysły na dystrybucję, i wtajemniczysz Alice Kinkite. Zresztą wcześniej czy później i tak musiałaby się dowiedzieć. Martin i Louis obserwują Alice, kiedy wchodzi do siedziby Freemi. Jest ubrana w jasne spodnie i blazer, w ręce trzyma dosyć dużą torebkę. Drugie okno pokazuje obraz widziany z jej okularów. Jesteśmy w jej smartfonie, okularach i zegarku. Informuje Luis. W torebce też? Pyta Marten. Jeśli tylko zajrzy do niej przez okulary. Patrząc przez nie, obaj śledzą jej drogę do własnego gabinetu. Pozdrawia kilku kolegów na korytarzu, zamienia z tym i owym kilka słów. Kontaktowa osoba, zauważa Luis. W końcu odpowiada za komunikację, bąka Martin. — Lepiej, żeby odezwała się do swoich kolesi z zero, zamiast plotkować po próżnicy. Pieką go oczy, jakby ktoś nasypał mu do nich piasku. Cały weekend spędzony w pracy kosztuje. Ledwie Alice usiadła za piórkiem, dzwoni do niej przez okulary Will Deckert. — Musimy pilnie omówić coś ważnego — informuje. — Kiedy znalazłabyś chwilę? — Alice sprawdza w kalendarzu. — Jestem zajęta do dwunastej — mówi. OK, wobec tego o dwunastej, w bunkrze. Wyszedłszy na ulicę, Sin i Chander zderzają się ze ścianą rozgrzanego, drgającego powietrza, typowego dla nowojorskich letnich upałów. Na szczęście Will przysłał po nich samochód. W jego wnętrzu panuje wręcz mroźny chłód. Sin nie słyszy szumu silnika. — Napęd elektryczny — wyjaśnia zapytany przez nią kierowca — Nagle rzuca się jej w oczy, że on w ogóle nie dotyka kierownicy. To jest auto samosterujące informuje. Prototypowe. Frimi ma takich kilka w swojej flocie do przetestowania. Na razie ktoś jeszcze musi siedzieć za kółkiem ze względu na ubezpieczenie. Za jakiś czas te gówna pozbawią mnie pracy i stanę się bezrobotny. Pokazuje ręką na tabunę żółtych taksówek, stanowiące dominującą część ruchu. I ich też. Jak często w ostatnich dniach również w tym momencie syn ma wrażenie, że gra w jednym z filmów science fiction, którego bohater budzi się po długim śnie w obcej mu przyszłości. Tyle tylko, że ta przyszłość jest już teraźniejszością. Mijając południowe obrzeża Chinatown, kierują się na zachód, a potem na most brukliński. Po prawej syn odkrywa statuę wolności, której wczoraj nie widziała. Co powiedziałaby Liberty na poczynania Freemi, gdyby potrafiła mówić. Freemi ma siedzibę w Starym gmachu z czerwono-brązowego piaskowca wyglądającym na dawny budynek przemysłowy. Nad wejściem błyszczy imponujące logo firmy. W holu wita ich młody mężczyzna, po czym zawozi na jedno z wyższych pięter. Przed drzwiami do sali konferencyjnej czeka na nich pracownik ochrony. Prosi o pozostawienie wszystkich urządzeń elektronicznych. Sin zirytowana oddaje okulary, smartfon i inteligentny zegarek. Chander miał przy sobie aż dwa telefony. W sali nie ma ani jednego okna, zauważa syn. Zabezpieczona przed podsłuchami, szepcze jej Chander. Nie czekają długo. Jeszcze nawet nie zdążyli usiąść, gdy do środka wchodzą Will i Karl Montic. Następuje prezentacja, wymiana formułek grzecznościowych pada pytanie, czego goście się napiją. W osobie Karla Montika jest coś, co synnie wprawia w rozdrażnienie. Dochodzi do wniosku, że to jego spojrzenie. Rozumiem, że są Państwo świadomi, jakie Frimi ma możliwości. Zaczyna Montic bez wstępów. Nasza oferta jest następująca. Otrzymacie udziały w firmie o wartości 30 milionów dolarów każdy. Ich spodziewana wartość za rok to 70 milionów. Za dwa lata 120. Licząc ostrożnie. W zamian za to zobowiążecie się do całkowitego milczenia w kwestii waszych odkryć. Jego bezpośredniość zaskakuje syn. Jednocześnie imponuje. Nie zamierza jednak dać temu wyrazu. Jestem świadoma, co może Frimi, odpowiada szorstko. Doprowadzać ludzi do śmierci. Kąciki ust Karla lekko drgają, jakby urządliła go osa. To choroba wieku dziecięcego, odpowiada niechętnie. Jego dłonie spoczywają płasko na blacie stołu, ale końce palców zaczynają już nerwowo postukiwać. Skąd to negatywne nastawienie? Już dawno nad tym zapanowaliśmy. Ponieważ zna pani statystyki, orientuje się pani zapewne, że wskaźniki śmiertelności w innych grupach ostatnio zmalały. Tak więc, globalnie. Freemi jest dobry dla ludzi. Chce pan za pomocą freemi ulepszyć świat? Według pani to coś złego? Jeśli zamierza pan sam decydować o tym, co jest dobre, a co nie, Och, proszę nie zaczynać znowu tej samej dyskusji, wzdycha Karl. Co wobec tego pani zdaniem powinienem zrobić? Zdradza pana pański język, zauważa zuchwale syn. Cały czas mówi pan w pierwszej osobie liczby pojedynczej ja. Nawet nie włącza pan współzałożycieli firmy i swoich kolegów z zarządu, nie wspominając już o użytkownikach firmy. Karl wybucha gromkim śmiechem, wydaje się szczerze ubawiony. Pan buduje dyktaturę. Zarzuca mu Cynthia. Może się pan śmiać, proszę bardzo. Wiem, że teraz modne jest filozofowanie na temat epoki postdemokratycznej. Wielu półgłówków z utęsknieniem czeka na silnych mężczyzn. Zerka na Czandera, który w ogóle nie włącza się do rozmowy. O co ona w ogóle go ze sobą wzięła? Nie ma z jego strony najmniejszego wsparcia. Swoją drogą, ciekawe, że w tym kontekście zawsze mowa jest o silnych mężczyznach. Ale tak czy inaczej, nie istnieje coś takiego jak dobra dyktatura. Pozycja dyktatora z natury rzeczy zawsze jest niebezpieczna, choćby człowiek, który ją piastuje, był dobry. A w pana przypadku, nawet nie wiem, czy o panu da się tak powiedzieć. Karl słucha jej wywodu z narastającym zniecierpliwieniem. Jego dłonie porządkują niewidzialne przedmioty na pustym stole. Mogłaby pani zostać naszą ekspertką do spraw etyki? Wypala. Gdyby oprócz pieniędzy chciała pani otrzymać jakieś zadanie. Po czym zwraca się do Willa: Mamy już kogoś takiego? Nie wprost, odpowiada. No, czyli przydałby się nam ktoś taki. Chce pani być naszą wyrocznią od etyki? Ponawia pytanie Karl, coraz bardziej zapalony do swojego pomysłu. W randze członka zarządu, jeśli pani zależy. Dodaje, gdy syn milczy. Członek zarządu do spraw etyki. Wspaniale niech pani coś wniesie zamiast tylko krytykować. Dajemy Pani możliwość udoskonalenia Frimi w taki sposób, jaki pani uważa za właściwy. Syn straciła rezon. Czy on mówi poważnie? A przecież lada dzień, tak czy inaczej, będzie pani potrzebna nowa praca, uzupełnia Karl. Bo zero zaraz przejdzie do historii. Ta myśl przeraża syn. – Skąd pan to może wiedzieć? – Od ludzi, którzy praktycznie już go mają. – Czy to możliwe? – Czuję, że powinna ostrzec zero, ale bez pi nie jest w stanie tego zrobić, a wi woli w to nie wciągać. – No to kto to jest? – Dowie się pani w swoim czasie – odpowiada Montyk znudzonym głosem i zmienia temat. – Proszę zrozumieć, wiem, że w przeszłości to i owo nie potoczyło się jak trzeba. Ale przecież. Jak się pani orientuje, gdy tylko to odkryliśmy, natychmiast się wycofaliśmy. Naszym najwyższym priorytetem jest dostarczenie użytkownikom optymalnego produktu. Próbuję przybrać przyjazną minę. Nie brakuje pani przebojowości i dynamizmu. Jest pani uparta i konsekwentna i dlatego jest tu pani dzisiaj. Potrzebujemy takich ludzi jak pani, aby ulepszyć FreeMi. A tym samym. Życie setek milionów ludzi na całym świecie. Kto wie, może kiedyś będą ich nawet miliardy? Proszę nam pomóc, aby świat stał się lepszym miejscem. Przecież chyba właśnie na tym pani zależy. Dlaczego więc nie zrobić tego z nami? Syn czuje, że Montyk nacisnął właściwy kuzik. Jej wzburzenie wywołane próbą przekupstwa przygasa, a ona zaczyna się zastanawiać, do jakiego stopnia należałoby zmienić Frimi, aby jego projekty mogły sprostać jej oczekiwaniom? Ciągle zadaję sobie pytanie, czy sama idea programu nie jest z zasady opaczna. Myśli o wi, która tak korzystnie się zmieniła. Czy to dobrze? Rozum mówi jej tak, ale może tylko dlatego, że jako matka ma teraz z nią mniej kłopotów? Nie, to dlatego, że Vi będzie łatwiej w życiu przekonuje samą siebie córka wielokrotnie ją zapewniała że ani przez chwilę nie czuła się zmuszana do zmiany czy rzeczywiście stało się to z jej własnej potrzeby czy nie została do tego popchnięta zmanipulowana syn intuicyjnie czuje że coś w tym wszystkim jest nie tak a wie że na swojej intuicji może polegać chociaż raz po raz wpędzają w kłopoty czy zmanipulowaliście moją córkę Zadaje pytanie. Karl patrzy na nią zdziwiony, potem na Will'a i znowu na nią. Wreszcie odpowiada. Zmanipulowaliśmy? Nie. Syn niepewnie szuka wzroku Chandera, następnie Will'a, lecz żaden z nich nie reaguje. Chce pani więcej pieniędzy? dopytuje Montik. O to chodzi. Otóż to, odzywa się po raz pierwszy Chander. Freemi wyceniany jest już dzisiaj na 100 miliardów dolarów. W tej sytuacji 30 milionów można uznać raczej za jałmużnę, by nie powiedzieć bezczelność. Karl wlepia w niego przez chwilę wzrok, po czym wybucha: Jałmużna? Kompletnie za nic? Pan chyba zwariował. Will chrząka, na co Montyk, rozumiejąc znak kolegi, opanowuje się i spokojniejszym tonem kontynuuje. To są stosowne, godziwe kwoty. Proszę to przemyśleć. Wstaje. I na tym koniec? Dziwi się syn, podczas gdy Karl zmierza do drzwi. Ten człowiek nie zostanie raczej dyplomatą w tym życiu. Ja i członek waszego zarządu, odpowiadający za komunikację, jesteśmy zaproszeni dziś wieczorem do programu telewizyjnego, który ogląda kilka milionów widzów, rzuca syn. Karl zatrzymuje się w pół kroku. Telewizja. Wypluwa z pogardą i odwraca się do niej. I o czym chce pani tam opowiedzieć? O wyliczeniach statystycznych, których nikt nie pojmi i które niczego nie dowodzą? I to publiczności, z której połowa jest przekonana do Frimi, jak pokazują nasze liczby i nie pozwoli oczerniać swoich małych pomocników w codzienności? Will zadba o resztę. Jest doskonałym sprzedawcą. Mogłabym przewrócić pierwszą kostkę domina. Odpowiada syn. I po co? Pozbawiłaby pani ludzkość fantastycznego narzędzia do doskonalenia życia i rozwiązywania globalnych problemów. Przypuszczam, że nie zależy pani na tym, prawda? Syn nie może już słuchać tego argumentu. Głównie dlatego, że nie przychodzą jej żadne inne kontrargumenty poza tymi, których już użyła. Przytacza pan bez przerwy ten sam motyw. Frimi uczyni cię szczęśliwszym i sprawi że będziesz odnosił większe sukcesy. No i co z tego, że przez to mogą kontrolować twoje życie? Państwo nadzorujecie w każdej sekundzie? W zamian jesteś bezpieczny, przynajmniej do następnego ataku, któremu niestety, mimo wszystko, nie zdołano albo nie chciano zapobiec. A może dla normalnych ludzi wartości, które zbywa pani teraz z takim lekceważeniem, jak sukces, szczęście, bezpieczeństwo, są ważniejsze od tego, co pani wysuwa na pierwszy plan? Dlaczego nie pozwoli pani im samym o tym decydować? Przecież oni właśnie już o niczym sami nie decydują. Syn nie panuje nad sobą. I o to cały czas chodzi. Ludzie są manipulowani, kantowani i okłamywani przez was, oligarchów danych. Gadacie o wolności i lepszym świecie, a myślicie wyłącznie o własnym portfelu. Jestem sprowadzona do słupka akcji. Te miliardy ludzi tkwiących nieustannie przed komputerami, tabletami, smartfonami i nierozstających się ze swoimi okularami w rzeczywistości nie są waszymi użytkownikami. Jest wręcz odwrotnie to wy z nich korzystacie. Oni są waszymi oczami, waszymi pilotami sterującymi miliardami komórek gigantycznej maszyny, która szufluje dla was pieniądze. Wow, taki trady nie powstydziłby się chyba nawet zero. Jak daleko posunął się już proces prania mózgów, widać po tym, że ludzie wierzą w wasze argumenty. Sprzeciw. Ludzie stosują produkty ułatwiające im życie z własnej woli. Nikomu nie przykładam pistoletu do głowy, żeby korzystał z freemi. Google, Apple, Facebook, Amazon też tego nie robią. I to nie jest żadne pranie mózgu. Czy w swoim domu nie ma pani pralki albo sedesu? Czy przesyła pani wiadomości nadal przez konnego posłańca? Chyba nie. I tu mamy do czynienia z tym samym. To się nazywa postęp. Syn spostrzega, że dała się zapędzić w tę samą pułapkę, w jaką zawsze wpada podczas dyskusji z W. Starzejąca się matka, nie mająca zrozumienia dla współczesności. Sokrates ubolewający nad sztuką pisania i lękający się śmierci sztuki myślenia. W którym miejscu coś przegapiła? Ma pani okazję kształtować ów postęp według pani rozumienia. Odzywa się pojednawczo Monty. Jako ekspertka Frimi do spraw etyki. Otwiera drzwi. Podtrzymuje swoją ofertę. Zakładam, że chce się pani nad nią zastanowić. Spotkajmy się zatem jutro. Przy wyjściu Karl odbiera swoje okulary i telefon. Soczewki tkwiące w jednym oku nie musiał oddawać, ponieważ bez smartfonu jako stacji bazowej nie ma żadnej wartości. Jednocześnie dyskretnie przekazuje pracownikowi ochrony mikroskopijny dyktafon, który miał przy sobie. Mężczyzna przez bezpieczne połączenie prześle bezwłocznie plik nagrania na adres otrzymany od szefa. Rzekim Prust siedzi w swojej izdebce pełnej maszyn i przepuszcza nagranie przez program analizy głosu. Na wynik musi poczekać kilka minut. Bez sensu, że bunkier został tak, a nie inaczej zaprojektowany i w związku z wprowadzonymi zabezpieczeniami Niemożliwe jest analizowanie na bieżąco. Najchętniej przysłuchałby rozmowę od razu, szybko do końca, żeby poznać jej przebieg i zakończenie. Bezpośrednio docierają do niego jedynie bieżące obrazy z okularów Karla, który razem z Hindusem idzie w pewnej odległości od Bonsant i Willa. Na nich skupia całą swoją uwagę. — Nie dam się zbyć trzydziestoma milionami — słyszy, jak Chander Argawal szepcze do Karla. Niczym na umówiony znak Montik odwraca głowę, aby Żakim mógł przez okulary także zobaczyć twarz Hindusa. A na wypadek, gdyby przyszły wam do głowy jakieś dziwne pomysły, kopię filmiku tego chłopaka zdeponowałem w bezpiecznym miejscu. Jeśli mi się coś stanie, zostaną upublicznione, a to oznaczałoby wasz koniec. Z analizy głosu na monitorze Żakima wynika, że on blefuje. Słabo, panie Argawal. Co to za niedorzeczność? pyta Karl z irytacją. Czy mam wyrazić się precyzyjniej? Odpowiada Chander. Ten Hindus nie da za wygraną. Myślisz, że kim? Negocjacje z nim nie mają najmniejszego sensu. Trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie, ostateczne i to niezwłocznie, zanim zdąży spełnić swoje puste pogróżki. Że kim bardzo chciałby się dowiedzieć, o czym mówią Cynthia Bonsant i Will Deckert, jednak Karl z Chanderem są zbyt daleko od nich, a Will jest bez okularów. Dlaczego nie wróciliśmy do naszej wczorajszej rozmowy i. zaczyna syn, lecz Descartes szybko je przerywa, ponieważ to nie był dziś odpowiedni temat. Jak to nieodpowiedni. Manipu. Słyszała pani. Wpada jej ponownie w słowo. Proszę się zastanowić. Czy on naprawdę sądzi, że tą propozycją może mnie kup. Karl złożył pani poważną ofertę, ponieważ szanuje pani poglądy. Znowu nie pozwala jej dokończyć. Zaczynamy akwizycję. Dotychczas jedynie członkowie zarządu byli poinformowani o eksperymencie, a teraz mam włączyć także naszą dyrektorkę odpowiadającą za komunikację. Karl rozdaje posady, jak mu się podoba? Coś panu powiem. Wiem od dawna, że zarządcy Frimi chcieli, abym to właśnie ja uczestniczyła w poszukiwaniach Zero. I dlatego sfinansowaliście promocję Daily. Gdzie pani to usłyszała? Nie tylko Karl ma swoje źródła. Mimo to nadal nie rozumiem, dlaczego ja. Bill przez kilka sekund idzie obok niej w milczeniu. Nawet pani naczelny nie wie, że za tym wszystkim kryje się Frimi. Mówi po chwili bardziej do siebie. Jedynie kilka osób w firmie. A czy to był pomysł, żeby szukać zero? Naszej szefowej komunikacji, Alice Kincaid, którą ma pan teraz wtajemniczyć? Hmm. No więc dlaczego akurat ja musiałam brać w tym udział? Wybrał panią program, przyznaje Will, na podstawie mnóstwa kryteriów. Mnie? Właśnie mnie? To śmieszne. Co to za program? Kto go napisał? Kto zdefiniował kryteria wyszukiwania? Karl, odpowiada Dekert, po krótkim wahaniu. Sin wybucha śmiechem. Czy pan widzi, co ja myślę? Nie mam pojęcia, naprawdę. Zapewnia ją i zaraz popada w zamyślenie. Muszę wiedzieć, skąd pani ma te informacje. Mówi po chwili. Sin wciąż nie ma pewności, czy może mu ufać. Przykro mi, odpowiada. Szakim w maksymalnym skupieniu obserwuje przez okulary Montika grupę składającą się z czterech osób w korytarzu prowadzącym z bunkra. Karl z Hindusem dołączyli właśnie do dekerte i Brytyjki. Proszę rozważyć ofertę, jaką pani otrzymała, mówi do niej Will. Postaram się, odpowiada Cynthia Bonsant. Jej głos coś ukrywa, stwierdza żakim. Niestety nie potrafi powiedzieć co. Nie wie też, czy zdecydowała się przyjąć ofertę, czy z niej zrezygnować. Zostało jeszcze parę godzin, rzuca nagle Karl jowialnie z tyłu. Jak pani zamierza wykorzystać czas do występów w telewizji? Mała wyprawa na zakupy? W przyszłości mogłaby pani sobie na nie pozwolić. Syn spogląda na Will'a, on jednak ma obojętną twarz. Doszli już do holu. Wobec tego widzimy się wieczorem, mówi Dekkart na pożegnanie. A my jutro dodaje Karl. Jeszcze zobaczymy. Bąka Kim. Nie wierzę. Wybucha Sin, gdy tylko wychodzą. Że proponują tak mało pieniędzy? dopytuje czander. To bezczelność. Szofer Frimi otwiera im drzwi samosterującej limuzyny. Dziękuję. Weźmiemy taksówkę. Oznajmia Sin. Co jest z tobą? Dziwi się Chander. Nie dam się kupić, oświadcza i kiwa w stronę przejeżdżających obok żółtych aut. Żadne się nie zatrzymuje. Idzie więc dalej, co rusz machając ręką. Ktoś na nią wpada i mocno potrąca. Syn ze złością się odwraca, żeby nakrzyczyć, ale mężczyzna jest już dużo dalej. Skorzystajmy z limuzyny, namawia ją czanter. Zamierzasz skorzystać? pyta wzburzona. Byłoby wygodniej niż iść w tym upale. Syn nadal na próżno usiłuje złapać taksówkę. Wściekła rozgląda się dookoła. Gdzie tu może być stacja metra? Skorzystajmy z tej limuzyny. Zdejmij to wreszcie! Zanim Chandler zdążył się obronić, Syn ściąga mu z nosa okulary. Schowaj je gdziekolwiek, żeby nic nie widziały i nic nie słyszały. Muszę z tobą poważnie porozmawiać. 500 metrów dalej rzekim stwierdza nagle, że jego monitor robi się czarny, a dźwięk z okularów Chandera milknie. Przełącza się na obrazy z licznych na tej ulicy kamer monitoringu zamontowanych przed sklepami, pokazujących chodnik przed wejściem i wysyłających nagrania do sieci. Na dwóch rozpoznaje ich oboje. Sin właśnie wyjmuje rękę z jego kieszeni, do której włożyła pewnie okulary, a jednocześnie coś do niego z wyraźnym wzburzeniem mówi. Niech to szlak. Obraz jest zbyt słaby, żeby stosować program do czytania z ruchu warg. Nie wiesz, co to oznacza? Pyta sin. Prime oferuje piekielnie dużo pieniędzy, należałoby się nad tym chociaż zastanowić. Pieniądze to nie wszystko. Ale też nie nic. Pomyśl tylko, ile rzeczy można by zrobić z taką porządną sumką. A w przyszłości musieliby wyłożyć jeszcze więcej za nasze milczenie, kontynuuje Chander. Chyba jest jakiś żart. Mówi syn z przerażeniem. Chcesz ich szantażować? Nie, pertraktować. A w grę nie musiałyby wchodzić wyłącznie pieniądze. Jako członek zarządu odpowiadający za etykę, mogłabyś wiele przeforsować. Takimi metodami? Wspaniale! Kręci głową, jest nieznośnie gorąco. Porozmawiamy o tym później. Ucina, gdy w końcu zdołała zatrzymać jeden z żółtych samochodów. Wskakuje do środka, a za nią czander. Podaje taksówkarzowi adres hotelu. Co teraz robią? Pyta Marten. Na monitorze Louisa widoczna jest perspektywa z okularów Alice Kincaid. Widzi, jak Will Decker zdejmuje swoje okulary i wyciąga z kieszeni spodni smartfon. Potem obrazy rozmywają się i trudno cokolwiek na nich rozpoznać. Wchodzą do tak zwanego bunkra, pomieszczenia zabezpieczonego przed podsłuchami, wyjaśnia Louis. Omówili się rano, że się tam spotkają. Obraz robi się ciemny słychać tylko przytłumione strzępy słów, szum i postukiwanie, gdy urządzenia prawdopodobnie zostają zdeponowane u pracownika ochrony przed wejściem. Może w końcu Dekert powie jej coś takiego, co ona niezwłocznie przekaże swoim kolegom z zero, mówi Luis. Tak jak wcześniej powiedziałeś. Gdzie on jest? Woła syn, siedząc przed monitorem laptopa Ediego. Ma wrażenie, że cała krew odpłynęła jej z głowy. — Przecież wczoraj wieczorem jeszcze tu był. — Jesteś pewna, że go dobrze zapisałaś? — Masz mnie za idiotkę, czy co? Biegnie do sejfu, wyjmuje pendrive'a, który poprzedniego wieczora włożyła tam z powrotem. Gdy chce wetknąć go do komputera, przychodzi jej coś do głowy i pyta Chandera. — Czy istnieje ryzyko, że po podłączeniu go wszystko z niego zostanie usunięte? Teoretycznie zainstalowanie takiego programu w komputerze jest możliwe. Chcesz, żebym sprawdził? Tak, proszę. Chander siada przed klawiaturą i zanurza się w niezgłębione zakamarki płyty głównej. Po kilku minutach oświadcza. Czysto. A wideo przed odlotem na lotnisku byłeś w stanie je odzyskać. Tym razem byli dokładniejsi. Jacy oni. A jak ci się wydaje? Cholera jasna. Czyli to było włamanie, tak? I z takimi ludźmi miałabym robić interesy? Zaciska w pięści pendrive'a. Muszę zadzwonić, oznajmia, dając mu do zrozumienia, że chciałaby zostać sama. Poczekam u siebie w pokoju. Po tym polowaniu na taksówkę muszę koniecznie wziąć prysznic. To nie potrwa długo, obiecuje syn. Potem przyjdę do ciebie. Zostawię otwarte drzwi, mówi Chander i uśmiechnąwszy się do niej, znika. Syn podchodzi do telefonu, wybiera numer. Jeff odbiera od razu. Syn, to wideo... Jeff, mam coś większego, syczy. Musimy... Syn, to nie jest głos Jeffa. To ja, Antony, oznajmia redaktor naczelny. Co to do cholery ma znaczyć? Jakiś nastolatek opowiada głupotę, a ty chcesz to opublikować? Chcesz wpędzić Daily w ruinę? Jeżeli to zamieścimy, Freemi nas zaskarży i nie wypłacimy się do końca naszych dni. Wystarczy, że się zorientują, iż bęszymy w tym kierunku... Od razu zasypią nas oskarżeniami o zniesławienie i Bóg wie o co jeszcze. Ale musimy Jeff sprawdzić, co da się zrobić. Tyle, że to wymaga czasu, a mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Właśnie dowiedziałam się znacznie więcej. Fakty, papiery, dowody, syn przygryza wargę będę miała. To no, pogadamy, jak rzeczywiście tak będzie. A na razie nie chcę więcej słyszeć na ten temat. Skup się lepiej na swoim występie w telewizji. Rozlega się sygnał. Churzliwy gnojek. Wypada jak burza spokoju. Chander koniecznie musi jej pomóc. Przed rzekimem pokazuje się twarz Henry'ego. Już od dłuższego czasu nie musi głowić się nad tym, czy obrazy jego rozmówców są prawdziwe, czy nie. Niewielka aplikacja niezawodnie informuje go podczas rozmowy za pomocą prostych symboli, czy ktoś przekazuje swoje rzeczywiste, obrobione czy sztuczne zdjęcia. Podobnie jak analizator głosu na bieżąco mu podpowiada, czy osoba vis-a-vis -vis rozmawia z nim otwarcie, czy coś ukrywa. Obraz twarzy Henry'ego jest sztucznie spreparowany. Co mimo wszystko zaskakuje Zakima, ponieważ Emerald na ogół unika wszelkich urządzeń. Jak wyglądają wyniki analizy? Pyta, Rzakim zarka nadane w innej części swojego pola widzenia. Chander jest autentycznie gotów przyjąć ofertę Karla, chce jednak więcej. Jak wynika z dostępnych nam na jego temat danych charakterologicznych, zawsze będzie domagał się więcej, niezależnie od tego, ile mu damy. Wcześniej czy później zażąda dokładki, potem kolejnej nigdy się nie nasyci. Innymi słowy, będzie nas szantażował. Podsumowuje Henry. Prawdopodobieństwo wynosi 98%. Czyli z nim nie dojdziemy niestety do porozumienia. A co z Angielką? Ona ma się za kogoś lepszego. Jeszcze przez jakiś czas oboje będą dyskutować. Argawal spróbuje ją przekonać, co mu się jednak nie uda. Monsanto w końcu zdradzi to, co odkrył Eddie Brickle. Zawsze byłeś dobry w rozwiązywaniu problemów, mówi krótko Henry. Żakim wie, co znaczą te słowa. I szybko je rozwiążemy. Potwierdza. Rozłącza się i dzwoni do kogo innego. Z tą osobą może rozmawiać wyłącznie przez aparat zabezpieczony przed podsłuchami. Taki, jakimi posługują się najwyższej rangi politycy, menadżerowie i służby specjalne. Żakim podaje kod oznaczający jeden z wielu ustalonych wcześniej planów. Opiera się wygodnie w fotelu. Jest spięty. Bo choć nie ma wątpliwości co do tego, że jego ludzie są skuteczni, zawsze pozostaje ryzyko, którego nie można wykluczyć, jak w każdym innym interesie. Zgodnie z obietnicą, Chandler nie zamknął drzwi na klucz. Jego rzeczy leżą na łóżku, z Łazienki dochodzi szum prysznica. Wzrok syn pada na torbę, przyciągnięty refleksem światła, odbitym od jego okularów, których jedno szkło wystaje ze środka i zdaje się obserwować. To oczywiście może być czysty przypadek. Mimo to przez ułamek sekundy szkło sprawia wrażenie gigantycznego. Sin na miękkich nogach okrąża łóżko i podchodzi do okularów od tyłu. Najpierw wsuwa je głębiej do zewnętrznej kieszeni, aby niczego nie widziały, jeśli ustawione są na nadawanie. Następnie pospiesznie otwiera klapę głównej przegródki, w której Chandler zawsze nosi swoje dwa smartfony. Żaden nie jest zabezpieczony hasłem. Ludzie IT często czują się tak sprytni, że popełniają najgłupsze błędy. To jego własne słowa. Wyjmuje telefony i sprawdza, czy któryś jest połączony z okularami. Ten w prawej ręce odbiera z nich obrazy. Co w gruncie rzeczy jeszcze nic nie oznacza najwyżej paranoję. Zastanawia się jeszcze, gdy nagle rozbłyskuje symbol nowej otrzymanej wiadomości. Ciekawość to jej choroba zawodowa. Czy nie tak powiedział kiedyś Chander? A wi często zarzuca jej brak dyskrecji. Tak czy inaczej nie potrafi się oprzeć. Nerwowo zerka na drzwi łazienki, po czym czyta. Ot, Karl Montik, zadzwoń do mnie. Wpisy powyżej świadczą czarno na białym, że Chander od wielu dni wymienia się informacjami z Karlem Montikiem. Syn pospiesznie przebiega wzrokiem treść wiadomości. Aparat niemal wypada jej z ręki. Chodzi o nią i wideo Ediego. Te przed kilku dni dotyczą wyłącznie jej. Pierwszy sygnał Chander wysłał zaraz po tym, jak się poznali w redakcji Daily. Poznałem dziś Bonsant. Jest starsze niż myślałem. Jak ogłuszona, wsuwa telefony z powrotem do torby i zamyka klapę. Nagłe podejrzenie powala ją niczym cios prosto w żołądek. Chander nie został przysłany ze względu na Zero, tylko ze względu na nią. Czułości z jego strony nie wypływały z namiętności, tylko były chłodną i wykalkulowaną realizacją zadania. Ale dlaczego? W dużym lustrze naprzeciwko widzi pełen desperacji uśmiech na swojej twarzy, który zaraz przekształca się w dziwny grymas i sprawia, że wygląda staro. Starzej niż on myślał. Z łazienki wciąż jeszcze dochodzi szum wody. Syn postanawia, że nie zostanie tu ani sekundy dłużej. Rusza do drzwi. W tym samym momencie rozlega się pukanie. Czyjś głos oznajmia SERWIS. Waha się. W drzwiach nie ma Judasza. Czy Chander coś zamawiał? Syn lekko uchyla drzwi. Widzi hotelowego boja w uniformie. Otwiera je szerzej i kącikiem oka dostrzega cztery inne osoby pod ścianą. Natychmiast zatrzaskuje drzwi. Słyszy jak ktoś manewruje przy elektronicznym zamku. Rzuca się do okna, za którym schodki przeciwpożarowe prowadzą na dziedziniec i na dach. Podsuwa szybę do góry. Co ty wyprawiasz? Chanter wyłonił się z łazienki. Nie odpowiada mu, nawet się do niego nie odwraca, tylko w ostatniej chwili dostrzega jego osłupiałą minę, gdy przez otwarte okno wychodzi na metalową siatkę. Dziedziniec jest wąski jak studnia, mroczny i wypełniony dusznym, gorącym powietrzem. Syn Próbuje zasunąć za sobą okno, które jednak się zacina i nie zamyka do końca. Gdy znajduje się na pierwszych stopniach, widzi jeszcze, jak drzwi do pokoju się otwierają i do środka wpada pięciu mężczyzn. Czander, który grzebie w swojej torbie, nagle się odwraca i zostaje obezwładniony przez dwóch z nich, trzech pozostałych mocuje się z oknem. Cyn słyszy ich głosy, strzępy poleceń: na dół, dziedziniec, obstawić, pułapka! Stara się jednak maksymalnie skoncentrować na żelaznych stopniach, które dudnią pod jej stopami, które bierze po kilka naraz. Pokój Chandera leży na ósmym piętrze. Ma już za sobą dwie kondygnacje, wie jednak, że na dole będą na nią czekać. Co prawda, jeszcze nikogo nie widać, ale pewnie za moment się tam pojawią. Przez głowę przebiegają jej obrazy pościgów z różnych filmów. Kolejne piętro, podczas gdy jej myśli galopują równie szybko jak jej stopy. W dłoni czuje gorące, żelazo balustrady. Nad sobą słyszy tupot przyśladowców. Nie chce tracić ani sekundy, żeby spojrzeć na górę i przekonać się, ilu ich jest. Jeszcze jedno piętro. Na jej wysokości znajduje się na wpół otwarte okno do pokoju. Nie zastanawiając się wiele, podnosi je wyżej, wślizguje się do środka, zasuwa i rygluje pospiesznie, następnie, mijając osłupiałych gości, pędzi do drzwi. Przez łamek sekundy rozważa, czy użyć podstępu i schować się w łazience, licząc na to, że mieszkańcy pokoju jej nie zdradzą, a prześladowcy pobiegną dalej, nie sprawdzając, czy nie ukryła się tutaj. Zbyt ryzykowne. Otwiera gwałtownie drzwi, wychodzi na korytarz i zatrzaskuje je za sobą. Rozgląda się gorączkowo. Mężczyźni na schodach z całą pewnością widzieli, dokąd uciekła. Może zaryglowane okno opóźni ich o parę sekund, a może po prostu je wybiją. Niewątpliwie poinformują swoich kolegów na dziedzińcu o zmianie sytuacji. Co wobec tego zrobią tamci? Wiadą na górę windą, wbiegną po schodach. Tam na pewno się na nich natknie. Ale w windzie miałaby znikomą szansę. Gdyby przyjechała na czas i o ile na dole ktoś już na nią nie czeka. W holu zawsze panuje dość duży ruch. Czy byłaby tam bezpieczna? Przynajmniej przez moment. Biegnie w stronę wind. Z czterech dwie jadą na górę. Jedna zjeżdża na dół, jedna stoi. Syn wali w przycisk i w duchu się modli. Rozsuwają się drzwi. Kabina jest pusta. Wskakuje do środka, naciska guzik parteru. Obie połówki metalowych drzwi zamykają się bezszelestnie. Spocona i bez tchu usiłuje uporządkować myśli. Ma co najwyżej pół minuty. Jeżeli potrzebowała jeszcze jakiegokolwiek potwierdzenia, że śmierć Ediego i prawdopodobnie również Józefa Beridana nie były przypadkowe, to teraz je chyba otrzymała. Chociaż gotowa jest uwierzyć, że Karl Montig i również Channer byliby zdolni wykraść wideo z jej komputera. Ale czy byliby w stanie popełnić morderstwo? Nie, tego nie potrafi sobie wyobrazić. Dlaczego Chandler odzyskał film Gedi'ego na lotnisku w Londynie, skoro plik został już przez kogoś usunięty? Może on jednak nie jest w zmowie z Frymi, albo nic nie wiedział o eksperymencie. Jakie jest jego właściwe zadanie? Kontrolować ją, czy odwracać jej uwagę? Czy rzeczywiście chodzi mu wyłącznie o kasę? Skąd atak na nią w Wiedniu? Potem już nie został ponowiony. I nieoczekiwana oferta? Kiełkujące w niej podejrzenie niemal nie pozwala jej oddychać. Dzięki autopomiarom, za pomocą zegarka, okularów i gromadzenia danych, Frimi zna już dosyć dobrze jej nastawienie. Przecież sama ochoczo przekazywała swoje dane. Z powodu Pegi? Nie, poprawia się. Z powodu Chandera. Czuje w ustach gorzki smak żółci. Przełyka, a jej myśli galopują dalej. Czy Will namówił ją na spotkanie, a Karl złożył propozycję ze względu na jej parametry? Ponieważ programy Freemi dostrzegają szansę, że ona ją przyjmie? Czy kiedykolwiek byłaby gotowa to zrobić? Przez chwilę nawet się nad tym zastanawiała. Znacie mnie! W okularach Jackima migają kolorowe ikonki urządzeń sencji. Zmieniające się w szaleńczym tempie małe cyfry obok wskazują ubywające metry wysokości, gdy ona jedzie windą w kierunku parteru. Zjeżdża na dół seczy do mikrofonu okularów. Pospieszcie się i pamiętajcie, że hotelowe kamery monitorują windy i hol wejściowe. Żadnego gorączkowego zachowania w tych miejscach, żadnego biegania, tworzenia grupek, żadnej identyfikacji. Gdy winna się zatrzymuje, pod syn niemal uginają się nogi. Z cichym poszumem obie części drzwi rozsuwają się na boki. Na zewnątrz czeka grupa składająca się z siedmiu osób. Z przodu stoi starsza Afroamerykanka w ogromnych okularach. Obok niej rodzina z dwójką dzieci i jakaś para młodych zakochanych. On w krótkich spodniach, ona w spódniczce. Za nimi co najmniej ze trzydziestu ludzi idzie w różnych kierunkach. Czeka przy recepcji, inni tu i ówdzie rozmawiają. Czekający przed windą odsuwają się nieco na bok, aby ją przepuścić. Pospiesznym spojrzeniem szuka podejrzanie wyglądających osobników przed pozostałymi windami. Nie jest pewna co do dwóch mężczyzn w garniturach i co do jednego w dżinsach. Musiałaby pracownikowi recepcji opowiedzieć co się stało, a na obsłużenie przez niego czeka pięć osób. Na samą myśl o tym, że miałaby stanąć w kolejce, oblewa ją zimny pot. Dwaj garniturowcy wydają się coraz bardziej podejrzani. Podejmuje zatem decyzję i długim krokiem rusza w stronę wyjścia. Ogląda się dwa razy za siebie, lecz nikt za nią nie idzie. Na zewnątrz uderza ją ściana nieznośnego gorąca. Większość przechodniów jednak porusza się szybko. Syn żałuje, że nie ma czapki z daszkiem i okularów przeciwsłonecznych, lecz nie ze względu na rażące słońce, tylko z obawy przed miejskimi i prywatnymi kamerami monitoringu, za pomocą których można ją tu łatwo zlokalizować. Opuściwszy głowę, miesza się w tłum. Energicznie przeciska się między ludźmi aż do najbliższego skrzyżowania. Pod jednym z domów na rogu żebrze bezdomna kobieta syn pochyla się ku niej, jakby chciała wrzucić pieniądze do kubka. zamiast tego suwa z ręki swój inteligentny zegarek i nim kobieta zdąży się zorientować, zapina go jej na nadgarstku. To prezent, mówi. Niech go pani trochę ponosi, zanim go pani sprzeda. To nie takie proste, szepcze żakim pod nosem. Obrazy z kamery zewnętrznej jednej z kawiarni nie pozwalają mu co prawda rozpoznać, co Sin robiła przy żebraczce. Przerwany na zaledwie kilka sekund pomiar danych, jak również zmienione parametry pulsu i innych wartości, a zwłaszcza wskaźniki lokalizujące zdradzają mu, że teraz ktoś inny nosi inteligentny zegarek. Ostrym tonem przekazuje informacje swoim ludziom. To nie do pomyślenia, żeby kierujący zespołem nie zostawił nikogo w lobby, tylko posłał wszystkich na dziedziniec na górę. Ale może przynajmniej teraz te półgłówki dadzą z siebie wszystko, żeby naprawić błąd. To, co obowiązywało w hotelu na ulicy jest jeszcze ważniejsze. Przypomina im wszystkim Nie rzucajcie się w oczy, żeby nie chwycił was domain Awareness system. Bezpośrednio za co najwyżej jeden człowiek. Mam ją na oku i będę wami kierować. Na skrzyżowaniu syn czeka z gromadą przechodniów na zielone światło. Dyskretnie wsuwa swoje okulary do torby na ramię młodego mężczyzny. Jednocześnie dostrzega w niej smartfon. Próbuje szczęścia i ostrożnie wyciąga aparat. W zamkniętej dłoni opuszkami palców sprawdza wyświetlacz. Telefon nie jest zablokowany. Starając się, aby nikt nie zauważył, wkłada go sobie do kieszeni spodni. Kiedy zapala się zielone światło, własny smartfon wciska jakiejś młodej dziewczynie do ręki. To prezent, mówi i szybko idzie dalej, nie reagując na wołania nastolatki. Pani bonsant musiała chyba oglądać wroga publicznego, myśli że Kim. Dzięki kamerom monitoringu o szerokim zasięgu zamontowanym w tej części Manhattanu, przed niemal wszystkimi sklepami oraz różnymi instytucjami. I przesyłającymi streaming na bieżąco do internetu, cały czas mają na oku, chociaż pozostawiająca wiele do życzenia jakość obrazu nierzadko taniego lub przestarzałego sprzętu, nie ułatwia mu zadania. Od członków swojego zespołu otrzymuje po kolei informacje, że idą za nią, zachowując różny bezpieczny dystans. Ale żakim i bez ich meldunków wie, gdzie każdy z nich się znajduje. Nie jesteśmy już policją od pilnowania dzieci, oświadczył burmistrz Nowego Jorku w 2012 roku, gdy prezentował Domain Awareness System udostępniony nowojorskiej policji. Wnętrze Real Time Crime Center na Dolnym Manhattanie rzeczywiście przypomina raczej scenerię filmu futurystycznego niż zwykłą centralę policyjną. Przed dziewięciometrową ścianą wideo siedzą dziesiątki policjantów w ciemnych garniturach, Patrzących w monitory i zaopatrują swoich kolegów na ulicach w informacje. To, czego dawniej szukano godzinami, dniami, niekiedy i miesiącami w archiwach i czego często nie znajdowano, teraz komputery dostarczają im na przyciśnięcie guzika. Ponadto najnowocześniejsze oprogramowanie kojarzy i analizuje niewyobrażalne liczby danych, począwszy od szczegółów procesów kryminalnych, terminów zwolnień, milionów akt osobowych. Przez szczegółowe plany miasta, zdjęcia satelitarne i rejestry adresów, pozgłoszenia alarmowe, obrazy z tysięcy kamer monitoringu, numery rejestracyjne każdego samochodu jeżdżącego po Manhattanie lub opuszczającego wyspę oraz wiele innych. Kiedy od menadżerki hotelu Bedley nadchodzi zgłoszenie o ciężko rannym w głowę gościu hotelowym, Domain Awareness System w ciągu kilku sekund wypluwa zdjęcia z powietrza i plan najbliższej okolicy w Lower East Side. Dodatkowo także ujęcia ze wszystkich kamer monitoringu w promieniu 500 metrów od budynku zarejestrowane na 30 sekund przed zgłoszeniem. Gdy na miejsce jadą już pierwsze radiowozy, wciąż pojawiają się kolejne dane. Dzwoniąca kobieta nie wie, jak długo mężczyzna leży już nieprzytomny w pokoju. Ale według wstępnych informacji prawdopodobnie nie dłużej niż zaledwie kilka minut. Funkcjonariusze Real Time Crime Center odtwarzają następnie zapisy z najbliżej położonych kamer, próbując wypatrzyć w ciągu wspomnianych 30 sekund podejrzanego. Menadżerka hotelu jest opanowana i skupiona, i spokojnie odpowiada na zadawane pytania. Pokój, w którym znaleziono ofiarę, był wynajęty przez niejakiego Chandera Argawala. Ledwie zdążyła wymienić to nazwisko, w centrum zapala się wiele czerwonych lampek sygnalizujących, a każdy z obecnych czuje, że powietrze wprost wibruje od napięcia. Możliwe powiązania z terrorystami, obwieszcza tekst standardowego ostrzeżenia na monitorach ogromnej ściany wideo. Po upływie kilku sekund funkcjonariusze dysponują już obszernymi informacjami na temat specjalisty IT włącznie z życiorysem, pracodawcą, jego zdjęciami, a także nagraniami wideo i materiałami medialnymi. Wynika z nich, że Chandler Argawal to obywatel Stanów Zjednoczonych, który dzień wcześniej przyleciał z Londynu na lotnisko JF Kennedy'ego, a w minionych dniach został odnotowany w związku z pościgiem za uznanymi za terrorystów aktywistami internetowymi. Szef RTCC natychmiast włącza do akcji jednostkę antyterrorystyczną nowojorskiej policji. Informacje te Richard Strayton odbiera w swoich okularach. Przydzielono mu je do testowania jako jednemu z pierwszych śledczych z Wydziału Zapójstw. W tym samym czasie jego kolega za kierownicą wozu operacyjnego dosłownie wystrzela z garażu, aby udać się do hotelu Bedley. Syn czuje w uszach szum krwi. Raz po raz się ogląda. Ma wrażenie, że za najbliższym skrzyżowaniem coś się dzieje, bo przechodnie dziwnie się zachowują. Chociaż nie widzi nic konkretnego, puszcza się pędem i przed skrzyżowaniem odbija w bok, po czym znowu nieco zwalnia. Tu jest jeszcze więcej ludzi. Musi koniecznie zniknąć z ulicy. Widzi przed sobą typowy sklep z pamiątkami Na chodniku, na stojakach wystawione są t-shirty Okulary przeciwsłoneczne, czapki Syn chwyta jedną z nich i pierwsze z brzegu okulary Zakłada je i rusza dalej Po kilkunastu metrach słyszy za sobą wołanie Odwraca się, widzi jakąś kobietę, prawdopodobnie sprzedawczynię Która wymachuje do niej pięścią Ale raczej nie zamierza rzucić się w pościg Mimo to syn przyspiesza kroku na kolejnym skrzyżowaniu ogląda się znowu. Kobieta zniknęła, za to jakiś mężczyzna, dosyć daleko z tyłu, wyciąga szyję, wyraźnie kogoś wypatrując. Ale przecież niekoniecznie jej. Na wszelki wypadek jednak nie zwalnia i co kilka metrów lekko obraca głowę, aby spojrzeć kątem oka za siebie. Następnie znienacka skręca za róg. Sto metrów dalej dostrzega znak stacji metra. Ma teraz zieloną czapkę z daszkiem i brązowe okulary przeciwsłoneczne, informuje Żakim swój zespół. Właśnie schodzi do metra, Grand Street Station, wyjście południowe. Przełącza się na kamery z metra, do których ma dostęp, chociaż nie powinien. Rzakim krąży w napięciu po swoim biurze. Sprawdza w okularach, czy w Nowojorskim Metrze są w tym momencie użytkownicy FRIMI, a może nawet tacy, którzy akurat teraz korzystają z inteligentnych okularów. Chwilę później ma już przed oczami statystyki. Jak w wielu dziedzinach, również pod tym względem nowojorczycy są w awangardzie. Z trzech milionów ludzi przebywających każdego dnia na Manhattanie 22% należy do Frimi, czyli około 660 tysięcy. Niecała połowa z tej liczby ma okulary. Jak najbardziej zatem istnieje szansa, że na tak małym obszarze, jakim jest wyspa Manhattan, Któraś z tych osób znajduje się akurat na Grand Street Station i mogłaby zobaczyć i zidentyfikować Cynthię Bonsant. Jeszcze jednak za wcześnie na wysłanie użytkownikom Freemi na ich urządzenia komunikatu. Dopóki z hotelu lub policji nie napłyną żadne przekonujące wypowiedzi świadków łączące Cynthię Bonsant z morderstwem, Freemi nie może pozwolić sobie na taki ruch. Rzekim musi poczekać przynajmniej na pierwszy meldunek. W tym momencie Brytyjka zatrzymuje się, przywiera do ściany, odwrócona plecami do kamer. Rzakim nie jest w stanie zobaczyć, co wyjmuje z kieszeni spodni i co robi z tym czymś przed swoim tułowiem. Unosi jedną rękę do ucha. Co ona trzyma? Jeszcze jeden telefon, skąd go wzięła? Czyj to aparat? Z kim ona rozmawia? Wi siedzi z kanapką przed laptopem i czatuje z koleżankami, gdy odzywa się jej smartfon. Widzi na wyświetlaczu nieznany jej numer z zagranicznym prefiksem. Halo? Posłuchaj, skarbie, nie pytaj teraz o nic, tylko zrób to, co ci powiem. Słyszy głos mamy, mówiącej nerwowo i urywanymi słowami. W tle słychać gwar głosów, kroki, szum. Przypomnij sobie przedwczorajszy wieczór, niespodziankę, użyj jej teraz i napisz coś. W lewej szufladzie regału w dużym pokoju znajdziesz żółtą karteczkę z informacją. W kuchni, w szufladzie z różnymi szpargałami leży jeszcze różowa z dwiema linijkami bez ładnych znaków. Wpiszesz je. Mają to sprawdzić. Wszystko zrozumiałaś? To nie było specjalnie skomplikowane. Winnie nie zwleka ani chwili. Najpierw szuka kartek, znajduje je. Na żółtej widnieje adres internetowy Daily. Tekst na różowej wygląda na nazwę użytkownika i hasło. Ale dlaczego mama jest taka tajemnicza? Chyba tak, ale. Potem te kartki nie będą ci już potrzebne. I jeszcze coś. Dopisz krótką wiadomość. Mam informację, że depczą im po piętach, chyba zwłaszcza tutaj, gdzie teraz jestem. Okej, okay. choć nic z tego nie rozumiem. I bardzo dobrze, uwierz mi. Uważaj na siebie, kocham cię. Połączenie się urywa. Wi bezradnie patrzy na swój telefon i na dwie karteczki. Z jakiego telefonu ona teraz rozmawia? Martin pyta Luisa. Właśnie sprawdzam, odpowiada. O czym one mówią? Przypuszczam, że ta mała ma się z kimś skontaktować. Z kim? Nie wiem, może z redakcją? Wobec tego, dlaczego nie zadzwoni tam bezpośrednio? I dlaczego mówi zagadkami? Komórka jest własnością Jesusa Domingueza z Nowego Jorku. Zaraz każe go sprawdzić. Może po prostu ukradła mu ten telefon. Możemy go zlokalizować? Trochę potrwa, ale tak, oczywiście. Mamy dostęp do laptopa jej córki i śledzimy jej pocztę? Naturalnie, już od kilku godzin i do smartfonu też. Przyciskając po kolei kilka klawiszy, Louis wyczarowuje na jednym ze swoich monitorów kilka okienek. To jest laptop Violi Bonsant. Jest włączony, ale na razie nic się na nim nie dzieje. Może powinniśmy poprosić naszych brytyjskich kolegów, żeby odwiedzili tę młodą damę. Stwierdza Marten, sięgając po telefon. WI podłączyła mini komputer. Na ekranie telewizora pojawiają się wodospady i okno dialogowe. Nerwowo wpisuje nazwę użytkownika i hasło uzgodnione podczas przedwczorajszego posiedzenia. Przez cały czas nie może uwolnić się od myśli, że kontaktuje się właśnie z ludźmi poszukiwanymi jako terroryści. Czy to dlatego jej mama brzmiała tak dziwnie przez telefon? Wydawała się bardzo rozgorączkowana. Wi pisze informację, którą przekazała jej syn. Picabu777. Wiadomość otrzymana. A kto jest po drugiej stronie? Bo to nie syn. Gwext. Chyba wszystko jedno, prawda? Najważniejsze, że dostaliście wiadomość. Przez kilka sekund w oknie dialogowym nie pojawia się nic nowego. Wiza zamierza się już wyłączyć, gdy Pika Bu 777 pisze Wiola? Czuje, jak szumie jej w głowie. Gdy przerażona chce przerwać połączenie, pokazuje się dalszy tekst. Okej, okay, obejrzymy to sobie. Sesja zakończona. Z bijącym sercem Wi siedzi w dużym pokoju. Co miała na myśli mama, mówiąc, że nie będzie już potrzebowała tych kartek? Czy ma je zniszczyć? To wszystko wydaje się niesamowicie dziwne. Spłukuje obie w sedesie. W świetle jarzeniówek syn przepycha się długim korytarzem pod ziemią. Powietrze jest duszne i gorące, wręcz nie sposób oddychać. Nie zdejmuje ciemnych okularów, zresztą nie ona jedna tutaj. Po telefonie do Wii ewentualni podsłuchujący mogą już znać numer skradzionej komórki i mogą ją namierzyć. Trzeba się jej pozbyć. Wrzuca ją więc do kosza na śmieci, przepraszając w duchu właściciela. Dochodzi do bramek, wygrzebuje z kieszeni dżinsów kilka monet, wrzuca do automatu, który w zamian wypluwa bilet. Z daleka słyszy dudnienie pociągu. Razem z dziesiątkami pasażerów wpycha się do wagonu. Z twarzą przyciśniętą do szyby okna wypatruje w pobliżu ewentualnych prześladowców. Nie zauważa jednak nikogo, kto rzucałby się w oczy swoim zachowaniem. Skrajnie wyczerpana patrzy na twarze innych pasażerów. Większość świeci się od potu. Syn odruchowo chce aktywować swoje okulary, żeby dowiedzieć się czegoś o młodym Afroamerykaninie siedzącym naprzeciwko, który z kolei ilustruje ją przez swoje okulary. Czy to okulary inteligentne? Nie potrafi rozpoznać. Ma nadzieję, że na razie pozbyła się ogonów, bo nawet jeśli agenci przesiedli się do samochodów, na pewno nie poruszają się szybciej po Manhattanie niż metro. Zastanawia się, co powinna teraz zrobić. Czy przedostać się bezpośrednio do NBC? Czy może lepiej iść na policję? Ma jednak wątpliwości, czy ją zrozumieją, nie mówiąc już o tym, czy uwierzą. Po incydencie na lotnisku w Londynie nie wierzy funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa. Gdyby dwa tygodnie wcześniej ktoś opowiedział jej taką historię, uznałaby go za wariata. Najpierw upewnia się, czy ma nadal pendrive'a w kieszeni spodni. Następnie układa po kolei następne kroki. Musi spróbować znaleźć jakiś dostęp do komputera i internetu. Jeśli nie zdoła, postara się dotrzeć do NBC. Z przeraźliwym piskiem hamulców kolejka zatrzymuje się na stacji, która jest tak pełna, że nie sposób omieść choćby przelotnie wzrokiem każdego czekającego pasażera. Przesuwa spojrzenie po zgromadzonym tłumie w nadziei, że może wychwyci coś instynktownie. Okulary ze swoją opcją rozpoznawania twarzy byłyby teraz bezcenne, gdyby działały tu, pod ziemią i gdyby nie zdradziła tym samym miejsca swojego pobytu. Gdy detektyw Richard Strayton dociera do hotelu, funkcjonariusze w mundurach zaczynają właśnie zamykać ulicę. Między pulsującymi niebieskimi światłami radiowozów miga czerwony sygnał ambulansu. Z piskiem opon partner Straytena zatrzymuje się w szeregu pojazdów przed wejściem. Z drugiej strony nadjeżdża samochód Critical Response, z którego wybiegają uzbrojeni po zęby członkowie jednostki specjalnej Herkules. Kilku z nich z bronią gotową do strzału zabezpiecza główne wejście, podczas gdy pozostali wpadają do środka. Przerażeni przechodnie przyciskają się do ścian, inni wyciągają smartfony i filmują. Strayton pokazuje legitymację, i razem z partnerem wchodzą do holu w którym między funkcjonariuszami w cywilu i pracownikami hotelu kręci się już kilkunastu mundurowych. Przed hotel podjeżdżają kolejne pojazdy. Za kilka minut będzie się to roić od policji. Strayton pyta o menadżerkę, która zgłosiła incydent. Przy ladzie recepcji wysoka, smukła latynoska czeka na niego w towarzystwie oficer policji i jeszcze jednej kobiety z hotelowego personelu. Wyjaśnia mu, że to właśnie ona znalazła ofiarę. Jeden z gości poinformował na korytarzu pracownicę serwisu sprzątającego, że w pokoju, którego drzwi stoją otwarte na oścież, słyszał krzyki. Poszłam tam i na podłodze znalazłam mężczyznę. Na głowie miał krwawiącą ranę. Obok niego leżał zakrwawiony laptop. Natychmiast zawiadomiłam panią menadżer. Który z gości pani o tym powiedział? Chcę wiedzieć, Strayton. Czy teraz jest tu, na dole, czy w swoim pokoju? Ani pokojówka, ani menadżerka nie potrafią odpowiedzieć na pytanie. Mężczyzna na razie się nie zgłosił. Detektyw pyta więc o nagrania z hotelowych kamer monitoringu. Mamy kilka zamontowanych tylko tutaj, w lobby i windach, wyjaśnia menadżerka. Na korytarzach nie ma kamer. Strayton przeklina w duchu. Czy dotarliście do gościa, który wynajął ten pokój? Nie, ale nie wykluczam, że to on jest ofiarą. Nie mogłam go zidentyfikować, ponieważ leżał na brzuchu i miał całą twarz we krwi. Nie, podczas jego pobytu nie zauważyły nic niezwykłego. Ale skoro już pan pyta, to przypominam sobie inne wydarzenie, które inni goście zgłosili mi tuż przed odkryciem ofiary. Twierdzili, że do ich pokoju wdarła się przez okno ze schodów przeciwpożarowych jakaś kobieta i od razu wyszła drzwiami. To było kilka pięter niżej. Niestety nie da się tego zweryfikować, ponieważ na dziedzińcu również nie ma kamer. Może wsiadła potem do windy, rzuca Strayten. Proszę przygotować mi wszystkie nagrania z kamer mniej więcej z tej godziny. Zadaję jeszcze kilka pytań, następnie udaje się na górę do pokoju, z którego właśnie sanitariusze i lekarz wywożą na noszach rannego. Jego zakrwawiona twarz jest prawie niewidoczna pod maską tlenową. Detektyw zatrzymuje się w drzwiach. Dwóch członków jednostki Herkules przeszukuje ostrożnie każdy kąt. Jednocześnie technicy w kombinezonach przystępują do zabezpieczenia śladów. Tu straj ten na razie niewiele się dowie. Wraca zatem do lobby. Menadżerka przegrała mu nagrania z kamer monitoringu na komputer w swoim biurze. Trochę już je przejrzałam mówi i wskazuje na ujęcie przedstawiające kobietę w średnim wieku, wsiadającą do windy. Dokładnie kilka sekund po skardze gości z czwartego piętra zjechała właśnie z tego piętra na parter. A pozostałe windy? Były używane. Jedna, jadąc z dołu, zatrzymuje się kilka sekund później, także na czwartym piętrze, ale kobiety już tam nie ma. Pokazuje ujęcia z kabiny z pięcioma pasażerami. Na czwartym piętrze wysiada z niej dwóch mężczyzn. Widać jedynie ich plecy. W kolejnych minutach nikt nie wsiadł na tej kondygnacji do windy, Dodajemy na menadżerka. Cofa się znowu do fragmentu nagrania z kobietą. Jej twarz jest bardzo dobrze widoczna. Pozwoliłam sobie przepuścić ją przez program rozpoznawania twarzy. Tak, to cię prosił o wyręczanie nas? Z irytacją myśli Streiten. nagłos natomiast mówił uprzejmie. Dziękuję, bardzo dobry pomysł. Odkryłam przy tym coś interesującego. Kontynuuje administratorka wyraźnie zadowolona z pochlebstwa. Ona też się u nas zatrzymała. To Cynthia Bonsant, angielska dziennikarka, pokój dla niej zarezerwowała NBC. Telewizja NBC? Ma u nas abonament, regularnie przysyła do nas gości, osoby zaproszone do programów i tym podobne. W głowie Strejtena zapala się czerwone światełko. Dziennikarka. Telewizja. Ludzie z mediów zmuchy potrafią zrobić słonia i odwrócić kota ogonem, jak im wygodniej. Dochodzenie będzie się toczyć pod czujnym okiem opinii publicznej. Teraz i on, i jego koledzy muszą dobrze rozważyć każdy swój krok i nie mogą pozwolić sobie na choćby najmniejsze potknięcie. Jak wynika z naszych danych meldunkowych, pani Bonsant przyjechała jednocześnie z mężczyzną, w którego pokoju znaleziono rannego. Chander Argawal, czyta Strejten. To rzeczywiście interesujące. Lekkim pociągnięciem palcem po załóżniku okularów nawiązuje połączenie z Real Time Crime Center. Cynthia Bonsant, brytyjska dziennikarka, mówi do kolegi, którego portret ukazuje się przed nim. Chce wszystko, co mamy na jej temat. Ledwie Wi wróciła z łazienki, na monitorze jej laptopa pojawia się komunikat Frimi. Wartość twoich danych wzrosła właśnie o ponad 5%. Więcej. Coś musiało się wydarzyć. I tak wystarczająco zdenerwowana po telefonie mamy z obawą rozwija wiadomość. Stopień rozpoznawalności twojej mamy Synci właśnie znacząco się podniósł. Ty także Violu, odnosisz z tego korzyści. Więcej program w telewizji. Przypomina sobie. Kompletnie o nim zapomniała, ale czy on nie miał być później? W Nowym Jorku jest teraz mniej więcej w pół do czwartej po południu. Klika w więcej. Na monitorze otwiera się okno z wieloma kolumnami, w których kłębią się wpisy z różnych serwisów społecznościowych. Aktualizują się tak szybko, że winnie nie może nadążyć z czytaniem ich wszystkich. Wybiórczo przebiega wzrokiem niektóre. O rany, co tu się dzieje? Mnóstwo policji, radiowozy przed hotelem Bedley. Hash New York City, hash co tu się dzieje, foto. Przechodnie podobno widzieli pościg w hash Lower East Side. Zdenerwowana kobieta wybiegła z hotelu Bedley. Wszędzie pełno policji, zamiast shoppingu, wypytywanie. Policja szuka podobno kobiety, która przyjechała razem z ofiarą. Hash N.Y. Fugitive. Another day, another dead. Hash, New York City. Shit, popatrzcie tylko na tych gości. Dosłownie oblężenie hotelu Bedley w Hash, New York. Foto. Wi widzi dwóch facetów w ciężkich, czarnych, kuloodpornych strojach, w hełmach, z zakrytymi twarzami i z automatyczną bronią w rękach przebiegających obok jakiegoś fotografa amatora. Niemal słyszy dudnienie ich kroków i wyszczekiwane rozkazy. Zabity w hotelu Bedley, New York City, policja na miejscu. Wielkie zamieszanie przed hotelem Bedley. Policja zablokowała ulicę przed wejściem. Foto. Ambulans odwozi ofiary ataku na hotel. Foto. Zdenerwowana kobieta ucieka Hash, Lower East Side. Uchwycona przez moje okulary na kilka minut przed akcją policji w hotelu Bedley. Video. Winic zaniepokojona klika w wideo. Co te wszystkie doniesienia mają wspólnego z jej matką? Na rozchwianym obrazie z dość odległej perspektywy ktoś wybiega z budynku. Początkowo widać w popołudniowym świetle jedynie przemykającą między przechodniami sylwetkę, która w końcu niemal zderza się z osobą filmującą. Vi rozpoznaje swoją mamę. Zdenerwowana wraca do wpisów. Co tam się stało? Potworny chaos południowy Hash Manhattan. Policja ściga podejrzanego mordercę slash podejrzaną morderczynię. Zabójstwo w hotelu hash Bedley, hash New York City już potwierdzone? Nie, brak potwierdzenia przez policję. Tylko dużo mundurowych i radiowozów. Prawdopodobnie siedem ofiar śmiertelnych w zamachu w hotelu hash Bedley, hash New York City. Link. Jeszcze jeden film pokazujący kobietę uciekającą z hotelu hash Bedley, hash New York City, zrobiony z moich okularów. Video. Z walącym sercem wie ogląda także to nagranie, zarejestrowane jak wynika z zapisu czasu zaledwie pół godziny temu. Z głośników jej laptopa grzmi szum uliczny. Nagle w polu widzenia przechodnia pojawia się jej mama. Wybiega z hotelu, rozgląda się na prawo i lewo, potem odwraca się plecami i rusza szybko przed siebie, by po chwili zniknąć między ludźmi. Kto nie zna, syn nie byłby w stanie zidentyfikować jej na tych zdjęciach, ponieważ są zbyt rozmyte i rozedrygane. Z narastającą paniką wi patrzy na najświeższe wpisy. Doniesienia o trzech ofiarach wybuchu w hotelu Bedley. Hash New York City via Małpa JJK News. Policja nie potwierdziła na razie zamachu w hotelu Bedley. Hash New York. Trwa dochodzenie. Zdjęcia osób, które opuściły hotel Bedley bezpośrednio po zamachu. Wykonane za pomocą hash I-Click, Foto. Co ma robić? Wybiera numer, spod którego mama dzwoniła do niej niedawno. Po wielu sygnałach słyszy mechaniczny głos poczty głosowej. Próbuje jeszcze raz, ale nic się nie zmienia. Gorączkowo pisze SMS pod ten sam numer. Szukają cię, co się dzieje, odezwij się. Przez minutę czeka na odpowiedź, śledząc w tym czasie informacje. Gdy jej telefon wciąż milczy, po raz drugi loguje się za pomocą Pi na stronie z wodospadami. Guekst. Wiecie co z moją mamą? Odpowiedź przychodzi niemal natychmiast. Pikabu 777. Tak. Guext. – To nie była ona. Pomóżcie jej, proszę. Pikabu 777. Staramy się. I co teraz? Pyta Alice. Jeden zabity, trzy ofiary, siedem, strzelanina, eksplozja, zamach. Dlaczego ludzie wypisują takie rzeczy, skoro w ogóle nie mają o niczym pojęcia? Stoi razem z Willem przed ścianą wideo w swoim biurze i śledzi pościg za Syncią Bonsant. To nie jest żadne medium informacyjne, tylko wylęgarnia niezliczonych sprzecznych plotek. W pierwszym oknie widać obrazy regionalnej stacji telewizyjnej. Alice pogłaśnia, zdejmuje z nosa okulary, chowa je i prosi, aby Will zrobił to samo. Radio policyjne. Link. Hash. NYPD poszukuje kobietę o nazwisku Maupa Cynthia Bonsant jako świadka wydarzeń w hotelu H. Bedley H. New York. Foto. Zaginęła Ansilakis Lakis, gość hotelu. H. NYPD zapowiada pierwszą konferencję prasową po zajściach w hotelu H. Bedley w H. New York na godzinę 17. Kobieta poszukiwana przez H. NYPD po zajściach w hotelu H. Bedley. Małpa Cynthia Bonsant, facebook.com/syn Freemi. O co tu chodzi? Pytał ile cicho, żeby nie zagłuszać głosów reporterów. Cynthia Bonsant poznaje tajemnicę Freemi i nagle jest poszukiwana przez policję jako podejrzana o morderstwo? Nie wiemy, co się stało. Za wcześnie na jakiekolwiek przypuszczenia. Mam złe przeczucia. Musimy jak najszybciej ustalić, co się wydarzyło i potrzebne są nam dowody na to, o czym powiedziałeś mi w bunkrze. Jeszcze zanim pójdziesz do NBC, będziesz je tam mógł przedstawić. Nie dostaniemy ich. Trzeba koniecznie spróbować i chyba wiem jak. Wsiadając w pośpiechu do następnego pociągu metra, syn nie zwracała w ogóle uwagi na linię, a potem przejechała kilka stacji, nie śledząc, gdzie jest. Teraz wynikliwie studiuje mapkę nad oknem. Zdaje się, że jedzie jedną z zielonych linii: cztery, pięć, albo sześć. Najbliższa stacja to Hunter College. O dostępie do internetu na razie nie ma co marzyć. Adres NBC zna na pamięć. Odkrywa nawet specjalny przystanek pod Rockefeller Center, w którym znajdują się studia telewizji. Dochodzi do wniosku, że na najbliższej stacji musi wysiąść, pojechać z powrotem i przesiąść się do linii w kierunku Times Square. Stoi blisko drzwi, wokół niej ludzie wpatrują się w swoje okulary, grzebią coś w smartfonach, albo rozmawiają z niewidzialnymi rozmówcami. Jedynie nieliczni, podobnie jak ona, patrzą na pozostałych pasażerów. Niemal odczuwa z nimi coś w rodzaju wspólnoty. Młody mężczyzna w bluzie z kapturem gapi się na nią przez okulary wręcz natarczywie, lecz gdy tylko ona spogląda na niego, szybko odwraca wzrok. Młoda kobieta w eleganckim kostiumie dwa kroki za nim też patrzy na nią z wyraźnym zainteresowaniem, oczywiście przez okulary. Czy to rzeczywiście są jeszcze okulary, czy raczej już przejrzysty monitor z danymi? Zadaje sobie pytanie syn nie po raz pierwszy w ostatnich dniach. Gdy mierzy te bizneswoman nieco dłużej, jej spojrzenie z przenikliwego robi się znudzone i przenosi się gdzieś w dalsze rejony. Tymczasem mężczyzna w bluzie znowu zezuje w stronę syn. Czy on próbuje ją poderwać, a może ona jakoś dziwnie wygląda? Zirytowana rozgląda się wokół siebie. Na ławce po drugiej stronie dwóch nastolatków pochylonych nad smartfonem poszeptuje coś między sobą. Syn mogłaby przysiąc, że jeden z chłopaków właśnie pokazywał palcem w jej kierunku, ale szybko go cofnął, gdy odwróciła się ku niemu i jego towarzyszowi. Szybko odkręca głowę i przyłapuje młodego mężczyznę i kobietę w kostiumie na tym, jak błyskawicznie uciekają spojrzeniem w bok, udając, że na nią nie patrzą. Ona też udaje, że nic nie zauważyła i staje w taki sposób, aby jednym kątem oka obserwować tych dwoje z lewej, a drugim chłopaków ze smartfonem na ławce po prawej. Ich palce przesuwają się po wyświetlaczu, a syn nie ma wątpliwości, że raz po raz spoglądają na nią. Wreszcie pociąg zwalnia i wjeżdża na Hunter College Station. Witaj w Paranoi, Cynthia. Wydaje mi się, że widziałem slash Cynthia Bonsant slash New York Subway, linia 5 Hunter College Station, foto. Slash NYPD, zajścia w hotelu slash Bedley. Ann nadal poszukiwana, slash zajścia w hotelu Bedley slash New York. Czy ktoś może ją widział? Foto. Poszukiwana w związku z zajściami w hotelu slash Bedley slash Cynthia Bonsant kradnie czapkę i okulary via live stream kamera monit małpa z Beauty Video. Slash New YPD potwierdza, jedna ofiara zajścia w hotelu slash Bedley w slash New York. Poszukiwana brytyjska dziennikarka małpa Cynthia Bonsant prawdopodobnie już nie tylko jako świadek. Na to właśnie że kim czekał. Wiadomość do wszystkich użytkowników RIMI w najbliższej okolicy zostaje wysłana automatycznie. Uwaga! New York Police Department poszukuje Cynthia Bonsant jako świadka morderstwa. Jeśli ją zobaczysz, zgłoś to niezwłocznie pod numerem alarmowym 911. Pamiętaj! Pomoc udzielona policji podnosi wartość Twoich parametrów. Uwaga! Może być uzbrojona. Do komunikatu dołączone jest zdjęcie Bonsant i link do strumieni mediów społecznościowych z najświeższymi doniesieniami w sprawie poszukiwania. Widziałem hash Cynthia Bonsant, hash Subway, hash Linia 5 kierunek północny. Wysiadła na hash Hunter College foto. Hash Cynthia Bonsand zapowiedziana jako gość talk show w hash NBC. Dziś wieczorem z hash Takisza Washington hash Alvin Kosak hash Will Decker, hash Freemi hash NYPD. Czy to jest hash Cynthia Bonsant na hash Hunter College, hash New York, hash Subway, hash Linia 5 kierunek południowy? Foto. Próbuję się dostać do stacji NBC w Rockefeller Center, informuje jakim swój zespół w mieście, mimo że paru kretynów widziało ją podobno nawet na Tajwanie i na Wyspach Ziemi Ognistej. Jest trochę rozdrażniony tym, że algorytmy nie potrafią przepowiedzieć dokładniej zachowania Cynthia Bonsant. Co prawda, zastosował specjalny program kryminalny używany przez Emersek do tropienia zbiegłych przestępców, ale jego prognozy wydają mu się zbyt mętne. Poza tym, Bonsant rzeczywiście ucieka, nie jest jednak kryminalistką i dlatego zachowuje się inaczej niż zwiewający gangster. Zastanawia się, czy nie połączyć programu kryminalnego z innymi. Mianowicie z takimi, które opracowano specjalnie do tropienia zagubionych dzieci oraz do nadzorowania wrogich dziennikarzy i aktywistów. Na to ma jednak za mało czasu. Dlatego na razie włącza do analizy wszystkie będące do dyspozycji informacje i pozwala programowi, aby potwierdzał jego własne wnioski, albo dostarczał mu impulsów do myślenia, nawet jeśli informacje pochodzą z Mongolii. Najbardziej drażnią go analizy nagrań z metra. Kamery bowiem widziały bonsant w miejscach, gdzie nie powinno jej być. Możliwe jednak, że niektóre z nich są przestarzałe, a materiał zdjęciowy zbyt kiepski jakościowo. Zdjęcie wyraźnie pokazuje mamę. Wi bezradnie śledzi powszechne poszukiwania syn w obcym mieście. Nowe komunikaty pojawiają się tak szybko i niemal natychmiast wypychane są z okna przez następne, że Wi czyta co najwyżej co dziesiąty z nich. Mylicie się, małpa? Cynthia Bonsand jest tutaj. Hash Central Park, South, has NYPD, Hash Zajście w holu, Hash Bedley, Hash New York Photo. Być może to jest jej mama, ale kobieta na zdjęciu jest zbyt oddalona i niewyraźna, by Wi mogła stwierdzić to z całą stanowczością. Wśród wpisów znajduje coraz więcej wzmianek o innej kobiecie o nazwisku Ansilakis. Prawdopodobnie także ona zaginęła albo poszukiwana jest w związku z tamtymi wydarzeniami. Kto to wie? Jedyne informacje, zna w pół oficjalnych źródeł, to nagrania z krótkofalówek nowojorskiej policji, puszczane przez jakichś ludzi online. Ale skąd Wi może mieć pewność, że są autentyczne, a nie zostały spreparowane jako idiotyczny żart przez jakichś dupków? Poza tym słychać tylko urywane i niezrozumiałe strzępy zdań. Szuka w sieci czegokolwiek na temat tej drugiej kobiety. Znajduje jednak tylko to, co już wie z krótkich wpisów. Menadżerka z San Francisco, o dwa lata młodsza od mamy. Wiza uważa pewne podobieństwo między nimi dwiema, ale mimo wszystko trudno jej sobie wyobrazić, by można było je ze sobą pomylić. Znowu odzywa się ktoś, kto rzekomo widział syn, tym razem w zupełnie innym miejscu Manhattanu. Jednak kobieta na zdjęciu jest znowu zbyt daleko, by wi mogła zidentyfikować ją bez żadnych wątpliwości. Jest Hash Cynthia Bonsant przy Second Avenue, 92. ulica. Hash NYPD zajście w hotelu Hash Bedley Photo. Gdzie mama jest naprawdę? Co może teraz robić? Przed wyjściem do studia NBC, Will zagląda jeszcze na krótko do Karla. Jeśli chodzi o prezentację, mam jeszcze kilka pytań dotyczących eksperymentów, które. Pst! Karl z palcem przyłożonym do ust zrywa się z krzesła, po czym chwyta Willa za ramię, wyciąga go z pokoju i rzuca z wściekłością tylko jedno słowo: Bunkier. Will wsuwa dłoń do kieszeni spodni i wyłącza funkcję nagrywania w swoim smartfonie. Przed Pomieszczeniem zabezpieczonym przed podsłuchami pozbywają się wszystkich urządzeń. Karl sprawdza nawet, czy Will nie ma soczewek w oczach. No super, mówi Will lakonicznie. Twoje zaufanie jest wprost bezgraniczne. Karl go przejrzał. Te metaforę należy dzisiaj traktować jak najbardziej dosłownie myśli z goryczą Will. Z umiarkowanym zainteresowaniem zadaje mu pytania, skoro nie może nagrać odpowiedzi. Nie mają dla niego żadnej wartości. Podczas gdy Karl mówi, on zastanawia się, jak inaczej mógłby dobrać się do dowodów potwierdzających eksperymenty. Dobrze, że pracujesz nad prezentacją mówi Karl, przerywając mu intensywne myślenie bo już pojutrze mamy ją przedstawić. Will czuje się zaskoczony. Przecież najpierw miał opracować strategię, w jaki sposób przedstawić rozwój Act Apps jak ostrożnie nazywa to Karl. Po raz kolejny daje mu się do zrozumienia, że jest członkiem zarządu drugiej kategorii, wysoko opłacanym pomocnikiem Montika, który już dawno wszystko zaplanował. Komu? Pyta krótko. Dobrze byłoby wiedzieć, żeby ją odpowiednio dostosować. Karl wymienia nazwę jednego z największych koncernów na świecie. Ale oni nie są jedyni, będą następni. Dodaje z uśmiechem samozadowolenia. Will natychmiast przyłożyłby mu między oczy. Ledwie Karl założył na nos okulary, otrzymuje wiadomość od Zakima, nowego psa wartowniczego Henry'ego, z prośbą o bezzwłoczne oddzwonienie. Niechętnie spełnia jego prośbę, zostając nieco z tyłu za wilem Zakim nie używa nawet zdjęcia czy awataru podczas rozmów przez okulary. Dlatego Karl musi rozmawiać z nazwiskiem. Wizyty Willa Dekerta i spytanie o otwarcie o eksperyment były celowe Poznajmy mu głos Rzekima Jesteśmy w jego telefonie Kiedy wszedł do pańskiego biura miał uruchomioną opcję nagrywania Gnojek On w żadnym wypadku nie może wystąpić w tym talk show Poślijcie tam kogoś innego Kogo? Nie mam pojęcia Alice Kincaid właśnie wyszła z firmy Ale ona też nie byłaby tam właściwa Albo pan pójdzie, albo trzeba to odwołać a z jakiego powodu? Nie mam pojęcia. Pościg za syncią Bonsant? Niech im pan powie, że Dekard musi być w firmie, żeby błyskawicznie reagować na niespodziewane wydarzenia. Musimy z nim pogadać. Do tej pory nie wolno mu opuszczać budynku ani z nikim się kontaktować. Najlepiej niech go pan wyśle na naradę do bunkra. Karl kończy rozmowę i dzwoni po ochronę. Następnie biegnie za Willem, który właśnie znika za rogiem. Nie możesz iść do telewizji, oświadcza mu, gdy go dogania. Dlaczego? Musimy omówić coś pilnego. Wróć jeszcze do bunkra, ja zaraz do ciebie dołączę. Wobec tego niech pójdzie ktoś inny, proponuje Will. Najlepiej Alice, ona ma doświadczenie w występach przed kamerą. Dokąd ona idzie? Pyta Marten. Pewnie coś zjeść, mówi Louis. Obserwują Alice dzięki kamerom różnych sklepów i trzem parom okularów jej cieni. Ona sama włożyła swoje do torebki. Zawsze tam chodzi? Louis przybliża jej profil, przygląda się mu. Czasami, ale nieregularnie. Umówiłaś się z kimś? Nic takiego nie wyłowiliśmy z jej rozmów ani z kalendarza. Alice znika w wejściu modnej restauracji. Za nią, Marten wydaje polecenie swojej pracownicy. Przez jej okulary widzi, jak Alice siada przy jednym z ostatnich wolnych stolików w tylnej części lokalu. Agentce pozostaje już tylko miejsce w jego drugim końcu, skąd może mieć obserwowany obiekt na oku, lecz nie jest w stanie dostrzec każdego ruchu, ponieważ między nimi dwiema jest zbyt wiele głów i całych postaci. Muszą jednak się tym zadowolić. Kelnerka przynosi Alice kartę. Ona przegląda ją pobieżnie, kładzie na bok, następnie wyjmuje okulary z torebki, wkłada na nos. Teraz. Mówi Luis. Jednak nie wzdycha ciężko, gdy Alice otwiera po prostu kilka stron z relacjami z poszukiwań synti Bonsant. Detektyw Strayton zdążył się już przyzwyczaić do mówiących twarzy tuż przed swoimi oczami. W hotelowym korytarzu w pobliżu pokoju, w którym to wszystko się wydarzyło, czuć środkiem do czyszczenia dywanów. Przez okulary kolega z Real Time Crime Center wyjaśnia mu. Obecnie docierają do nas setki wskazówek. Według analiz, bonsand powinna być teraz w Midtown. Nasze kamery nie namierzyły jej jeszcze w metrze. Coś z nimi jest nie tak, po prostu powariowały. Ale czapka z daszkiem i ciemne okulary nie ułatwiają zadania. To samo odnosi się do zdjęć przesyłanych przez przechodniów, którzy twierdzą, że ją widzieli. Musimy analizować je sami, bo dla programów do rozpoznawania twarzy i ciał są zbyt kiepskiej jakości. Technicy zabezpieczający ślady pozwalają mu wreszcie wejść do pokoju. Ogląda miejsce, w którym znaleziono ofiarę. Administracja hotelowa będzie musiała zmienić wykładzinę na nową. Obok na wpół zaschniętej plamy krwi leży wymazany krwią laptop w przejrzystej foliowej torbie. Ofiara została zidentyfikowana. To rzeczywiście jest Chander Argawal. Lekarze nie dają mu szans na przeżycie. Strayten podchodzi do okna, którego dolna część podniesiona jest do góry. Na szybach poznaje ślady po działaniach techników zabezpieczających odciski palców. Wygląda na ciasny dziedziniec, na którym panuje już mrok, mimo że ponad wysokimi budynkami wciąż jeszcze lśni jasny prostokąt nieba. Cztery piętra niżej kobieta, uciekając po schodach przeciwpożarowych, przebiegła przez czyjś pokój. Patrząc na odciski palców na szybie, strajten pyta pracownicę zespołu techników kryminalnych obok niego: Jest już identyfikacja? Właśnie dostałam, odpowiada kobieta, której jednorazowy kombinezon wydaje się nieco zbyt obcisły. Patrząc na tablet trzymany w rękach, dodaje: Zidentyfikowane odciski czterech osób: trzy należą do gości wynajmujących ten pokój przed Argawalem, a czwarte do Syncji Bonsant. — Na zewnątrz też znaleźliście jakieś? — Oczywiście, również pochodzą od niej. — Także na okni i drzwiach na czwartym piętrze. Wszędzie zostawiła ślady. Strejten odwraca się i patrzy na zabezpieczony w foliowej torbie laptop. — To jest narzędzie zbrodni? — Lekarz uważa to za prawdopodobne. Solidne urządzenie. Bez trudu można rozwalić nim czaszkę. — Brana była głęboka? — Tak, do tego stopnia, że wypłynął mózg. Nie zależało mi aż na takich szczegółach. Na lotciski palców Bonsant znaleźliśmy jedynie na górnej części komputera. Jeśli rzeczywiście nim zadała cios, to albo miała rękawiczki, albo między jej skórą a obudową coś się znajdowało. Wtedy znaleźlibyście chyba jakieś ślady. Macie coś? To da się stwierdzić dopiero w laboratorium. Przeanalizowaliśmy nagrania z niektórych kamer monitoringu. Informuje go przez okulary jeden z kolegów z Real Time Crime Center. Strayten dziękuje kobiecie w kombinezonie i mówi: Dawaj! Nagranie wideo, które puszcza kolega, wypełnia mu niemal całe pole widzenia i przesłania hotelową scenerię. Strayten rozpoznaje wejście do hotelu widziane z odległości mniej więcej 50 metrów. Jakość obrazu nie jest najlepsza Twarz Bonsant nie sposób rozpoznać. To jest Cynthia Bonsant, kiedy opuszcza hotel. Jej dalszą trasę da się łatwo odtworzyć. Interesujące jest to, co działo się po drodze. Kolega pokazuje kolejne fragmenty nagrań. Bonsant schyla się nad jakąś bezdomną żebrzącą pod murem domu. Co ona robi? Chyba nie daje jej pieniędzy, dziwi się Streiten. Pozbywa się dowodów? Też zadawaliśmy sobie to pytanie. Cofa tę scenę w przyspieszonym tempie do momentu, gdzie widać tułów i ręce bonsant. Zwróć uwagę na jej lewy nadgarstek. Ma zegarek. Właśnie, a teraz? Przewija film do przodu. W nienaturalnym przyspieszeniu dziennikarka znowu pochyla się nad kobietą na chodniku, potem się prostuje i idzie dalej. Obraz się zatrzymuje. Już nie ma zegarka, stwierdza Strejten. Zgadza się. Sprawdziliśmy, to nie był zwykły zegarek, tylko smartwatch który rejestruje parametry ciała? Tak. Dlaczego go oddała? Poczekaj. Dwie minuty później ten dowiaduje się, że Cynthia Bonsant podarowała przypadkowej, mianej kobiecie także swój smartfon, a młodemu mężczyźnie wsunęła do torby inteligentne okulary. Wygląda na to, że ona pozbywa się każdego urządzenia, za pomocą którego można ją zlokalizować i śledzić wyciąga wniosek detektyw. Wszystko na to wskazuje. Czy nasi ludzie już je odzyskali? Mają zegarek. Namierzyliśmy też dziewczynę z telefonem i chłopaka z okularami. Radiowozy są w drodze. Ale po co ona to zrobiła? Przecież to bez sensu, skoro wszędzie są kamery monitoringu. A nie wierzę, żeby o nich nie wiedziała. Żeby się przed nimi ukryć kilka przecznic dalej, kradnie czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Potem znika w metrze. Czapka i okulary w niczym jej nie pomogą, skoro już ją namierzyliśmy, a wszędzie są kamery o szerokim zasięgu. Z tego raczej też musi zdawać sobie sprawę, odpowiada koledze. Może nie zastanawia się nad tym. Nie jest przecież zawodową morderczynią. Jeżeli rzeczywiście zabiła tego argawala, jest w szoku. Dzięki zegarkowi i tym innym urządzeniom możemy ustalić, gdzie znajdowała się w momencie popełnienia przestępstwa. Lekarze nie są w stanie stwierdzić co do sekundy, kiedy Arkawal został zaatakowany Sprawdźcie od razu dane zarejestrowane na jego sprzęcie, wydaje polecenie Strayton Wie co prawda, że RTCC robi to automatycznie, woli jednak mieć pewność Wiadomo, gdzie ona teraz się znajduje? Stojąc tuż przy drzwiach wagonu, syn czeka niespokojnie na wjazd na stację Grand Central Terminal. Przez cały czas ma wrażenie, że ludzie wokół ją obserwują. Gdy tylko drzwi się rozsuwają, wyskakuje na peron. Panuje na nim taki tłok, że niemal nie sposób posuwać się do przodu. Także tutaj powietrze jest gorące i duszne. Syn ma nadzieję, że w telewizji jest prysznic i będzie mogła się porządnie odświeżyć. Jej strój też pozostawia wiele do życzenia, a przecież przywiozła sobie coś szykownego specjalnie na tę okazję. To idiotyczne, że w takiej chwili myślę o ciuchach. Pozwala się nieść nieprzebranemu potokowi ludzi, aż w końcu staje w gigantycznej hali dworca znanej jej z filmów i ze zdjęć. Ma wrażenie, że znalazła się w katedrze. Tyle tylko, że przebywający w niej ludzie nie trwają w nabożnym skupieniu, lecz spieszą we wszystkich kierunkach, by oddać hołd bogowi współczesności, tempu. Nieliczni zatrzymują się na krótko przed ogromną tablicą informacyjną, albo robią fotki na pamiątkę. Dokąd teraz? Zastanawia się. Trzy relacje na żywo z cybernetycznych okularów pozwalają Wii śledzić z różnych perspektyw, jak jej mama na pozór bez celu, idzie przez wielką halę Grand Central Station. Najwyraźniej nie ma pojęcia o tym, że została dostrzeżona przez wielu pasażerów, którzy bezpośrednio wysyłają jej zdjęcia w świat. Jeden z nich nie zadowala się podaniem informacji, tylko zachowując pewną odległość, idzie za nią krok w krok. Reporter amator bełkoczy coś pod nosem, z czego do wi docierają tylko strzępy, ponieważ jego głos zagłuszają szum i gwar. W strumieniu wiadomości pojawia się czwarty nadawca. Wi w nowym oknie otwiera także jego zdjęcia. Ten musi stać gdzieś wyżej i ma widok z góry na całą halę. Przybliża jej postać i po chwili oddala. Z odległości Sin jest jedynie maleńkim punktem pośród wielu, pozostającym jednak przez cały czas w centrum pola widzenia. Tymczasem w oknie, w którym Wi śledzi strumień newsów, wciąż migają nowe meldunki. Nowe doniesienia policji. Link. HNYPD NYPD szuka H. Cynthia Bonsant jako ewentualnej podejrzanej w związku z zajściami w hotelu. H. Bedley. H. NY. H. NY. Fugitive. Hash NYPD poszukuje nadal Ann Ktoś widział Silakis w H. NY. Foto. Footage z kamer monitoringu przy Lewis Deli. Hash Cynthia Bonsant oddaje telefon. Wideo. Hash NYPD potwierdza. Jedna osoba ranna w zajściach w hotelu Hash Bedley Hash New York. Stopień obrażeń nieznany. Brak dalszych ofiar. Hash Cynthia Bonsant ma powiązania z Hash Terroryści Hash 0 H. 0. Halo. H. NYPD H. Cynthia Bonsand jest tutaj. H. Grand Central H. New York. Według anonimowych źródeł, ofiara zajść w hotelu H. Bedley to partner H. Cynthia Bonsand w pościgu za H. Zero Chander Argawal. Kolejny materiał z kamery monitoringu przy Lebis Deli H. Cynthia Bonsand wsuwa coś facetowi do torby: co? Okulary? Wideo. Ansilakis. Podejrzana czy ofiara zajść w hotelu Hasz Bedley Hasz New York gdzie ona jest via Małpa, NY Craigex link. Kolejne wideo link, pokazujący jak Hush, Cynthia Bonsant kradnie czapkę i okulary przeciwsłoneczne. Tak wygląda teraz. Foto. I nie ma pojęcia, co myśleć. Ogląda oba filmiki, na których rzekomo widać, jak jej mama pozbywa się okularów i komórki. Kamera przed Lewis Deli musi chyba pochodzić z XIX wieku, bo twierdzić, że osoba widoczna na nagraniu jest Synthią Bonsant, może co najwyżej ktoś, kto dokładnie do tego miejsca obserwował ją za pomocą innych kamer. W każdym razie wi, jej nie rozpoznaje. Ani nie potrafi też w czarnej plamie podawanej przez nią innej osobie dostrzec smartfonu. Wylęgarnia plotek. Po raz kolejny próbuje się dodzwonić, ale znowu odzywa się tylko poczta głosowa. Okej, OK, wreszcie jest policja. Słychać wyraźny głos mężczyzny, monitorującego hale dworca przez swoje okulary. Rzeczywiście, wej dostrzega między ludźmi dwoje funkcjonariuszy w mundurach. Na obrazach czwartego z reporterów, tego stojącego gdzieś wyżej, można objąć wzrokiem całą halę. Na lewym skraju obrazu policjant i policjantka torują sobie drogę przez tłum. Na prawym syn studiuje tablicę z informacjami odwrócona plecami do hali. Napływające nieustannie krótkie wiadomości, zdjęcia i relacje sprawiają, że V czuje się tak, jakby była tam na miejscu. Gorączkowo śledzi każdy ruch mamy. W ogromnym napięciu i ze spoconymi dłońmi tkwi zgarbiona nad laptopem Obok leży Pi. Odruchowo chciałaby krzyknąć do niej. Uważaj, policja, za tobą. Musi jednak bezradnie się przyglądać, jak gliniarze idą do niej, a ona jako jedyna tego nie zauważa. Wi mocno zaciska pięści. Zastanawia się w popłochu, co może zrobić. Zero? Pisała już do nich. Ale to jedyna szansa. Sięga po Pi i wstukuje. Głekst. Czy nie możecie pomóc mojej mamie? PKB 777 Już to robimy, mamy wsparcie Anonymous. Weszliśmy do systemu kamer monitoringu w metrze, zmanipulowaliśmy zdjęcia. Teraz kolej na Grand Central. A propos, w jaki sposób mama skontaktowała się z tobą? GUEXT przez telefon. PKB 777 Zadzwoniła na twoją komórkę? GUEXT Tak, PKB 777. Uciekaj z domu. Natychmiast. Zostaw telefon. Staraj się unikać kamer. Weź ze sobą pi i dyskretnie się go pozbądź. Zniszcz kartę. Szybko. Sesja zakończona. V czuje rewolucję w żołądku. Dłonie jej drżą. Nie zwlekając, zbiera wszystko w popłochu, naciąga na siebie bluzę z kapturem, chwyta w przelocie ciemne okulary. Unikaj kamer, polecił jej Zero. Czyli obawiają się, że jest obserwowana. Kurde, przecież ona jest zwyczajną osiemnastolatką, o co do cholery chodzi. Na dodatek jest środek nocy, i dokąd ona ma pójść? Pociągając się, zdejmuje z ręki inteligentny zegarek, zostawia też smartfon. Z domu jest tylne wyjście prowadzące na wąską alejkę dla pieszych. Tam chyba nie ma zamontowanej kamery. Musi spróbować. Miss Cynthia Bonsant? Pyta policjant, doszedłszy do syn. Zaskoczona potwierdza. Zastanawia się jednocześnie, skąd on może znać jej nazwisko i dlaczego ją zaczepia. Policjantka staje tuż obok niej i oznajmia. Miss Bonsant, chcemy panią prosić, aby poszła pani z nami. Mówi. Syn zaczyna się naprawdę denerwować, mimo to stara się zachować spokój i pyta. O co chodzi? Nasi koledzy mają do pani kilka pytań w związku z wydarzeniami w hotelu, w którym pani się zatrzymała. Ona też ma ich sporo. Policjant wskazuje ręką drogę. Syn rusza między dwójką mundurowych. Niektórzy przechodnie zwalniają kroku albo przystają na moment. Dwaj chyba nawet idą za nimi w pewnej odległości, podczas gdy oni przecinają hale w kierunku głównego wyjścia. O jakich dokładnie wydarzeniach mówimy? Pyta zaniepokojona. To już wyjaśnią pani moi koledzy, odpowiada policjantka. Jak mnie tu w ogóle znaleziono? Próbuje się dowiedzieć. Dzięki kamerom? Mężczyzna wzrusza ramionami. Prawdopodobnie. My otrzymaliśmy tylko polecenie, żeby panią stąd sprowadzić. Dostaliśmy w tym celu kilka aktualnych zdjęć. Sprawdza swoją komórkę. Rzeczywiście wyglądają na ujęcia z kamer. Pełno ich w całym mieście. Poza tym niektóre przysłali jacyś goście, którzy widzieli panią w swoich okularach. Mimo, że jest całkowicie ubrana, syn czuje się nagle zupełnie naga. Proszę posłuchać, zaczyna. Muszę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Mam tutaj. Sięga do kieszeni spodni. Oboje nagle wyciągają swoją broń, ona zaś szybko odsuwa ręce od tułowia. Za późno. Funkcjonariusze rzucają się na nią, przewracają na ziemię i wykręcają jej ramiona na plecy. Nie, nie, nie jestem uzbrojona. W kieszeni mam tylko pamięć USB z wideo, które musicie koniecznie obejrzeć. Albo wasi koledzy, którzy znają się na tych sprawach. Chodzi o setki zmarłych, może nawet o tysiące. Usłyszana informacja nie robi na nich najmniejszego wrażenia. Wszystko opowie pani naszym kolegom odpowiada opryskliwie policjant. Obmacują ją w poszukiwaniu broni, następnie podnoszą i prowadzą między poruszonymi przypadkowymi ludźmi do wyjścia. Sin w pierwszym odruchu ma ochotę się bronić, daje jednak spokój. Dobrze, że chociaż nie założyli jej kajdanków. Ale policjant nie zwalnia swojego żelaznego uścisku. Miałem kilka kopii tego wideo, ciągnie syn, w hotelowym pokoju na komputerze. Wszystkie zniknęły, ale powinna być jeszcze jedna w Daily. Wasi koledzy muszą to sprawdzić. Gdy wychodzą na zewnątrz, powietrze nadal jest duszne. W zwartym potoku przechodniów prawie nikt nie zwraca na nich uwagi, z wyjątkiem nielicznych, którzy stoją i patrzą, jakby czekali na nią i na policjantów. Oglądana sceneria przypomina syn scene nowy Jork z filmów. Ulicą powoli posuwają się zderzak w zderzak sznury samochodów, co drugi to żółta taksówka. Z kratki kanalizacyjnej unosi się para. Kilka metrów dalej, na jezdni, stoją trzej robotnicy w odblaskowych pomarańczowych kamiselkach i wpatrują się w dziurę w ziemi. Przy skraju chodnika czeka radiowóz, do którego prowadzi ją dwójka policjantów. Rozumiesz, co oni mówią? Pyta Karl Rzekima przez okulary, próbując wyłowić ze streamingu kilku przechodniów jakąś sensowną ścieżkę dźwiękową. Siedzi w limuzynie, która wiezie go do studia NBC w Rockefeller Center. Nie, odpowiada Rzekim. Na ulicy jest za duży hałas. Poza tym filmujący są w zbyt dużej odległości, by móc uchwycić rozmowę między Sina gliniarzami. Cała trójka dochodzi już do radiowozu, gdy nagle tuż obok zatrzymuje się na drugim pasie czarna limuzyna i uniemożliwia policjantom zarówno wejście do samochodu od strony kierowcy, jak i odjechanie z miejsca. Oho, ktoś przybył z misją pokoju, drwi Karl. Wygląda na to, że będzie awantura, potwierdza żakim. Policjant rzeczywiście wykrzykuje coś gniewnie w kierunku limuzyny, z której wysiada dwóch mężczyzn i jedna kobieta w ciemnych garniturach. Wtedy puszcza ramię sin i kroczy zdecydowanie w kierunku tamtych dwojga. Karl co chwila przeskakuje wzrokiem z jednej relacji na drugą, żeby dokładnie wiedzieć, co dzieje się przed dworcem. Jeden z mężczyzn pokazuje policjantowi legitymację, ten ogląda ją i mu oddaje. Z wyraźną niechęcią prowadzi ludzi z czarnej limuzyny w stronę syn i jej opiekunki. Co to za jedni, pyta Karl. FBI, oświadcza kobieta w ciemnym garniturze. Pójdzie pani z nami. W tym samym momencie policjantka mocniej ściska ją za rękę. Syn pytającym wzrokiem spogląda to na jedną, to na drugą, podczas gdy gliniarz przez radio w radiowozie usiłuje skontaktować się ze swoimi przełożonymi. Może się zdecydujcie, rzuca sin, czego wy właściwie ode mnie chcecie. Jeszcze zdąży się pani dowiedzieć, odpowiada szorstko kobieta z FBI. A jeżeli odmówię i nie pójdę z wami, pani nie ma wyboru, odszczykuje tamta. Mam wrażenie, że tych dwoje inaczej to widzi. Sin nie daje się zbić z tropu i wskazuje na policjantów z NYPD. Czyżby znana jej z filmów absurdalna rywalizacja między policją miejską a federalną rzeczywiście istniała? Dosyć tego nigdzie nie idę, oznajmę kategorycznie, dopóki się nie dowiem, dlaczego miałabym to zrobić. Czy może jestem aresztowana? Owszem, odpowiada wysłanniczka FBI, z powodu podejrzenia o działalność terrorystyczną. To jakiś żart. W tym momencie policjant wyłania się z radiowozu, wpycha między sin a garniturowców po czym staje przed nimi wszystkimi i oznajmia. Ona pójdzie z nami. Podejrzenie zabójstwa. Co proszę? Wykrzykuje tak głośno, że gliniarz aż przykłada rękę do ucha. A niby kogo miałabym zamordować? Chandera Argawala odpowiada. Chander nie żyje. W osłupieniu obserwuje, jak ludzie z FBI próbują ją mimo wszystko chwycić. Policjant jednak, zręczniej niż można by się spodziewać po jego przesadzistej sylwetce, Powstrzymuje agentów z niewielką pomocą swojej koleżanki. Po chwili, sin widzi przed sobą chaos splątanych rąk i ramion, przepychanki i szamotaninę, słyszy przekleństwa i urąganie sobie nawzajem, szum komunikatów z radiowozu oraz odgłos syreny alarmowej, zdającej się dochodzić z Grand Central Station. Przerażenie wywołane śmiercią Chandera przeradza się nagle w furię, która budzi w niej energię i siły. Policjanci skupiają się na alarmie na dworcu, z którego zaczynają wypływać potoki ludzi. Sin odwraca się szybko i wtapia się w zbity tłum, który wypełnia już cały chodnik, po czym oddala się wraz z nim, starając się nie biec, aby nie zwracać na siebie uwagi. Po siedmiu, ośmiu metrach ogląda się za siebie i widzi, że tamci, co prawda odkryli jej zniknięcie, są jednak zaklinowani przy samochodach przez ogarnięte paniką masy ludzi. Ona sama zaś znajduje się na czole fali i jeszcze może się z niej wyrwać. Ale wtedy przypomina sobie słowa gliniarza: kamer jest pełno w całym mieście. Nie brakuje też typów z okularami. Nie ma szans na ucieczkę. Co więc powinna zrobić? Kilka kroków przed nią robotnik wyłazi z zastawionej dziury wjezdni. Poszukiwana z powodu podejrzenia o działalność terrorystyczną i zabójstwo przez FBI i nowojorską policję. Zarzuty zupełnie niedorzeczne, lecz po tym co słyszy się, czyta i ogląda na temat obu tych organizacji, w obliczu dwóch tak poważnych oskarżeń, nie chciałaby wpaść w ręce żadnej z nich. Na ulicy jest wolna, tylko dokąd ma uciec? Do podziemi, jak zero w Wiedniu. Przeskakuje przez barierki dookoła otworu, pospiesznie rzuca spojrzenie w głąb. Nie widzi dna, ale przy ścianie są stopnie prowadzące w tę otchłań. Zanim kręcący się wokół robotnicy zdążyli się zorientować, syn już schodzi na dół, właściwie niemal się ześlizguje, prawie nie dotykając zimnych metalowych prętów, podczas gdy nad nią rozlega się echo nawołujących ją głosów. Im głębiej schodzi, tym ciemniej i bardziej gorąco się robi. Nagle nie czuje oparcia pod stopami, zawisa w powietrzu. Wystarczy rzut oka w dół, by się przekonać, że ten szyb kończy się jakimś większym kanałem, ale grunt jest jeszcze około trzech metrów pod nią. W górze widać już sylwetkę jej pierwszego prześladowcy, wypełniającą niemal cały otwór. Syn zwisa z ostatniego stopnia i w końcu puszcza się, upada, ląduje twardo, lecz szybko zbiera się z ziemi. Kanał wysoki na trzy metry i tak samo szeroki biegnie w dwóch kierunkach. W regularnych odstępach przez kratki ściekowe padają z góry snopy światła, pozwalające cokolwiek odróżnić. Syn puszcza się pędem przed siebie. Przynajmniej na razie jest sucho, choć wyobraża sobie, że tak duszno musi być chyba tylko w tropikalnym lesie deszczowym. Ilu ich jeszcze zlezie za tą kobietą? Zadaje sobie pytanie Alice. Poza dwoma facetami w garniturach i policjantem z policjantką, za Synthią Bonsant, schodzą także jakieś dwa typy, a potem kolejni przypadkowi ludzie. Otwór w jezdni zdaje się dosłownie wsysać całkiem niemałą część uciekającego z dworca tłumu. Wokół barierek cisną się przechodnie z okularami lub smartfonami, i jakby czekają tylko na moment, kiedy im też uda się opuścić w dół. Robotnicy zrezygnowali już z prób powstrzymania tej inwazji i obojętnie przyglądają się przedstawieniu. Alice ma otwartych w swoich okularach sześć okien ze streamingiem z pościgu. Już od jakiegoś czasu nie może patrzeć na wszystkie, ponieważ musiałaby je albo pomniejszyć, albo nasunąć jedno na drugie. Strumień wiadomości dosłownie się wylewa. Raz po raz zerka też na salę restauracji. Żaden z gości nie wydaje się podejrzany zdejmuje okulary i wkłada je do kieszeni blazera następnie sięga po torbę i idzie do łazienki nie rozgląda się doskonale zna ten lokal toalety są bardzo czyste i porządne a przede wszystkim każda kabina ma pełne ścianki od podłogi po sufit nie da się więc podglądać od dołu czy od góry Poza tym nie są to ściany plastikowe, które mogą się przewrócić od samego krzywego spojrzenia. Dwie z pięciu kabin są zajęte. Zamyka się w jednej z trzech pozostałych, opuszcza klapę sedesu i siada na niej. Potem otwiera torby i z bocznej przegródki wyjmuje Raspberry Pi, który zawsze tam nosi, jeśli nie ma go gdzie schować. Wyciąga też małą klawiaturę i mini monitor. Szybko i sprawnie za pomocą komputerka wielkości dłoń buduje zakodowane anonimowe połączenie. W jednej z zajętych toalet otwierają się drzwi. Słychać stukot szpilek po posadzce. Tuż potem Alice zaczyna pisać. Starannie przemyślała tekst podczas jedzenia, aby był jak najkrótszy, a jednocześnie całkowicie zrozumiały. Chcę wiedzieć, co ona tam robi, ujada Marten. Na monitorze przed nim migoczą rozmyte obrazy z damskiej łazienki. Jego agentka sprawdza, czy zamki w drzwiach są zamknięte czy otwarte. W kadrze pojawia się jej dłoń, gdy najpierw otwiera parę niezaryglowanych drzwi, a potem ostrożnie próbuje uchylić trzy pozostałe. Wyważ je, zrób coś do cholery, wszystko jedno co! domaga się marten. W drugim oknie. Widać restaurację z perspektywy innej agentki, która właśnie weszła do lokalu i od razu została zatrzymana przez menadżera. Agentka w toalecie szepcze. Nie wiem, za którymi drzwiami ona jest. Co za tempota. Syczy Marten, tak by nikt go nie zrozumiał. To otwórz wszystkie, rozkazuje głośniej. Za pośrednictwem jej okularów widzi, jak jego podwładna gruntownie bada wzrokiem powierzchnię drzwi i próbuje znaleźć słabe punkty. Potem w polu widzenia znowu pokazuje się jej dłoń, między palcami widać kartę kredytową. Zaczyna manipulować nią przy zamku. Wykonuje kilka szybkich ruchów i zamek ustępuje. Otwiera gwałtownie drzwi. Krzyk jakiejś kobiety wystrasza Alice tak bardzo, że niemal upuszcza z kolan minikomputer i klawiaturę. Co pani tu robi? Z sąsiedniej kabiny dochodzi histeryczny wrzask. Druga kobieta coś mówi, lecz trudno ją zrozumieć. Alice już prawie kończy swoją wiadomość. Nerwowo stuka w klawisze, podczas gdy z zewnątrz dochodzą wciąż krzyki, urągania i podniesione głosy. Potem przycichają, a jednocześnie przy jej drzwiach słychać dziwne skrobanie. — Zajęte! — mówi, logując się na stronie z wodospadami. Na monitorze migocze komunikat. — RGT, uciekaj! — FAK! Proszę otworzyć! — domaga się kobiecy głos. — Chwileczkę! — odkrzykuje Alice obcesowo, czuje jednak, że ogarnia ją panika. Mimo to wysyła jeszcze swoją wiadomość. Ktoś bębni w drzwi i manipuluje przy zamku. — Otwierać! — Lekko drżącymi palcami Alice wyciąga kartę SD z komputera i wrzuca ją do sedesu. Co to ma u licha znaczyć? Mówi zirytowana. Zaraz skończę. Właściwie nie mija się z prawdą. Spuszcza wodę razem z kartą i chowa Raspberry, klawiaturę i monitor do torby, gdy nagle w plecy z furią uderzają ją drzwi, powodując, że o mały włos nie wpadłaby do sedesu. Alice Kincaid słyszy ostry głos. Marten widzi na monitorze przerażoną twarz Alice z bezładnie opadającymi na oczy pasmami włosów. Obiema rękami opiera się o ścianę kabiny. Zwariowała pani? wrzeszczy na agentkę, której oczami Marten wszystko obserwuje. Co to ma być? Co pani tu robi? skrzeczy tamta chwytając Alice za ramię. A jak pani myśli? odcina się Alice jeszcze raz naciskając wolną ręką spłuczkę. Agentka odpycha ją na bok tak gwałtownie, że Martin słyszy przeraźliwy krzyk wywołany bólem. Następnie rzuca się do muszli z szumiącą wodą i zanurza w niej obie dłonie, klnąc głośno. Przez okulary drugiej agentki, która właśnie dołączyła, Martin widzi wypięte siedzenie tej pierwszej. Alice jedną ręką trzyma się za ramię. Z muszli klozetowej wyłaniają się dwie mokre dłonie, puste. Gówno! Ciska z wściekłością pierwsza agentka. W rzeczy samej, komentuje Luis. Całkiem pani odbiło? wrzeszczy znowu Alice. Już nie można spokojnie pójść do kibla? Proszę mi pokazać swoją torebkę, żąda ta druga. Jeszcze czego? Najpierw umyjcie sobie ręce. Rzuca i wypada z łazienki, nim tamte zdążyły się zorientować. Nie ma pojęcia, gdzie się znajduje. W trzebach Nowego Jorku. Jest w nich wilgotno, gorąco i śmierci. Jak w każdych wnętrznościach, nieokreślone dalekie źródło światła pozwala jej przynajmniej domyślać się zarysów tunelu, którym się posuwa. Można by się spodziewać, że pod ziemią powinno być cicho. Tymczasem zewsząd słychać posykiwanie, burczenie i pomlaskiwanie, jakby miasto już ją trawiło. Gdzieś z boków dochodzi echo głosów albo kroków. Pogoń chyba nie jest zbyt blisko. Nie zważając na nic, syn biegnie dalej, podczas gdy w jej głowie kłębią się migawki z wydarzeń ostatnich godzin. Początek niedorzecznego polowania na nią w hotelu. Instynktowna ucieczka przed obcymi mężczyznami z za drzwi Chandera. Miała dobre przeczucie, bo kto jak nie oni zamordowali Argawala, ale ścigana za to zabójstwo jest ona. Niewykluczone, że chodziło im także o nią. Tylko kto to był i dlaczego? Frimi? Gdyby chcieli ją sprzątnąć, nie składaliby propozycji. Chyba, że dopiero po spotkaniu zdali sobie sprawę, że ona jej nie przyjmie. Ciemność staje się coraz bardziej nieprzenikniona. Syn porusza się już prawie całkowicie po omacku. Głosy, kroki, teraz bliższe. Nagle ją olśniewa. Przecież oni to wiedzą, pewnie wyczytali to z algorytmów. Freemi wie, że dzisiaj przed kamerami NBC wszystko by wyjawiła i dlatego jest ścigana. Te cholerne programy czytają w niej jak w otwartej księdze. Gdzieś z przodu znowu pojawia się słaba smuga światła. Czy oni znają już także jej następne kroki? To mogłoby być nawet pomocne, bo ona sama nie ma pojęcia, co robić dalej. A skoro tak, to będą na nią czekać w konkretnym miejscu. Tylko gdzie ono jest? Pierwotnie chciała dostać się do NBC, lecz na to nie ma już szans. Z Nowojorską Policją i FBI depczącymi jej po piętach? Żeby to wiedzieć, nie potrzebuje żadnych programów komputerowych. Nasłuchuje w ciemności. Nadal ze wszystkich stron docierają do niej osobliwe, demoniczne odgłosy. Za to nawoływania i kroki nieco się oddaliły. Choć w tym labiryncie może to być jedynie złudzenie, nagle staje się dla niej jasne, jak powinna się zachować. Musi być nieobliczalna, musi zrobić coś innego niż się od niej oczekuje, niż ona sama od siebie oczekuje. Czy to jest równoznaczne z kreatywnością, czy z obłędem? Z drugiej strony, we Freemi wiedzą, że ona zna możliwości algorytmów. Czy wobec tego zakładają, że właśnie tak teraz kombinuje? Czy da się wyliczyć nieobliczalność? Czy nieprzewidywalność, przypadkowość w ogóle jeszcze istnieje? A skoro tak, to jaki ona powinna z tego wyciągnąć wniosek? Że mimo wszystko ma zrobić to, czego się od niej w takiej sytuacji oczekuje, ponieważ programy zakładają, że spróbuje czegoś nietypowego? A jeżeli również ten jej sposób myślenia przewidzieli. Wobec tego powinna jednak zdecydować się na coś nieoczekiwanego. Kłębowisko myśli w głowie: Dotyka czegoś wilgotnego, oślizłego, co na dodatek się rusza. Dławi jednak krzyk i biegnie dalej. Czego się po niej spodziewają? Zadaje sobie pytanie: Że będzie uciekać i starać się gdzieś zaszyć? Tak jak od samego początku tego obłędu robiła wciąż to, czego się po niej spodziewano. Od polowania na zero, po ucieczkę z hotelu i zbiegnięcie policjantom i FBI. No bo jakie wyjście ma ktoś, kto poszukiwany jest jako przestępca? Kogo chce się posądzić o morderstwo? Kto jako podejrzany o działania terrorystyczne nie może liczyć na transparentne dochodzenie, przyzwoitą obronę czy uczciwy proces przed zwykłym sądem, tylko raczej na areszt w skandalicznych warunkach, znęcanie się i postępowanie przed specjalnymi trybunałami? Zatrzymuje się Zdyszana, opiera dłonie na kolanach i nasłuchuje. Dosyć bliskie głosy. Sin nie rozumie, co mówią. Echo rozpryskiwanej w biegu pod stopami wody. Dalej. Po wejściu do pokoju Synti Bonsant detektywowi Straytenowi od razu rzucają się w oczy otwarte na oścież drzwi szafy, a w niej także szeroko rozwarte drzwiczki niedużego sejfu. Towarzyszący mu technicy natychmiast przystępują do pracy. Sejf jest pusty. Być może nic w nim nie było zastanawia się Strayten. On sam podczas swoich rzadkich podróży nigdy nie zostawia niczego w hotelowej skrytce. Jeśli ktoś z niej korzysta, to znaczy, że ma za dużo bagażu. Taka jest jego dewiza. W szafie leży i wisi trochę ubrań. Łóżko jest zaścielone. Detektyw dzwoni do menadżerki i pyta, kiedy sprzątano pokój Bonsant. Przed południem około jedenastej. Brzmi odpowiedź poprzedzona krótką rozmową z personelem. Cynthia Bonsant była jeszcze wtedy w hotelu, jak pokazują nagrania z kamer w holu wejściowym i windzie. Na niedużym biurku pod oknem stoi otwarty laptop. Strayten wciąga lateksowe rękawiczki i wciska jeden z klawiszy. Komputer jest włączony, domaga się jednak hasła. Niech się nim zajmą specjaliści IT. Muszą sprawdzić też zawartość wszystkich urządzeń Chandera Argawala, O ile uda im się cokolwiek z nich wyciągnąć, bo facet był profesjonalistą i na pewno wiedział, jak się zabezpieczyć przed intruzami. Stoi skupiony przed pustym sejfem, zastanawiając się, co mogło w nim być. Starannie poukładane i zawieszone ubrania wskazywałyby na osobę lubiącą porządek. Gdyby Bonsant nie korzystała z sejfu, na pewno przemknęłaby drzwiczki. Spekuluje. Poza tym prawdopodobnie nie zostawiłaby też otwartych drzwi szafy. Wygląda na to, że ktoś w wielkim pośpiechu coś stąd wyjął. Dobry wieczór, państwu. Moderator z enfazą wita bijącą brawo publiczność. Pierwotnie chcieliśmy porozmawiać dzisiaj o nowych usługach, służących samodoskonaleniu i poprawianiu świata które stały się przedmiotem gorącej dyskusji po umieszczanych w sieci filmikach grupy aktywistów zero. W związku jednak z bieżącymi wydarzeniami w Nowym Jorku zmodyfikowaliśmy temat naszego spotkania. Zamiast tradycyjnej dekoracji towarzyszącej zawsze talk show, za prowadzącym rozciąga się jedynie ogromna ściana wideo, na której tle Karl i inni uczestnicy debaty wyglądają jak krasnoludki. Na dziewięciu segmentach migoczą rozkołysane ujęcia z ulic miasta, widziane przez cybernetyczne okulary albo w miarę statyczne, uchwycone okiem kamer monitoringu, a także wiadomości i zdjęcia z portali społecznościowych. Miała być dzisiaj z nami brytyjska dziennikarka Cynthia Bonsant, aby rozmawiać o inwigilacji i manipulacji. Tymczasem na oczach nas wszystkich jest właśnie ścigana w naszym mieście. Przygotowaliśmy dla Państwa małe podsumowanie tego, co dotychczas się wydarzyło. Karl z zainteresowaniem patrzy na zawrotnie szybką rekapitulację ogromnej liczby nagrań wideo, kończącą się widokiem hordy ludzi schodzących niczym stonoga za Syntią Bonsant do otworu wiezdni oraz ciemnymi, nerwowymi obrazami z podziemi. Panie i Panowie, co najmniej 10% ludzi na Manhattanie nosi inteligentne okulary. Oznacza to ponad 300 tysięcy osób, a praktycznie każdy jest właścicielem smartfonu czy zwykłej komórki z kamerą. Wygląda na to, że wcale nie tak mało z tej liczby stanęło w zawody z policją, kto pierwszy znajdzie Sintie Bonsant. Na ścianie za nim ukazuje się co najmniej 20 niedużych okien ze streamingiem z ciemnych kanałów, w których da się dostrzec co najwyżej niewyraźne kontury. Pod adresem w tysiące ludzi na całym Manhattanie uczestniczą już w tym pościgu. Używając okularów lub telefonów wysyłają spod ziemi lub z jej powierzchni swoje zdjęcia czy nagrania wprost do sieci. Wszystkie mogą Państwo śledzić na naszej stronie internetowej. Tym samym więc poszerzamy temat dzisiejszej rozmowy o jedno z powszechnych zjawisk współczesności – o kwestii obserwacji. Obserwacji innych lub nas samych. Doktorze Sawell, zwraca się do zaproszonego filozofa, który Karlowi kojarzy się raczej z jakimś raperem. Może zechciałby Pan zabrać głos jako pierwszy? Chętnie, Lyle. Poszedłbym dalej i powiedział zamiast obserwacja, raczej kontrola. Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy jest ona środkiem do jakiegoś celu. Czy samoistnym fenomenem, jak w przypadku hipochondrii czy narcyzmu. Ponieważ dotyczyć może całych kultur, dlatego od dłuższego już czasu mówi się o społeczeństwie narcystycznym. Ja zaś dodałbym do tego jeszcze określenie społeczeństwo hipochondryczne, które wierzy między innymi w to, że za pomocą wybujałego aparatu inwigilacji i wywiadu ochroni się przed rzekomo szkodliwymi jednostkami, co oczywiście jest całkowicie. Dlaczego niektórzy ludzie muszą koniecznie widzieć wszystko negatywnie? Myśli Karl. A przecież jest tyle stron pozytywnych. Postęp jest wygodny. Syn musi znaleźć wyjście z kanałów. Mijając każdą kratkę kanalizacyjną, wdrapuje się na górę po porze białych uchwytach, zamocowanych w betonie. Ma jednak zbyt mało siły, aby unieść żelazne kraty, albo po prostu każda z nich jest zamknięta. Załamana schodzi z powrotem na dół i szuka dalej. Ma wrażenie, że upłynęła cała wieczność od momentu, gdy zanurzyła się w trzewia miasta i chociaż nadaremnie próbowała unieść już dwanaście krat, wspina się także do trzynastej. Przechodnie ponad nią tworzą w rozjaśnionym szybie grę świateł i cieni, choć cieni jest zdecydowanie więcej, ponieważ mnóstwo ludzi porusza się ulicą. Z zelówek migających szybko butów sypie się w jej włosy i oczy pył i piasek. Ale to jej nie powstrzymuje. Zapierając się mocno całym ciałem, usiłuje unieść żelazny włas. Czuje, że ustępuje. Gdy nagle mocny i niespodziewany opór sprawia, że niemal traci równowagę i się zsuwa. Nie poddaje się jednak i przesuwa kratę dalej, lecz buty przechodniów wciąż nie pozwalają jej skończyć dzieła. Wściekła wchodzi jeden stopień wyżej i napiera wszystkimi siłami, jakie jeszcze w niej pozostały. Nagle jej głowa wysuwa się ponad otwór, a krata z głośnym łomotem ślizga się po asfalcie. Nie zważając na obce nogi, poszturchujące ją w głowę i ramiona, ani na stopy, następujące jej na palce rąk, szybko podciąga się w górę, siada na skraju otworu i głęboko zaczerpuje powietrze. Ludzie omijają ją, niektórzy obrzucają zdziwionym spojrzeniem, nikt jednak się nie zatrzymuje. Jest na dosyć wąskiej ulicy. Widzi sklepy, biurowce, budowy, restauracje, parkingi piętrowe, hotele i teatry. Wyjmuje nogi z szybu i zasuwa kratę z powrotem, aby nikt nie wpadł do dziury. Co ona tam robi? Zwraca się jeden z operatorów w Real Time Crime Center do kolegi siedzącego obok. System analizujący nagrania z kamer monitoringu właśnie wyświetlił na monitorze zarejestrowane przez jedną z nich zdarzenie, zidentyfikowane przez ów system jako odbiegające od normy. W zasięgu tej kamery znajduje się fragment West 49th Street niedaleko Broadwayu. W oddzielnym oknie operator odtwarza ostatnie 30 sekund przed momentem zasygnalizowanym jako podejrzany. Na pełnym przechodniu w chodniku nosi się krata kanalizacyjna, a spod niej wyłania się drobna postać w czapce z daszkiem. Nie ma na sobie ani kombinezonu pracownika kanałów, ani kamizelki odblaskowej robotnika budowlanego. W głównym oknie osoba ta stoi już wyprostowana. Operator przybliża obraz. Spod czapki widać tylko brodę i usta. Czy to nie jest przypadkiem ta angielska dziennikarka, której wszędzie szukamy? pyta jego sąsiad. Otwiera zdjęcie Cynthia Bonsant sprzed jej zniknięcia pod ziemią. Ubranie jest brudniejsze, ale poza tym. założę się, że to ona. Pośle tam radiowóz oznajmia pierwszy operator i łączy się już z radiem ale ona wcale nie ucieka. Co ona zamierza? Zagaduje ludzi? Syn nie wygląda co prawda, jakby wyszła właśnie z eleganckiego butiku. Mimo to zwraca się do pierwszej kobiety przechodzącej obok. Przepraszam, czy mogłaby mi pani pożyczyć na chwilę komórkę? Kobieta okrąża ją łukiem i idzie dalej. Syn dochodzi do wniosku, że musi wymyślić coś innego. Na ulicy niewiele się dzieje, ale na najbliższym skrzyżowaniu kłębią się tłumy przechodniów. Idzie tam. Tablica na rogu informuje ją, gdzie się znajduje. West 49th Street, Broadway. Usiłuje przypomnieć sobie plan miasta. Studio NBC powinno być gdzieś niedaleko. Nie wie jednak dokładnie, gdzie. Próbuje więc spytać: Sorry, jestem turystą. Brzmi odpowiedź. Uważnie przygląda się mijanym ludziom, wciąż idąc przed siebie. Na niektórych budynkach wiszą gigantyczne reklamy, dalej z przodu ogromne monitory. Postanawia zaczepiać teraz wyłącznie osoby w okularach, licząc na szczęście, ponieważ na pierwszy rzut oka nie potrafi odróżnić zwykłych okularów od inteligentnych. Pięciu czy sześciu zagadniętych mijają pospiesznie, nie przystając ani nie udzielając odpowiedzi, gdy nagle ktoś od tyłu chwyta ją za prawe ramię. – Mam ją! – woła. Sin odwraca się natychmiast, usiłuje wyrwać się z mocnego uścisku, ale już czyjaś druga dłoń zaciska się na jej lewym ramieniu. Dwaj młodzi mężczyźni w okularach trzymają ją mocno i mówią coś do niej albo do siebie, albo jeszcze do kogoś innego. Syn słyszy jedynie strzępy nerwowo rzucanych zdań. Szanowni Państwo, Panie i Panowie moderator wchodzi w słowo Alwinowi Kosakowi. Jak Państwo sami widzą na naszej ścianie wideo, wydarzenia następują błyskawicznie. Właśnie w tym momencie dwóch przechodniów zidentyfikowało Synthie Bonsant na Broadwayu niedaleko Times Square. Mikrofony w okularach mężczyzn przekazują wymianę zdań między nimi a syn. W reżyserce technik reguluje dźwięk, aby był odpowiednio głośny. Karl śledzi pokazywany show z chłodnym opanowaniem. Potrzebuje laptopa woła Cynthia Bonsant Potrzebuję laptopa. W kadrze pojawia się jej dłoń, a w niej wyraźnie widoczny pendrive. Muszę wam pokazać, co na nim jest. Pokażę to pani policji, odpowiada jeden z dwóch przechodniów. Policji to nie interesuje, krzyczy syn. Policja myśli, że ja kogoś zamordowałam. A to nieprawda. Tu chodzi o coś więcej. O tysiące śmiertelnych ofiar. O przerażający eksperyment. Wideo na tym pendrive. Tylko nie to. Jęczy w duchu Karl. Skąd ona ma tę pamięć? Zasłania dłonią mały mikrofon wpięty w klapę i korzystając z okularów szepcze do Żakima, z którym jest połączony podobnie jak z Henrym. Myślałem, że zniszczyliście wszystkie kopie, także te w Daily. Szanowni widzowie. Głos moderatora zagłusza odpowiedź Jakima. Próbujemy połączyć się z jednym z mężczyzn, którzy znaleźli syntie Bonsant. Obaj. Wygląda na to, że on nic nie rozumie. Myśli Karl, dlaczego któryś z tamtych facetów ma jeszcze gadać z jakimś tępym gostkiem z telewizji, skoro oni sami nadają online i każdy na świecie, mając dostęp do internetu, może ich widzieć? Dziesiątki mediów właśnie usiłują w tym momencie się z nimi skontaktować. Nie zrozumiałem cię. Szepcze Karl, niemal nie poruszając ustami. Powiedziałem, że zniszczyliśmy wszystkie kopie bonsant, powtarza rakim. Wobec tego, co ona trzyma w ręce. Ja mam laptop, woła ktoś z wianuszka ludzi, którzy zebrali się dookoła syn i jej dwóch opiekunów. Najpierw widać tylko pokrowiec unoszący się nad głowami gapiów. Potem pokazuje się twarz młodego mężczyzny. Jasne włosy opadają mu bezładnie na opalone czoło. Jego toporne cybernetyczne okulary pierwszej generacji, syn rozpoznaje bezbłędnie. Proszę! woła, po czym wyciąga komputer setu i otwiera klapę. Syn z irytacją próbuje wykręcić się z żelaznego uchwytu dwóch facetów, którzy ciągle ją trzymają. Puśćcie mnie wreszcie! wukł na nich. Rozejrzyjcie się do cholery, myślicie, że uda mi się stąd wydostać? Blondyn zdołał się wreszcie przedrzeć i podaje jej laptop. Czy wy filmujecie swoimi okularami? pyta syn samozwańczych opiekunów stojących tuż za nią. I wysyłacie to gdzieś? Na mój kanał na YouTube. Odpowiada jeden. To dobrze. kwituje syn, następnie zwraca się do wszystkich skromaconych. Każdy, kto ma inteligentne okulary, proszę, żeby to nagrywał i też wysyłał do sieci. Wsuwa pamięć USB do laptopa i podnosi go wyżej, aby przynajmniej część otaczających ją ludzi mogła widzieć monitor i filmować. Zaczyna się przepychanie, aby zapewnić sobie jak najlepsze miejsce. Wstrzymując oddech, Karl śledzi przekaz ośmiu posiadaczy okularów, którzy akurat zapewnili sobie dobrą widoczność. W innym oknie pojawiają się wciąż nowe wiadomości z portali społecznościowych spot.hash. NYFUGITIF lub innych hashtagów. Czuję, że wydarzenia zaczynają wymykać się spod kontroli. Ta kobieta może wszystko zniszczyć. Rzekim do jasnej cholery, nie można jej jakoś powstrzymać? Syczy Karl tak, by nikt z obecnych go nie usłyszał, podczas gdy syn klika na monitorze laptopa w ikonę dysku zewnętrznego. Z głośników rozlegają się liczne ach, i och przemieszane z pojedynczymi krzykami. Po co? pyta Kim. A teraz? Przecież tu nic nie ma. Co to ma być? Reżyser talkshow przełącza na ujęcie z okularów osób stojących z przodu i mających inną perspektywę. Jedna z nich pokazuje zbliżenie osłupiałej twarzy syn. Jej usta otwierają się i zamykają jak u ryby. Po chwili zwraca się do właściciela laptopa. Tu nic nie ma. Czy to możliwe? Może coś nie łączy. Chłopak pochyla się nad komputerem i kręci głową. Nie, wszystko jest w porządku. Pendrive jest pusty. Teraz mnie rozumiesz? Karol słyszy głos rakima. Real Time Crime Center operator obserwuje, jak Cynthia Bonsant wyjmuje pamięć USB i po raz drugi wtyka do komputera. Utrudnienia w ruchu w drodze na miejsce operacji, informuje przez radio jeden z funkcjonariuszy: Co się tam dzieje? Operator sprawdza trasę i na podstawie zdjęć z kamer sprawdza, że wszystkie ulice w okolicy zaczynają się blokować, ponieważ na niektórych skrzyżowaniach wysiadła sygnalizacja. Co się tam dzieje? Przekazuje pytanie do swojego sąsiada. Jeszcze nie wiemy, odpowiada. Coś dziwnego zrobiło się z sygnalizacją. Najpierw kamery w metrze, teraz to, zawsze wtedy, kiedy chodzi o tę Angielkę. To nie może być przypadek. Zajmę się tym, mówi sąsiad. Nadal nie zauważono broni, przekazuje tymczasem kolegom z radiowozu. Podejrzanej pilnuje dwóch obywateli, poza tym otacza ją chyba z pięćdziesiąt osób. Wszyscy zidentyfikowani, żaden nierejestrowany. Korki na wszystkich sąsiednich ulicach. Musicie dostać się tam na piechotę. Słyszy siarczyste przekleństwa, a potem tylko jedno słowo. Zrozumiano. Operator siedzi na swoim miejscu z krótkimi przerwami już od sześciu godzin. Głowa mu ciąży, opiera ją więc na rękach opartych łokciami o biurko, gdy patrzy na wielką ścianę z monitorami. Bonsant i Blondyn jeszcze raz kręcą głowami, co oznacza, że na Pendrive nic nie jest zapisane. Wystarczy, oznajmie jeden z jej cerberów. Już miała pani swoje pięć minut. Okej, okay, woła syn. Posłuchajcie mnie. Słyszycie? Filmujecie dalej, muszę wam coś opowiedzieć. A ty mnie teraz rozumiesz? mówi Karl do jakima znowu starannie zakrywając mikrofon w klapie, podczas gdy syn. Opowiada o wideo Edwarda Briklea i o sporządzonych przez niego statystykach śmiertelności. Ktoś musi ją powstrzymać, odzywa się Henry, który do tej pory nie powiedział ani słowa. Niby jak, pyta żakim, mam w całym kraju wyłączyć prąd. Widzą, że sin przerywa na krótko i zaskoczona patrzy na ogromne ekrany reklamowe w sąsiedztwie, na których widać wideo Ediego. Gorączkowo macha rękami w tamtą stronę i mówi dalej, a spojrzenia zgromadzonych wokół niej widzów przenoszą się raz na nią, raz na gigantyczne monitory. Rany boskie! syczy Henry. Skąd to się tam wzięło? W tym samym momencie w dole obrazu pokazuje się tekst stanowiący odpowiedź: Zero prezentuje Edward Brickle, wideo odnalezione przez Cynthię Bonsant. Karl przestaje słuchać. Z jedenastu różnych perspektyw widzi poruszające się usta syn, a w tle filmik tamtego chłopaka sygnowany przez zero. Wokół kłębią się słuchacze. Poszczególne pojęcia, które docierają do jego świadomości, potwierdzają najgorsze obawy. Ona mówi nie tylko o odkryciach Hediego. Najwyraźniej Will musiał jej opowiedzieć o eksperymencie. Co prawda podczas swojej prezentacji dla kolegów z zarządu specjalnie nie zdradził wielu detali, aby nie było możliwe zrekonstruowanie doświadczeń, zdaje jednak sobie sprawę, że słowa bonsant spowodują, iż dziennikarze, władze i w końcu prokuratura nie spoczną, dopóki Frimi nie ujawni im wszystkiego a nawet gdyby nie można ich było do tego zmusić, to i tak będą na przegranej pozycji, ponieważ zatajenie przez nich informacji słusznie odebrane zostanie przez opinię publiczną jako podejrzane, nie mówiąc już o radości konkurentów. Poza tym duzi gracze na rynku gromadzenia danych byliby w stanie za pomocą swoich banków danych odkryć szczegóły rzucające światło na ten lub inny aspekt eksperymentu. Teraz nawet NBC puszcza wideo Diego Brikla z jego oryginalnym głosem. Skądkolwiek je mają, prawdopodobnie zero wysyła je wszędzie na cały świat. Mimo wszystko jednak Karl zauważa, że opadają w nim emocje i powraca chłodna kalkulacja. To zawsze była jego mocna strona, jedna z większych. Okej, okay, mówi jak najdyskretniej do Zakima i Henrygo, mleko się rozlało. Widzę dwie możliwości. Przede wszystkim podkopiemy wiarygodność Bonsand i Brickla i wszystkiego się wyprzemy. Musimy zrobić więcej niż tylko podkopać ich wiarygodność, wtrąca Rzakim. Chyba znasz to stare pożekadło. Ludzie kochają zdrady, ale nienawidzą zdrajców. Musimy podać w wątpliwość ich osobowości, ich motywy i uczciwość. Tak jak rząd i sprzymierzeńcy zrobili z Edwardem Snowdenem. Atakując jego motywy i potępiając ucieczkę do Chin, Szukanie azylu w Rosji i kilka niezręcznych wypowiedzi udało się im przewartościować także jego inne działania i ukazać jako zdradę. To doskonale zadziałało. Przewartościować? Myślałem, że ty robisz z tym żonem miliardowe interesy, wtrąca Karl. Próbuję ułożyć w wyniosły uśmiech, bo wszystkie kamery w tym przeklętym studiu są zwrócone teraz na niego. Szeptem cedzi przez zęby słowa odbierane tylko przez okulary. Posłuchaj, namawia go żakim. Taki atak na pewno odniósłby skutek. Tam, na ulicy słychać już buczenie i gwizdy. Karl koncentruje się przez chwilę na transmisji. To jakaś bzdura. Ona kłamie. Codziennie korzystam z Frimi jest super. Jak widać na miejscu jest paru użytkowników Frimi, stwierdza żakim. Dajcie jej powiedzieć do końca, nawołuje ktoś inny. Tak, dajcie jej mówić. Wspomniałeś o dwóch możliwościach, odzywa się Henry. Druga to ofensywa, odpowiada Karl, kącikiem ust. Wszystko potwierdzimy, używając odpowiednich słów. Ludzie kochają Frimi za to, co dają im Act Ups i kryształowa kula. Musimy im tylko przypomnieć korzyści, jakie płyną z tego dla ich życia. I znowu odwołanie do różnych historii z ostatnich lat dotyczących inwigilacji i zbierania danych. Ostatecznie dla każdego człowieka ważniejsze są wygoda i bezpieczeństwo niż wolność i niezależność, bo i tak nie wie, jak je spożytkować. Zrobimy jedno i drugie, mówi Henry. Zdezawuujemy Bonsanta jako człowieka i jednocześnie podkreślimy zalety w Rimi. Ale tych śmiertelnych przypadków nie wolno nam potwierdzić, rąca rzekim. Bo wtedy niektórzy z nas trafią za kratki. Nie musimy potwierdzać, oponuje Henry. Wystarczy im tylko nie zaprzeczać. Freemi i tak nie da się przecież nic udowodnić, bo to nie Frimi był bezpośrednią przyczyną tych śmierci. A jeśli nawet był, wybucha śmiechem, widziałeś kiedyś, żeby prezes koncernu tytoniowego, firmy zbrojeniowej czy banku poszedł siedzieć? O papierosa, pistolet czy niespłacalny kredyt klienci sięgają zawsze z własnej woli. Z Freemi jest tak samo. Dajcie spokój takim porównaniom, oburza się Karl. Nie denerwuj się, uspokaja go Henry. Z całej tej sprawy wynika jeszcze jedna korzyść. Erben Pennycott będzie mógł nas pocałować gdzieś. Kiedy wszystko zostanie ujawnione, nie będzie miał już na nas żadnego środka nacisku. Dopiero teraz włączyłem, mówi Erben do Johna. Ta bonsant otworzyła puszkę Pandory. W końcu rozumiem skąd twoje zainteresowanie Frimi. To już przeszłość. Nie sądzę, by Frimi to przetrwało. Konkurenci będą się cieszyć ze zniszczenia lidera rynku. Wtedy nawiążemy kontakt z nimi. Wycofaliśmy naszych ludzi, informuje go John. Ale musimy ich jeszcze nauczyć, jak mają się prawidłowo zachowywać w takich warunkach. Już choćby w momencie, kiedy próbowali odbić Bonsant policji, byli obserwowani przez 11 kamer i zostali nagrani przez siedmiu przechodniów za pomocą okularów. Czyli jej próba ucieczki jest solidnie udokumentowana. To prawie jak przyznanie się do winy. Tylko głupio, że im zwiała. Ale tak czy inaczej ją mamy. Każdy, kto ogląda to teraz albo zobaczy później, powinien zażądać wyjaśnień od Frimi, mówi syn prosto do mini kamer swoich słuchaczy. Albo powinien spróbować ustalić fakty, tak jak zrobił to Eddie Brickle. Wystarczy już, proszę pani wrzeszczy jeden z policjantów, przedzierający się razem z partnerem przez tłum. Przejście, proszę nas przepuścić! Na ich widok syn próbuje wyrwać się swoim cerberom, którzy znowu mocno ją trzymają. Fakty przerażające, takie jak ten, że Edi wcale nie zginął w wypadku, krzyczy. Blagierka! Słyszy wśród zgromadzonych, ale ignoruje to. Funkcjonariusze są już przy niej. Zostały jej jeszcze tylko sekundy. Podobnie jak być może nawet członek zarządu do spraw statystyki we Frimi, który kilka miesięcy temu zginął rzekomo w wypadku samochodowym. Gdy wykrzykuje te słowa, policjanci oświadczają jej, że jest zatrzymana. I wyręczają obu mężczyzn, chwytając ją za ramiona. Albo Chander Argawal, którego podobno zabiłam, woła jeszcze głośniej. Kiedy go ostatni raz widziałam, jeszcze żył. Gdy jeden z mundurowych cofa jej ręce do tyłu i spina kajdankami, w tłumie ktoś krzyczy: To oszczerstwa! Syn nie daje za wygraną. Sprawdźcie, poszukajcie! Apeluje, wykręcając szyję w stronę zgromadzenia podczas gdy policjanci ciągną ją między sobą. Wciąż otacza ich rój ludzi, którzy idą razem z nimi. Ponad ich głowami nadal widoczna jest powiększona do gigantycznych rozmiarów twarz Ediego. Jego usta się poruszają. Niech pani się zamknie, warczy do niej jeden z policjantów. Ani mi się śni. Odkrył to osiemnastolatek, to i wy możecie. Doszli do najbliższego skrzyżowania. Radiowóz tkwi w korku w morzu taksówek. Kiedy policjanci wciskają jej głowę do samochodu, ona wysuwa ją jeszcze i ostatni raz zwraca się do swoich słuchaczy: Razem znajdziecie jeszcze więcej! Znajdziecie wszystko! Policjant wpycha ją w końcu do środka i zatrzaskuje drzwi. Przez krótką chwilę w aucie jest cicho. Gdy policjanci zajmują miejsca z przodu, jeszcze raz dobiega gwar głosów jej publiczności. Zgiełk miasta. Potem rozlega się ryk syren na dachu. W drodze powrotnej na komendę, detektyw Strayten dowiaduje się, że jest już gotowa analiza wszystkich wskaźników z opaski sensorycznej, a także z okularów i smartfonu, zarówno Bonsant, jak i Argawala. Szybko poszło, stwierdza. Koledzy mówią, że gdy okulary Hindusa zostały zniszczone, jej urządzenia znajdowały się w pobliżu, ale są w stanie zlokalizować to miejsce z dokładnością tylko do 3 metrów, czyli niezbyt precyzyjnie. Co znaczy w pobliżu? Wystarczająco blisko? Podobny brak precyzji dotyczy też urządzeń ofiary, czyli w sumie chodzi o kilka metrów. Nie znęcaj się nade mną. Czy te okręgi o promieniu trzech metrów przecinają się w momencie, kiedy okulary argawala się roztrzaskały, czy nie? I tak i nie przestań już fakty. Pytałeś o okręgi. Patrząc z góry przecinają się. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami bonsant wyszła stamtąd po schodach przeciwpożarowych, jej współrzędne pozostały mniej lub bardziej niezmienione. Ale wysokość się zmieniła. Wygląda na to, że była oddalona o od 4 do 8 metrów od Hindusa, kiedy jego okulary wyzionęły ducha. Co jeszcze nic nie znaczy. Być może on przekręcił się dopiero po paru sekundach, a okulary wydały ostatnie tchnienie jeszcze później, gdy ona znalazła się już na schodach. Lekarze mówią, że uderzenie było bardzo silne. Musiał skonać od razu. Czy to znaczy, że powinniśmy szukać kogoś innego? W swoim przedstawieniu na ulicy twierdziła, że uciekła z pokoju Argawala przed kilkoma mężczyznami. Widziałeś ten jej show na Times Square? Częściowo. I co o tym myślisz? Nie mam pojęcia. Brzmi trochę absurdalnie, chociaż gdyby mi ktoś trzy lata temu powiedział, że będziemy rozmawiać ze sobą przez okulary, też bym go uznał za wariata. Drodzy widzowie, nasz program za kilka minut powinien dobiec końca. Była moderator, który już od dawna nie siedzi na swoim miejscu. W obliczu wydarzeń rozgrywających się w Nowym Jorku nadawca postanowił jednak kontynuować relację. Za chwilę dołączy do nas z redakcji informacyjnej prezenterka wiadomości Tyria Lebon. A realizator pokazuje nam właśnie analizę streamingu wideo umieszczoną na blogu Trevora Demzicza. Trevor jest specjalistą IT z Santa Fe, i przeprowadził analizę nagrań z kamer monitoringu i z okularów inteligentnych przesyłanych dziś po południu na żywo do sieci, korzystając z automatycznego programu rozpoznawania ciała i ubrania. Przekłada dłoń do ucha, aby lepiej zrozumieć reżyserkę w słuchawce. Jak słyszę, Trevor dokonał przy tym ciekawego odkrycia. Bezpośrednio po rzekomym napadzie na Chandera Argawala podejrzana Cynthia Bonsant opuszcza hotel Bedley. W kolejnych minutach wychodzą z niego także inne osoby. Wśród nich ten człowiek. Na ścianie z monitorami widać w czerwonym kółku mężczyznę w garniturze w okularach przeciwsłonecznych. A tuż za nim ten. Kolejnym czerwonym kółkiem otoczony jest korpulentny mężczyzna w krótkich spodniach, hawajskiej koszuli, a także w jasnym słomkowym kapeluszu i ciemnych okularach. Trevor wybrał te ujęcia z kamer, które dokumentują niemal całą drogę Bonsant aż do jej zniknięcia w kanałach. Jak widzimy, niedaleko za nią, przez cały czas, widoczny jest jeden z tych dwóch panów. Proszę popatrzeć. Na całej trasie. Przypadek? Trevor jest przekonany, że obaj specjalnie idą za nią od samego hotelu. Kim oni są? Świadkami? Wobec tego, dlaczego nie zgłosili się do tej pory na policję? Dlaczego nie zawiadomili jej natychmiast, jeżeli uznali, że jest powód, aby śledzić Bonsant? Jak to możliwe, że przez cały czas podążali za nią, mimo że wielokrotnie tracili ją z oczu? Ten Demsicz może mieć rację. Potwierdza operator w centrali policji. Porównaliśmy jego zdjęcia z nagraniami z hotelu. Kamery w lobby uchwyciły tych dwóch gości. Pojawili się tam mniej więcej dwadzieścia minut przed zajściem w towarzystwie trzech innych. Przesyła Straytonowi odpowiednie ujęcia na okulary. Typ w hawajskiej koszuli, trzech w garniturach, jeden w dżinsach. Wszyscy w ciemnych okularach, dwaj w kapeluszu, jeden w bejsbolówce. Ten w kapeluszu podchodzi do recepcjonistki, a kiedy z nią rozmawia, na chwilę podnosi okulary na czoło. — Błąd — woła operator. — Przepuściłeś go przez rozpoznawanie twarzy? Tak jest. Pracuje dla niewielkiej firmy ochroniarskiej. Spółka córka dużo większej, Emerseku. Tego Emerseku? Wartego miliardy partnera rządu z kontraktami w Iraku i Bóg wie gdzie? Główny właściciel Henry Emerald ma udziały we Frimi. We Frimi, który Bonsant tak gromiła w swoim kazaniu ulicznym? Tak, w tym. Strayton gwizdze po cichu przez zęby. Na komendzie syn musi najpierw czekać. Ręce ma wciąż skute na plecach, bolą ją już ramiona. Po kwadransie zbliża się do niej jakiś mężczyzna, którego przodkowie musieli pochodzić chyba ze wszystkich kontynentów, ubrany w dżinsy, koszulę i wymiętą marynarkę. Przedstawia się jako detektyw Streiten, zdejmuje jej kajdanki i prowadzi do pokoju przesłuchań. Proszę mi teraz opowiedzieć, co się stało. Prosiła godnym tonem. Gołe ściany wywołują słabe echo. Od czego mam zacząć? Najpierw od dzisiejszego południa w hotelu, kiedy wróciła pani z Chanderem Argawalem z Frimi. Czy to prawda, że on nie żyje? Pyta syn. Nie do końca wie, co w tym momencie czuje. Na wspomnienie kilku pięknych razem spędzonych godzin głębokim cieniem położyło się odkrycie jego nielojalności. ten patrzy na nią uważnie. Następnie mówi. Tak, to prawda. To nie ja go zabiłam. Proszę opowiedzieć, co się stało. Za moment realizator pokaże nam nowe wideo, oznajmia moderator. Jak się zdaje, pochodzi ono znowu od zera. Na monitorze Martena ukazuje się wizerunek prezydenta i przekształca w postać szefa sztabu. Akcja w Dniu Prezydentów była tylko przygrywką, mówi zero. Oczywiście, przyglądamy się nie tylko prezydentowi lecz także jego ludziom, na przykład jego szefowi sztabu, Erbenowi Penikotowi, który tak bohatersko polował na nasze słodkie małe drony. Ilustrująca jego słowa scena płynnie przechodzi w widok ciemnego hotelowego lobby, przez które kroczy Erben Penikot. Wczoraj wieczorem gościowi pewnego nowojorskiego hotelu wszedł na kilka sekund w zasięg soczewek ów zaś, nie miał oczywiście nic lepszego do roboty i zamieścił krótkie wideo na Facebooku. Za to, że to nagranie w ogóle powstało, nie mówiąc już o tym, że ukazało się na Facebooku, Pennycott urwie paru swoim ludziom głowy. Przemyka przez myśl Martenowi. Co prawda, to nie jego działka, ale od czasu wystąpienia Cindy Bonsant na Times Square, Marten odnosi wrażenie, że wkrótce znowu zacznie polowanie na zero dzwoni więc od razu do swoich informatyków, żeby natychmiast przeanalizowali nowy filmik. W tym samym hotelu, kontynuuje tymczasem Zero, na czterdziestym piętrze, nieco później widziany był w oknie przez kamerę umieszczoną na tarasie przeciwległego budynku prezes zarządu Frimi, Karl Montig. Ta kamera wysyła automatycznie wszystko, co nagrywa do internetu. Czyż w głębi apartamentu nie znajdują się przypadkiem Erben Penningott i Henry Emerald? Dla aplikacji rozpoznawania twarzy ujęcia są za mało ostre, podobieństwo wydaje się jednak uderzające, nie uważacie? Co ważnego mają ci trzej do omówienia w wieczór poprzedzający dzień, w którym Cynthia Bonsant podniesie ciężkie zarzuty przeciw Frimi i ma być aresztowana przez FBI z powodu podejrzenia o działalność terrorystyczną? No cóż, panie Erbenie Penikocie. Tym razem nie może pan naszym kamerom nawet powyrywać nóżek, bo one nie są nasze. Jako śmiejący się do rozpuku szef sztabu, Zero znika z ekranu, wypowiadając na koniec swój tradycyjny komentarz. Uważam, że ośmiornice karmiące się danymi osobowymi powinny zostać zniszczone. Przynajmniej tym razem nie popełnili błędów metadanych. Informuje go informatyk przez telefon. A jeśli chodzi o wideo, na pierwszy rzut oka niczego nie widzę. Pennycot dostanie białej gorączki, myśli Marten, czując jednocześnie dziwną satysfakcję. To by się zgadzało z naszymi ustaleniami, stwierdza detektyw Strayten, gdy Cynthia Bonsant skończyła relację. Przesuwa jej przez stół laptop z widokiem z kamery na monitorze. Cyn poznaje hol hotelu. Przy ladzie recepcji stoi mężczyzna w kapeluszu i ciemnych okularach podniesionych na czoło i rozmawia z recepcjonistką. Zna go pani? pyta detektyw. Syn uważnie przygląda się twarzy. Na chwilę rozprasza ją kobieta w źle dopasowanym kostiumie, która wchodzi do pokoju i szepcze coś strajtenowi do ucha, na co on tylko kiwa głową, a ona zaraz znika. Detektyw rzuca pytające spojrzenie. Nie, mówi syn ale znam ten kapelusz. Jeden z mężczyzn, którzy wtargnęli do pokoju Chandera miał taki, albo podobny. Proszę pójść za mną, wydaje polecenie i wstaje z krzesła. Syn się waha. On stoi już przy drzwiach z ręką na klamce. No już, chcę coś pani pokazać. Prowadza ją do gabinetu z dwoma zawalonymi biurkami stojącymi naprzeciw siebie. Przy tym po lewej siedzi kobieta, która przed chwilą szeptała mu coś do ucha i wpatruje się w monitor swojego komputera. ten popycha syn za nią i sam staje tuż obok. Ręce wkłada do kieszeni spodni, jakby chciał w ten sposób zasygnalizować, że raczej nie zamierza ich użyć w razie wysoce nieprawdopodobnej próby ucieczki angielskiej dziennikarki. Syn potrzebuje kilka sekund, aby rozeznać się w tym, co widzi na ekranie. W różnych oknach przeglądarki lecą różne treści. Najbardziej rzuca się jej w oczy streaming pewnego talk show. Poznaje Kosaka i Washington. Ona też tam miała siedzieć. Okazuje się, że mamy jeszcze więcej widzów niż sądziliśmy, wykrzykuje prowadzący. Zarozumiały dupek, myśli syn. Ludzie śledzą wydarzenia przez inne media, począwszy od Twittera po stronę Daily. Ponieważ jego program przejmuje doniesienia, wydaje mu się, że wszyscy oglądają telewizję. Bezpośrednio po aresztowaniu Cynthia Bonsant, masa widzów na całym świecie przystąpiła do szukania poszlak, aby sprawdzić, czy jej zarzuty są uzasadnione. Byli wśród nich także pracownicy największych firm gromadzących dane. Te firmy wiedzą w gruncie rzeczy absolutnie wszystko o nas. Również to, jak, kiedy i na co umarli ci, których nie ma już między nami. Wystarczyło im niecałe pół godziny, aby nie tylko znaleźć dowody na konkretne hipotezy Cynthy Bonsant dotyczące intensywnego wzrostu liczby zgonów z przyczyn nienaturalnych wśród użytkowników FRIMI w USA i Japonii, lecz także odkryć inne tego rodzaju przypadki. Proszę popatrzeć. Na ścianie z monitorami realizator pokazuje pokryte kolorowymi plamami mapy krajów, diagramy kołowe i wykresy słupkowe. Zaledwie kilka minut później spontanicznie utworzony międzynarodowy zespół badawczy specjalistów IT opublikował podobne dane. Mam wrażenie, że to pani rzuciła ten kamyczek, który wywołał lawinę. Mówi detektyw Streiten. Kilka dni później. Ostatnie promienie słońca przedzierają się przez korony drzew na skraju łąki, zmuszając syn do ciągłego przymykania oczu. Upaja się ciepłymi muśnięciami na swojej twarzy. Kamienny mur za jej plecami dodatkowo jeszcze promieniuje nagromadzonym ciepłem popołudnia. Po nogach pełza już jednak chłodne powietrze z nadziemi. Oddali na łące beczy jakaś owca. Dołączają do niej dwie inne Pozostałe z opuszczonymi głowami Przeżuwają dalej Potem znowu zaleka cisza Proszę Wi stawia przed syn drinka Na surowym drewnianym stole Cobie też przyniosła I siada obok na ławce Obie popijają i wsłuchują się W cykanie świerszczy Znowu było siedem telefonów I przyszło ze sto maili Mówi V Sin nic nie odpowiada z opuszczonymi powiekami czeka jeszcze na jeden promień słońca, ale chłód ogarnia ją już coraz wyżej, sięga szyi i twarzy. Znajomi znajomych udostępnili jej ten samotny domek w Lake District. Otwiera oczy, patrzy na wi, która ma na nosie nowe, inteligentne okulary. Nie mam nie dla nikogo, mówi w końcu, przecież wiesz. Wiem, wiem, wzdycha córka. Przynajmniej nie nosi już smartwatcha. Syn zwróciła na to uwagę zaraz po powrocie do Londynu. Przez komórkę na kartę i sieć nie da się tu nas zlokalizować, a ja w internecie korzystam z programów anonimizujących albo wchodzę przez Mesh. Odciski palców w przeglądarce prawie usunęłam i tak dalej. Mesh? powtarza syn pytająco. Ogólnie dostępna sieć radiowa. Coś w rodzaju paralelnego internetu na bazie wlanu istnieje w tej okolicy. To są takie prywatne lokalne inicjatywy, spotykane głównie w regionach zbyt odległych dla znanych spółek telekomunikacyjnych. Często nie są infiltrowane przez służby albo firmy komercyjne. Skąd znowu na to wszystko wie? Dziwi się syn. Nie myśl jednak, że nikt cię tu nie znajdzie, jeśli naprawdę będzie mu zależało, ciągnie Wtedy nie pomoże ani męż, ani on. Wskazuje głową na starego Folkshala obok domu, w którym tu przyjechały. Pojazd pamiętający czasy, kiedy za kółkiem siedział kierowca, a pasażer obok z mapą na kolanach wskazywał drogę, z którego ani GPS nie wysyłał na bieżąco współrzędnych lokalizacji, ani komputer pokładowy, czy poszczególne części, jak hamulce, osie czy reflektory, nie informowały producentów o swoim stanie. Również samochód należy do przyjaciół. Sin musiała zostać w Nowym Jorku jeszcze dwa dni, zanim policja pozwoliła jej wyjechać. Gdyby chciała udzielić wszystkich wywiadów, o jakie ją proszono, i odbyć wszystkie sesje zdjęciowe i nagrania, musiałaby siedzieć tam dodatkowo co najmniej tydzień. Jej jednak bardzo zależało na tym, aby być na pogrzebie Diego. Śledczy szukali od tamtej pory mężczyzn zauważonych na nagraniach z kamer monitoringu. Cofając się w czasie, udało się odtworzyć po kolei miejsca pobytu wszystkich na kilka dni przed wydarzeniami. Każdy z nich bowiem pozostawił tu czy tam wskazówki umożliwiające stwierdzenie ich tożsamości. Na przykład pokazał twarz, Wsiadł do samochodu, o dających się zidentyfikować numerach, albo dotykał przedmiotów, z których policja mogła zdjąć odciski palców. Dwóch już złapano, trzech jeszcze się ukrywa. Policja badała koneksję między Emersekiem a małą firmą ochroniarską. Henry Emerald zaprzeczał jakiemukolwiek związkowi Emerseku z wydarzeniami wokół Frimi. Podobnie nie chciał mieć z nimi nic wspólnego Erben Penicott. Od czasu wyczynu SIN opinia publiczna jednak wyraźnie się uaktywniła. Ponadto także media i opozycja polityczna nie dawały im spokoju. Freemi wciąż tracił użytkowników, informuje Wi. Ma ich już o jedną czwartą mniej. Nic dziwnego. Wszyscy nazywają to teraz Czarnobylem Big Data, tak jak napisałaś wtedy w swoim artykule. Karl Montig potwierdził eksperymenty. Nie podając oczywiście wszystkich detali ani ich dokładnego zakresu, i wciąż neguje jakikolwiek związek z trzema tysiącami przypadków śmiertelnych. Co byś zrobiła, gdybyś się dowiedziała, że byłaś jednym z króliczków doświadczalnych Frymi? Pyta syn. Wi, milczy przez chwilę, po czym odpowiada. Nie mam pojęcia. A chciałabyś w ogóle się dowiedzieć? Cała ta historia wystarczająco dała mi w kość, mówi, ale gotką już nie zostanę. Dodaję. To kim? Mamo, nie wiem, który już raz gadamy o tym od twojego powrotu. Frimi tak czy inaczej należy do przeszłości. Prokuratury w wielu krajach wdrożyły postępowanie. Mama Adama i inni wnieśli oskarżenia. Możliwe, ale po jakimś czasie pojawią się nowe firmy. Na przykład Will Decker. kontynuuje wi z kilkoma swoimi kolegami, którzy odwrócili się od FRIMI, zapowiada stworzenie podobnego systemu przetwarzania danych opartego na bazie otwartego oprogramowania. Każdy miałby w nim dostęp do kodu źródłowego. Wiem, opowiadał mi o tym przed moim odlotem. Jego zdaniem nie ma już odwrotu od świata komercyjnego gromadzenia i przetwarzania danych. Ale może przynajmniej wszyscy będą się trzymać reguł, wedle których zorganizowane będzie w przyszłości społeczeństwo. Teoretycznie. W praktyce może to wyglądać trochę inaczej. Jednak istnieje przynajmniej szansa publicznej kontroli. Will napisał kilka e-maili. Próbuje ci namówić do udziału w tym projekcie. Nie wiem, czy chcę takiego społeczeństwa, poddawanego totalnej wiwisekcji. Tego odsłaniania wszelkich relacji i związków w czasie rzeczywistym, świata bez tajemnic i niespodzianek, świata, w którym wszystko i każdy jest na sprzedaż. Ale przecież on już od dawna istnieje, mamo. Pytanie polega tylko na tym, kto ma w to wszystko wgląd i z tego korzysta: służby specjalne i kilka tajemniczych koncernów światowych, czy każdy z nas? Na razie jestem tutaj. Masz rację. Możesz wybierać z wielu propozycji. Napisałaś już do Antoniego, że odchodzisz? Jeszcze z Nowego Jorku. Najwyższy czas mówi z uśmiechem. Cero wstawił nowe wideo, chcesz zobaczyć? Nie, dzięki. Upajam się spokojem. W wierzchołkach drzew szumi lekki wiatr. Wieczorne niebo za zielonymi koronami staje się tym jaśniejsze, im wyżej sin podnosi wzrok. Wysoko nad sobą odkrywa migotanie pierwszej gwiazdy. A może to satelita, który patrzy na nią z góry. T. Scenariusz wygląda tak za 20 lat większość ludzi zostanie przeanalizowana na wylot i pozwoli, aby odpowiednie programy pomagały im we wszystkich aspektach życia. Submarine Masz na myśli to, że programy będą lepiej wiedziały ode mnie, do jakiej pracy się nadaje, jakiego powinienem mieć partnera, czy jaki uprawiać sport, co powinienem jeść jakie robić interesy? I niewidzialną ręką będą sterować mną w danym kierunku? RCT. A ty mimo wszystko wciąż będziesz wierzył, że decyzje algorytmów są twoimi własnymi? Puchacz. A kto będzie zarządzał programami? TelDiv. Nikt, a przynajmniej już nie człowiek, bo te programy już od dawna są zbyt skomplikowane, by mógł je ktokolwiek przejrzeć na wskroś. Snowman. Czyli w przyszłości programy wyręczą nas w podejmowaniu decyzji. A to przecież znaczy, że zbędni staną się ci, którzy w naszym dzisiejszym społeczeństwie mają kompetencje do ich podejmowania. Politycy, menadżerowie. PikaBuł 777 Przestań, bo ten scenariusz zaczyna mi się podobać. Posłowie i podziękowania. Niezliczone źródła na opisany temat można znaleźć w sieci i książkach popularno-naukowych. Wiele ze stosowanych dziś technologii opisywano w powieściach utopijnych z minionych lat i sprzed dziesięcioleci. Tymczasem owe utopie stały się rzeczywistością. Książka przedstawia potencjalny scenariusz przyszłości. Prawdopodobnie programy doradcze, ACT Apps nie będą wszystkie pochodzić z jednego źródła jak w zero, a ManRank będzie nazywał się inaczej. A może wszystko potoczy się zupełnie odmiennie? jak to bywa z przepowiedniami, gdy się już je pozna? Każdemu, kto twierdzi, że nigdy nie sięgnie po takie technologie, chętnie przypomnę, że przypuszczalnie mówił też nie, gdy pojawiły się pierwsze komputery, telefony komórkowe, internet i inne nowinki, które dziś są oczywistym elementem naszej codzienności. Dziękuję wszystkim, którzy wspomagali mnie informacjami i wskazówkami przy pisaniu tej książki. W szczególności Filipowi Szałmanowi, Krystianowi Reiserowi i profesorowi Nikolausowi Forgo. Jak wspomniałem już na początku, jest to powieść. Z tego też powodu uprościłem lub nagiąłem fakty tam, gdzie wydawało się to korzystne ze względów dramaturgicznych. Oczywiście dziękuję powtórnie zespołowi wydawnictwa Blan Walet i mojemu agentowi, swojej żonie. Nie odwdzięczy się chyba nigdy za okazaną mi cierpliwość i miłość. I rzecz jasna dziękuję również Państwu, droga czytelniczko, drogi czytelniku, za zainteresowanie i poświęcenie swojego cennego czasu. Mark Elsberg, luty 2014. Mimo wszelkich przedstawionych zagrożeń i działań ubocznych szklanego świata, miło mi będzie spotkać się z Państwem także online. www.markelsberg.com Dziękujemy za wysłuchanie powieści Marka Elsberga Zero. Czytał Tomasz Sobczak. Wydawca Biblioteka Akustyczna. Kierownictwo produkcji Anna Kotlonek-Kowalik. Oriana Wasilewska. Realizacja NPN Studio Nagrań Marek Piastowicz. Nagranie na podstawie edycji książkowej. Wydanie pierwsze. Grupa wydawnicza Foksal. Wydawnictwo WAB Warszawa 2016 wszelkie prawa zastrzeżone kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nadań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia, zabronione.